Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Dobry wieczór. Wybiła godzina 22. Jest 29 dzień maja, a to jest 175 odcinek MMA Śląskim Okiem. Ja nazywam się Filip Błachut i na wstępie przepraszam za mój zachrypnięty głos, ale to pokłosie komentowania w piątek choroby, więc będę dzisiaj mówił, jakbym pił przez ostatni tydzień, ale musicie mi to wybaczyć. Za chwilę będzie tutaj po mojej lewicy zasiadał Tomasz Jeruszka, który dzisiaj mi pomoże w omawianiu gali Fen 46 i typowaniu gali Koloseum 2. No, panie Chopin, już się wytłumaczyłem, żeby właśnie nie wyszło, że jednak popijałem. Teraz leczę się monsterkiem, żeby dzisiaj mieć dla was energię podczas tego komentarza. Przepraszam, podczas tego streama. Muszę przepić, bo mi zasycha strasznie w gardle, także przepraszam jeszcze raz. Tylko winny się tłumaczy. No właśnie, no, czasem tak jest, że człowiek musi wypić. Widzę, wy tu już podrzucacie swoje typy. Ja na wstępie, żeby potem nie przedłużać, to też powiem, że przy starciu numer 1 na gali KSW Koloseum 2 nie będziemy mieli za wiele do powiedzenia. Nie będziemy mieli za wiele do powiedzenia również w starciu Wrzoska ze Stoiką, ale to też wyjaśnimy, jak będzie Tomek. Tam pewnie kilka takich wyświechtanych frazesów można by było pod to podpiąć i ja pewnie rzucę z jednym, ale generalnie nie chcielibyśmy was zrobić bambuko i wróżyć z fusów. Po prostu nie wiemy, nie znamy się na backgroundach tych dwóch zawodników, a tych dwóch par zawodniczych, o ile jeszcze Arka Wrzoska możemy tu jakkolwiek umiejscowić, ma to tych trzech panów ciężko, bo mimo tego, że mają jakieś tam swoje style bazowe, to w MMA jeszcze nigdy nie walczyli, a biją się w MMA, więc więc tutaj nie będziemy zbyt rozmowni, ale na innych starciach na pewno się skupimy dość porządnie. Zresztą, no wiecie, i uwaga, nie ma dzisiaj Grzesia, ale Grzesiu uznał, że tak ładnie pisaliście w komentarzach, że żeby typował, żeby się nie przejmował, więc nie chciał, żeby wyszło, że nie typuje, bo na kogoś się tam obraził, tylko po prostu nie mógł być dzisiaj z nami, więc był tak przesympatycznie nastawiony do tego, iż nagrał przynajmniej na wszystkie walki gali KSW Koloseum jakieś swoje przemyślenia 2-3-minutowe ze wstępem i zakończeniem. Także Grzesiu będzie dzisiaj, ale z odtworzenia. Wiecie co, bo ja sobie załączyłem tę lampę w kamerze, ale ona mnie strasznie ślepi, więc wyłączę. Także Grzesiu dzisiaj będzie z nami z odtworzenia. Dawid Kopka, siema, ostatnio ten Paweł z Polsatu, Paweł Worobek, pisał coś o Oktagon w polskiej telewizji, czy serio coś może być, czy on tak tylko mówił, bo to fajna organizacja do oglądania, odpowiedz proszę. Słuchaj, nie wiem, wiem tylko tyle co ty i Paweł nie pisał nic o tym, że Oktagon będzie w polskiej telewizji, tylko że zrobił wywiad z Andrzejem Nowotnym. Jakby cała reszta to było moje domniemanie, czy to się wydarzy. Paweł napisał, że jeżeli mieliby chyba to robić, to właśnie z nimi. I z mojej perspektywy wygląda to tak, że stałem szacunkiem dla telewizji Polsat, ale oni nie robią, nie omawiają gal, których nie mają w swoim wachlarzu. I jeżeli doszło do takowego wywiadu, to wydaje mi się, że jakieś rozmowy tam trwają. Być może w niedalekiej przyszłości Oktagon wkroczy na antenę Polsatu i z perspektywy organizacji jest to, byłby to ruch genialny, bo trafią na pewno do szerszej publiki niż pay-per-view, które w dniu gali kosztuje tam w granicach 60 zł. Dla mnie to nie będzie dobra informacja, bo prawdopodobnie na tym skończy się moja już 3-letnia przygoda z komentowaniem tejże organizacji. Natomiast dla fanów, dla samej organizacji będzie to na pewno bardzo dobry ruch. A czy będzie coś o ofercie punktowej FEN? No i będzie. Będziemy ogólnie rozmawiali o gali FEN 46 w Pile, która była bardzo udana. Zresztą to był bardzo ciekawy event, ale niesie ze sobą również kontrowersje i o tych kontrowersjach pewnie dzisiaj nie dłużej pogadamy, bo warto się pochylić nad tym tematem, bo z mojej perspektywy sprawa nie jest tak zero-jedynkowa, jakby się mogła wydawać. I ja mam na to jakąś tam swoją teorię, którą się tutaj podzielę za niedługo, natomiast to był dobry event i tak już teraz nie chciałbym być złośliwy i wrzucać kamyczka jakiegoś do ogródka Fenu, bo to Kuba naprawdę zrobił dobrą robotę, ale no jak
Galafan jest dobra, to zawsze są tam jakieś kontrowersje sędziowskie. Na ostatnich galach nie było kontrowersji i gale były, jakie były. Także Dawid Kopka, dziękuję. Mnie też to denerwuje, że nie mówią o KSW na przykład, bo nie pokazują, powinni mówić o wszystkim dzięki. Znaczy, ja nie powiedziałem, że mnie to denerwuje, bo ty też napisałeś, że ciebie też. Ja ich trochę rozumiem, to jest prywatna stacja i mówią o czym chcą. Oczywiście ja wolę tak jak u nas, że nie ma tematów tabu i rozmawiamy o wszystkich oczywiście sportowych organizacjach. Przynajmniej jeżeli oglądamy takowe w weekend. Natomiast tak jest właśnie, że w Polsacie nie mówi się o tym, przynajmniej do tej pory było tak, że nie mówi się o tym, czego nie mają oni w swoim rosterze. Dario pisze, że cały Fermi wszedł i w walce Koberskiego postawiłem, że dojdzie do drugiej rundy. Kurczę, niby człowiek wiedział, ale się łudził, bo ja też myślałem, że to będzie, kurczę, nieco bardziej wyrównany pojedynek. Natomiast taki nie był. A korzystając z okazji, zanim dojedzie do nas jeszcze Tomek, to przypominam, że jeszcze do chyba 16 lipca wszystkie donaty, które wpłacicie, będą przekazane na nowy sprzęt do streamingu, czyli na MMA Śląskim Okiem 2.0, głównie na nowe kamery, żeby poprawić jakość. Także jeżeli ktoś ma ochotę i takie możliwości, to zapraszamy. Dawid Kopka, Fan Super Gala, niedługo Gliwice obok nas. O, Dawid, to ty jesteś tu gdzieś od nas, to może się spotkamy, bo ja pewnie na tym fenie będę, pewnie Kuba też będzie przed tym fenem u nas, bo tak się dogadaliśmy wstępnie. Szczytomaniak, Fento Bragala, Cezary wyjaśnił kontrowersję króciutko, dał ostrzeżenie, a później odebrał punkt, tak mówił. No właśnie, ja słuchałem tego studia Czarka Wojciechowskiego, no i za dużo to on tam nie wyjaśnił. Też, kurczę, Igor Marczak za dużo nie dopytał. Więc, no, nie wiem, czy za dużo wyjaśnił. Jakby dojdziemy do tego, bo to nie tak, że ja tutaj mam jakieś pretensje do Czarka, ale nie wiem, czy wyjaśnił. Nie powiedział mu nic sędzia Wojciechowski, czego byśmy do tego momentu nie wiedzieli. Patryk Kopać, też będę na gali Fen w Gliwicach. No to ja tu widzę jakiś lot MMA Śląskim Okiem zrobimy na gali w Gliwicach Fenim. Tak, mała hala w Gliwicach to będzie. No nie pójdą na arenę Gliwice na pewno. To by był ruch co najmniej nierozsądny ze strony organizacji FEN, no bo ciężko by było wypełnić 15-tysięczny obiekt. Także Xavix też pisze, że jeszcze jak lecimy na Gliwice. Ty mi powiedz, gdzie my lecimy we wrześniu i czy ja mam już szykować termin w kalendarzu, bo cisza jest i nie wiem, czy ja jeszcze jestem komentatorem KFMMA, czy nie. Na tym Fen ma walczyć Boxdel z Ziwiakiem, więc chyba duża hala. Aha. A ja nie wiem, czy to starcie tak grzeje, żeby wypełnić całą arenę Gliwice mimo wszystko. Także gdyby to miało być faktycznie to starcie, to poszukałbym chyba czegoś mniejszego, żeby zapełnić całą halę, ale najpierw o Fenie, Krzychu, potem typowanie KSW. Oczywiście zaczniemy, jak przyjdzie Tomek. Więc tak myślę 7 minut w porywach do 15. Także pogadamy na pewno o tym. Ja bym chciał wam powiedzieć jeszcze o tym, co ja widziałem w weekend, a byłem mianowicie na Mistrzostwach MMA Polska w Grodzisku Mazowieckim, już pomijając sam fakt, że byłem tam w pracy. To dużo słyszałem o MMA Polska, ale nigdy nie widziałem na żywo i szczerze. Niejedna gala MMA, a pewnie większość zawodowa, mogłaby się uczyć od organizacji, od Stowarzyszenia MMA Polska, jak organizować eventy. Bo to było takie małe KSW, bez całej tej oprawy medialnej, bez super wyjść do klatki, ale wszystko tam grało na tip-top. Jak sobie tak obserwowałem z boku, to wydaje mi się, że zawodnicy byli zaopiekowani, że każdy wiedział, kiedy walczy. Były takie, wiecie, jak na peronach są rozkłady jazdy, kto gdzie, w jakiej klatce walczy, w jakiej kategorii. 150 osób, które nad tym czuwały, także no, dla mnie top. Także tak to wyglądało. O, Tomek pisze, że 5 minut.
O, Ksawery napisał, że Łódź Cave MMA i jako pierwsi mamy to info, także gala Cave MMA 3 odbędzie się w Łodzi, ale dalej nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy ja tam będę? Dzięki, Szczytomaniak. Który obecny mistrz FEN miałby szansę być mistrzem w KSW? No myślę, że Czarek Oleksiejczuk. Co do Piotrka Kuberskiego, chciałbym go w tym KSW zobaczyć, więc tu nie będę rzucał. Na pewno no jest mocny, jest mocny. Piotrek Kuberski to jest zawodnik, który, zresztą o tym będę mówić, ale robi na mnie duże wrażenie. Ksawery, ale walczyć nie będę, chyba że czekaj wrzesień. Bo jak się dobrze dogadamy, to bo jak mówisz, nie wiesz jakiej roli. Ja mogę być tylko w dwóch, albo mogę walczyć, albo komentować. Do niczego innego się nie będę nadawał, więc jako walce to już musicie mi mówić, żebym się ruszył w końcu. I oczywiście tutaj lekki lik, że w Łodzi, żeby kibice Alberta mieli blisko Szczytomania, jak podaje, bo wieść gminna niesie, że Albert kolejny pojedynek stoczy poza organizacją KSW i chyba wychodzi na to, że Cave MMA jest jednym z najpoważniejszych graczy. Przynajmniej tak głosi plotka, bo ja nic nie wiem na ten temat. Kuberski, Bryczek czy Wawrzyniak? Kto jest najmocniejszy z tej trójki? O, dobre pytanie. Dobre pytanie. I to może być taka sytuacja, że będziemy mieli taki słynny trójkąt MMA, że tu może bez jakby przywiązywania się kto z kim, ale jeden wygrać z drugim, drugi z trzecim, a trzeci z pierwszym. Wiecie o co mi chodzi? Dawid Kopka, top 3 dziennikarze MMA w Polsce. Jaki twój ranking? Nie podejmę się. Sam jestem z branży, więc głupio by mi było tutaj układać ten ranking. To raczej jest chyba sprawa, którą wy powinniście robić. No i Formella też byłby mistrzem. No tu nie wiem, czy byłby mistrzem. Na pewno Kacpra też bym zobaczył w KSW, ale z drugiej strony, gdybyśmy wszystkich zabrali do KSW, to nie mielibyśmy niczego poza KSW i byłoby smutno, a warto mieć różnorodność, jeżeli o to chodzi, bo taka przystawka przed Koloseum, które będzie w sobotę w postaci Fenu, to naprawdę było coś. A wracając jeszcze do MMA Polska, to tam na MMA Polska nawet jeden z naszych słuchaczy, który rzadko udziela się na czacie, ale słucha nas regularnie, Maciek Janicki, zbierał kolejne szlify jako sędzia, bo to już nie pierwsze zawody, także mamy tutaj wielu ludzi, którzy z MMA są związani jako zawodnicy, jako sędziowie, także to się chwali. Patryk Klepacz, na kogo stawiam? Na Romanowskiego czy Pawlaka? To tak zapewne godzinkę do tego dojdziemy. Wiesz co, panów, nie widziałem tej walki mojego imiennika, czyli Filipa Pejicza na FNC 11. Pisze, że chyba najcięższe KO w karierze i to nie pierwsze w ostatnim czasie. Co dalej z tym zawodnikiem? Koniec kariery? Ciężko mi mówić o czymś, czego nie widziałem, ale jeżeli to było kolejne ciężkie KO, to prawdopodobnie no doszło tam już do jakiegoś rozbicia u Filipa Pejicza. Tam, kurczę, chyba to Krzysiek Gutowski mówił kiedyś w Octagon Live, że Dawid Śmiałowski tam zrobił mocne kuku Pejiczowi. Tam była, nie wiem, czy on mu nie połamał szczęki, jakoś tak. W każdym razie tam była spora kontuzja po tym pojedynku z Dawidem Śmiałowskim, więc nie wiem, nie widziałem pojedynku, ale
Tak gdzieś domniemam, że może chodzić właśnie o to, co pisze Walki Fejmej, że to jest już mocne rozbicie i odkłada się to, że on toczył fajne boje, ale trochę z nich przyjmował. Daniel XYZ na noszach do szpitala jechał. No do szpitala na noszach, znaczy na noszach z klatki wyjeżdżał też Kamil Wojciechowski. Mam nadzieję, że z jego zdrowiem wszystko w porządku, bo to też wyglądało dosyć brutalnie. To, co zrobił mu Piotrek Kuberski. Patryk Tomasik, sorry za spóźnienie. Tutaj Patryk, nie przepraszam, jesteś i tak wcześniej niż Tomek, więc to prawie nie spóźnieniem. W ogóle fajnie, jako organizacja robi ostatnio ciekawe ruchy, karta nawet, nowe transfery ciekawych zawodników. Myślę, że to duża zasługa Kuby Borowicza, że tak to teraz wygląda. Pum, 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 Kamil Nagliwice, fajnie jakby wrócił. Siwy, siwy Gutowski miał dużo groźnych kontuzji Polsce Śląskim, Ani Page. No tak, ale tam padło, że nie tylko on, że Filip Page też. Ja wiem, że to jakby Krzysiek powiedział, że chyba Dawid Śmiałowski jemu zakończył karierę w sensie kontuzjami, ale Filip Page też tam padł, albo może dorzucił to Albert. W każdym razie na pewno tam to padło w tym odcinku, w którym właśnie mówił o tym Gutek. Borowicz na prezesa. Nie, ja myślę, że Kuba robi dobrą robotę, nie musi być prezesem. W dobrym miejscu się odnajduje, także to mu wystarczy. Jest już Tomek. Siemaneczko. Bang, bang, cześć panie i panowie, już jestem. Co ty Słuchawki masz? będą nam co chwilę, znaczy co jakiś czas potrzebne, jak będziemy puszczali Grzesia z odtworzenia, więc gdzieś tam są przygotowane na Ja razie na razie pracuję, na. żeby wykleić Tak. tego mikrofon, bo zaplątał się. Natomiast co ty masz z tym głosem? No, jestem trochę chory, dołożyłem TGMA Polska, 2 godziny 12 walk, no i jest jak jest. A, no ja też miałem ciężki weekend, natomiast wczoraj nie mogłem gadać, dzisiaj już mówię, nie jest źle. Szczytomaniak, siemanko, i wszystkim polecam od razu najnowszy materiał na kanale Szczytomaniaka. Mega dobra historia z zakończeniem godnym Archiwum X, a prawdziwa historia o tym, jak próbowano zdobyć pewien szczyt w Tybecie, który do dzisiaj jest niezdobyty, jak do tego doszło, sześciotysięcznik, a dalej ludzka noga jeszcze na nim nie stanęła. Dlaczego tak i zakończenie naprawdę mroczne, a do tego prawdziwe. Kto jeszcze nie słuchał, niech Ja nie przesłucha. słuchałem, ale już dostałem powiadomienie z grupy Szczytomaniaka, że ten nowy film wleciał, więc pewnie puszczę sobie na naszym nocnym zadaniu, które jeszcze nas czeka i odsłucham. Krzysztofem pisze, że miło było Cię widzieć podczas komentowania. Ja mam Polskę, niestety nie miałem okazji podejść się przywitać. Dużo osób było, z którymi się nie miałem jak złapać, nawet właśnie z wymienionym Maćkiem, naszym słuchaczem, tylko wymieniliśmy kontakt wzrokowy, nie było kiedy nawet zbić piątki. Kilka osób spotkałem, także trenera Herczyka, którego pozdrawiam jeszcze raz. Najpierw spotkaliśmy się w restauracji, potem jeszcze na gali, ale o tym już dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo tematów sporo, więc trzeba przejść do tego, co wydarzyło się w weekend, a w weekend była gala w Pile, KSW, Fen. FEN46, A ale czekaj FEN, sekundkę, bo już widzę, no. cześć Ksawik. Ksawik zdradza, że w Łodzi będzie kejf, już Tak. zdradzone, także będzie gruba gala w Łodzi. Mówi już kiedy, czy jeszcze nie? Znaczy tam wrzesień padł, nie? Aha, no to nie mówimy jeszcze kiedy, dobra, to we wrześniu, ale no będzie się działo. A Natomiast. ja jeszcze chciałbym, a propos Herczyka, tu miałem na myśli Damiana Herczyka, trenera Bersterka z Bielsko-Biała, ale przypomniało mi się, że w ogóle umknęło większości kibiców i medium, że w weekend walkę wygrał Oskar Herczyk, który kiedyś był gościem naszego programu po aferze Babilonowej. Oskar Herczyk trenuje w Gdyni, natomiast on wygrał drugą walkę w maju i to wygrał z nie byle jakim zawodnikiem, bo z Tamerlanem Dadajewem, którego w przeszłości na gali RFR odprawił m.in. Leo Brichta. Więc nie dość, że wygrał dwie walki w ciągu jednego miesiąca, to fakt faktem, że chłopak, który przeżywa obecnie gorszy czas w karierze, to mimo wszystko wydaje mi się, że Tamerlan Dadajew mógł być najsilniejszym zawodnikiem, z jakimkolwiek miał okazję mierzyć się w karierze Oskar Herczyk, a to przyszło totalnie bez echa, także ja tutaj przesyłam wielkie gratulacje dla Oskara Herczyka, bo ma teraz trzy zwycięstwa z rzędu. Tam była rewolta, jeszcze jakaś gala chyba za granicą, no i właśnie ten pojedynek również za granicą z Tamerlanem Dadajewem. A my przechodzimy do gali FEN46, bo tam się działo sporo.
Nie widziałem walk semi-pro, bo nagrywanie z Super Polsatu zaczęło mi się od pojedynku w karcie głównej. Myślę, że na tym się powinniśmy skupić, chyba że ty widziałeś coś z karty wstępnej i chciałbyś dorzucić, bo tam mieliśmy dwa starcia w MMA, jedno w kickboxingu. Nie, ja widziałem kartę główną. A karta główna zaczęła się od pojedynku Gracjana Weroślaka z Kamilem Mozgalikiem, która skończyła się technicznym poddaniem, a mianowicie odcinką do nieprzytomności Kamila Mozgalika przez trójkąt albo von Flu. W każdym razie dość zmodyfikowane poddanie Weroślaka. Pojedynek w stójce wydawał się na wyrównanym. Panowie mieli sporo szacunku wzajemnego do siebie, bo każdą próbę jakiejś takiej ekwilibrystycznej akcji kontrowali uśmiechem, jakimiś tam wzajemnymi uśmiechami, ale jak doszło już do poważnych wymian, no to tak miło nie było, bo wydaje mi się, że kluczowym momentem był ten moment, kiedy w parterze Mozgalik przyjął prawego sierpowego od Wyroślaka, który najpierw przyzwyczaił go do tego, że będzie bił na tułów, wsadził tam chyba dwa ciosy na tułów i potem wyprowadził ten prawy na szczękę i po tym już było ciężko Kamilowi dojść do siebie. I w pierwszej chwili gdzieś, no, nie widząc jeszcze tej gali, no bo byłem w Grodzisku, jak wracałem, ktoś właśnie na Twitterze napisał, że von Flu. I przypomniało mi się, jak mówiłeś o gilotynach Kamila Mozgalika, i ja mówię, pewnie złapał gilotynę, wpadł von Flu, ale mówię, kurczę, gdzie on tu tą gilotynę ciągnie, bo gdzie to von Flu, bo Gracjan Weroślak zapiął trójkąt rękami, ale był nie po tej stronie, po której trzeba, ale dołożył presję barkiem i tam chyba doszło do ucisku na tętnicę, stąd ta odcinka Kamila Mozgalika, ale pewnie ty to lepiej będziesz w stanie wytłumaczyć. A więc udała się ta gala, nie obyło się bez kontrowersji, o czym wspominałeś, ale gala się mega udała od strony sportowej. Dla mnie przykre jest, bo miałem trzech zawodników, którym bardzo kibicowałem i niestety wszyscy trzej przegrali. Dwóch naszych tutaj ze Śląska chłopaków, znaczy oczywiście Kamil Mozgalik i oczywiście Kamil Wojciechowski, no i też bardzo mocno Białemustokowi kibicowałem, czyli Piotrkowi Kalenikowi. I niestety wszyscy trzej przegrali, chociaż po bardzo fajnych walkach, ale no niestety przegrali. I pierwszy z nich, który wystąpił naprzeciwko Gracjana Wyroślaka, to Kamil Mozgalik w wadze lekkiej. Rzeczywiście mega dobry pojedynek. Wyroślak taki bardzo poukładany był w tym pojedynku. Mozgalik jak to on szalony. I ta pierwsza runda w stójce, o, szaleństwo w stójce. Bardziej poukładany, tak jak mówię, Wyroślak, z kolei mało przewidywalny Kamil, szli na ostro. Oczywiście tam uśmiechali się do siebie, ale nie szczędzili sobie też tych uprzejmości, takich jakie powinny być w MMA, czyli mocnych ciosów i mocnych uderzeń. Naprawdę dobrze to wyglądało. Miał szansę Kamil Mozgalik zakończyć ten pojedynek w pierwszej rundzie, kiedy był na dole po obaleniu. To jednak Wyroślak miał lepsze zapasy, no to jest ta szkoła Ankosu, w ogóle to była noc Ankosu, Ankos poszedł jak burza, jak huragan, tutaj Aż za jego mocno. aż za mocno w cudzysłowie, ale naprawdę tutaj było pięciu zawodników reprezentujących Ankos plus dwóch jeszcze, którzy tak sobie kolaborują z Ankosem, więc no właściwie i wszyscy wygrali za wyjątkiem jednego remisu, który tak wyszedł, ale no po prostu Ankos poszedł jak burza. Miał pełne ręce i gardło roboty trener Andrzej Kościelski, no ale było warto. Natomiast no tutaj właśnie Wyroślak, wybraniając obalenia i samemu obalając, był na górze, ale wpadł w mega ciasne duszenie. Zła zapiął go sobie taki uchwyt do brabo, zapiął Kamil Mozgalik będąc na dole i zaatakował i wyglądało, że jest na milimetry. Mocną stroną Kamila Mozgalika są jego gilotynki, ale też wszystkie duszenia rękami. On to wyniósł od swojego trenera, Adama Tornado Brysza ze Świętochłowic, który jest mega dobrym judoką, a w parterze ma naprawdę piekielne duszenia rękami. I nie chodzi o Mataleo, tylko chodzi o zestaw takich właśnie duszeń z boku, z przodu, czyli wszelkie gilotyny, wszelkie właśnie brabo, wszelkie anakondy. On to ma opanowane do perfekcji i Kamil Mozgalik się tego od niego uczy i widać, że tam na milimetry brakowało, był naprawdę w ciężkich opałach w tej pierwszej rundzie pod koniec Wyroślak. No, wielkie brawa dla niego, że z tego wyszedł. Niestety dla Kamila, niestety dla mnie. Ja nie mam nic złego do Gracjana Wyroślaka, ale po prostu lubię Kamila bardziej, więc jemu kibicowałem, ale no uznanie dla obu, Kamilowi za zapięcie tego, a Wyroślakowi za zimną krew i za wyjście, bo tam naprawdę mało brakowało.
No ale niestety niestety dla nas Ślązaków niewykorzystane sytuacje się mszczą i w drugiej rundzie doszło... W pierwszej. To było w pierwszej? Mhm. Aha, możliwe nawet, że w pierwszej, nie? Już oglądałem tą walkę po tym, jak przyjechałem na takiej odcince, jak mówiłem, po prostu byłem śpiący. Część walk potem usnąłem gdzieś po, chyba po walce Wawrzyniaka, Bartnika usnąłem, musiałem oglądać to później jeszcze raz, bo byłem taki wywalony po dwóch dniach bez spania, że nie dotrwałem do końca gali. No ale natomiast no, to masz rację, że w pierwszej. No i to było von flu, to co odcięło Kamila Mozgalika, bo powiedziałeś, że to był presja barkiem na tętnicę szyjne. No tak, von flu to jest presja barkiem tak, na tętnicę szyjne. Tak, ale taki jest standardowy, zazwyczaj von flu jest po tym, jak łapiemy gilotynę. Tutaj była po prostu ta ręka, która się zapodziała i otworzyła drogę do presji barkiem, nie? Von flu może mieć różne chwyty. Najbardziej standardowy, najłatwiejszy do wyegzekwowania jest wtedy, kiedy mamy obchwyt głowy z pozycji bocznej. To znaczy, jeżeli ja się znajduję w pozycji bocznej, łapię głowę tego, który jest na mnie, tak jakbym chciał wyciągnąć gilotynę. Gilotyny nie jestem w stanie wyciągnąć. Kiedyś to było bardzo popularne trzymanie głowy po to, żeby wymusić pasywność na tym z góry, nie dać mu bić, nie dać po technikę kończącą. I wtedy wymyślono tą akcję von flu kontrującą na to. I ona wchodzi mega dobrze, kiedy jest obchwyt głowy, klamrujemy ręce, blokujemy mu tą rękę, żeby nie mógł jej wyjąć i przechodzimy do duszenia barkiem. Tutaj było tak, że Wyroślak atakował trójkątem rękami i Kamil Mozgalik skupił się na obronie tej ręki, żeby nie dać dopiąć tego trójkąta rękami. A Wyroślak wtedy przeniósł sobie, właśnie podniósł biodra do góry, przeniósł ciężar, wykorzystując to, że Kamil Mozgalik zrobił błąd i koncentrując się na obronie tej ręki, wyciągnął brodę za bardzo do góry, odsłaniając szyję. I to Wyroślak naprawdę popisał się instynktem, przeniósł ciężar na szyję Kamila w tym momencie. I nawet nie było jego intencją w pierwszym momencie poddanie, tylko chciał sobie po prostu pomóc, żeby zmusić do jakiegoś ruchu Kamila i zaatakować do końca tą techniką, którą zaczął, czyli trójkątem rękami. Ale jak później mówił sam w wywiadzie, nagle usłyszał, że Kamil Mozgalik zaczyna harczeć, nie? I to spowodowało, że stwierdził, o, no to idziemy w to dalej, zobaczymy, co się stanie. No i niestety dla nas Kamil Mozgalik no, odpłynął po tym i to jest taka zdradliwa technika, bo uciska nam tętnicę szyjną. Zwykle się czuje, jak jest grdyka zaciśnięta. To jest bardzo nieprzyjemne, przez to albo się klepie, albo się ucieka z tej techniki za wszelką cenę. A ucisk na tętnicę szyjną jest taki, że no to nie boli, nic się nie dzieje, tylko nagle się traci przytomność. I tą walkę sędziował Cezary Wojciechowski, który tutaj bardzo przytomnie zareagował. Tutaj trzeba go mega pochwalić. On ma chyba czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu i wyczaił to. Jestem pewien, że nie jeden sędzia, pewnie akurat nie polscy, bo polscy by sobie dali radę, ale wiecie, o jakich sędziach mówię. Zresztą nie tylko z UFC, ale jest dużo sędziów, którzy by mogli to trochę przegapić, bo tam chyba Kamil Mozgalik miał cały czas otwarte oczy. To było tak, że zaharczał trochę i stracił przytomność, ale ani mu ręce nie opadły, ani nic. I Cezary Wojciechowski wziął jego rękę, dopiero sprawdził, że coś jest nie tak, że ona jest luźna i od razu przerwał tą walkę, także nie było długiego niedotlenienia. Także tutaj brawa dla sędziego, a Kamil Mozgalik no niestety charakternie tam walczył, nie dał sobie wyciągnąć trójkąta, ale chyba zlekceważył tą presję barkiem. No i też najmocniejsza strona Kamila parter. Kamil ostatnio dużo stójki szlifował, trochę mało parteru robił, bo tam miał jakieś swoje sprawy i to troszeczkę to wyszło. No szkoda, że... Ale tym prawym, którym mu przysadził, też był dość kluczowy, bo to był taki cios, który wszedł mocno na szczękę. Podpuścił go trochę tymi prawymi na korpus Gracjan Wyroślak. No tak, trafił go tam ładnie. To wymiany stójkowe z obu stron były bardzo ładne. Ja mówię już w parterze, nie? Jak leżał, przed tym jak doszedł do duszenia, to wsadził mu z góry Wyroślak takie dwa proste na tułów, Mozgalik opuścił ręce i Wyroślak mu momentalnie zasadził takie prawe sierpa na szczękę. Nie? To wydaje mi się tam po Kamilu spłynęło raczej. To tam Kamil ma mega twardy łeb, naprawdę. To jest taki, aż tam troszeczkę muszę go na treningach pilnować, żeby nie nadużywał tej swojej twardej głowy, bo on jest nie dość, że charakterny, to on jeszcze potrafi przyjmować, ma mocną głowę bardzo. I tam bardziej u Kamila Jenela go tam uczulają, żeby pilnował więcej tej głowy, nie polegał na tej odporności, tylko więcej pilnował tam gardą, pracą na nogach i tak dalej.
Natomiast no, mega, mega dobra walka, prawdziwy kocioł z obu stron, fajne zagrożenia. No niestety niewykorzystane sytuacje się mszczą. Jeszcze raz, niestety dla nas, dla mnie, bo jestem kibicem Kamila, to mój dobry kolega, no ale wielkie gratulacje dla Wyroślaka, który wygrywa w ładnym stylu, ale też bardzo ładna walka ze strony Kamila, pomimo że to skończone było w pierwszej rundzie, było na co popatrzeć. Jedno duszenie z jednej strony, niestandardowe duszenie z drugiej, wygrana przez odcinkę, także jeżeli ktoś nie widział, naprawdę warto tą walkę nadrobić. Jest ciekawe, Fen przyznał poddanie wieczoru Damianowi Rzepeckiemu, a ja przyznam szczerze, za kreatywność w parterze i za rzadko spotykaną technikę, ja bym raczej poddanie, bonus za poddanie wręczył Gracjanowi Wraślakowi w tej akurat okazji. Kurczę, patrzę, pan Hopin pisze, że Czarek to niebieski pas, bo to jestem zdziwiony, myślałem, że ma dużo wyższy. A tutaj mieliśmy zawodników, którzy kończyli przez poddanie trzy walki z rzędu, bo potem Łukasz Olech poddał Piotrka Kalenika i to też takie pojedynek, w którym Kalenik dość szybko stracił siły po pierwszym kotle parterowym, kiedy Olech go zaprosił do parteru, mimo że był w stanie uciec z powrotem do stójki, no to już nie miał tam siły, żeby toczyć ten pojedynek, a cała reszta już jest tylko historią i Olech bardzo szybko wykończył w drugiej rundzie Kalenika. No kibicowałem znowu mocno Kalenikowi, bo go znam i lubię, mega fajny chłop. No wiadomo, że nie był faworytem w tym pojedynku. Tutaj Olech no, był stawiany, ale ja liczyłem, że Kalenik tą swoją siłą fizyczną coś ugra. Przy czym tutaj chyba tak jak u Kamila Mozgalika, który tam no, nie był w najlepszej dyspozycji, w sensie był przygotowany, ale to nie była jego optymalna forma. Kalenik chyba też nie. U Kalenika jest ten problem, że on ma pracę, pracuje w nocy, nie ma czasu na wieczorne treningi, więc on często po całej nocce idzie rano na trening, robi sobie trening rano, potem chwilę odespać, z dziećmi posiedzieć, niedawno mu się urodziło drugie dziecko, także on jest, no sam wiesz jak to jest, kiedy są małe dzieci na głowie, także jestem pełen szacunku do niego, że on jeszcze w ogóle daje radę trenować i myśli o tych walkach. Widziałem jego ostatnią walkę na żywo w Holandii, jak byłem z Adrianem Kempą, tam wyglądał naprawdę dobrze w tym pojedynku, fantastycznie, a tutaj rzeczywiście chyba te przygotowania, czy tam właściwie takie ten brak takich porządnych przygotowań, te zarwane nocki, no chyba to wyszło i rzeczywiście szybko się spompował. Miał plan, pchał się do przodu, poszli na ten kocioł, Olech to ładnie wybronił, no też wiadomo, trzeba pochwalić Olecha, no mówię tutaj dużo o Piotrku, ale oczywiście Olech tutaj wyglądał bardzo dobrze w tym pojedynku i charakterystyczne to duszenie pod koniec pierwszej rundy. Tam było tak, że kiedy już zajął sobie plecy Kalenika, był na plecach był Olech, na nim był Kalenik, atakował duszeniem. Piotrek to raz to wybronił to duszenie, drugi raz bronił to duszenie, nie ściągał te ręce, wszystko było dobrze. I w pewnym momencie Olech taką sprytną taktykę przyjął, zaczął uderzać. Kalenik, słysząc, że jest chyba 10 sekund do końca, zaczął oddawać te uderzenia. I to tylko tak jakby wciągnął go w tą wymianę uderzeń Olech i nagle dopiął to duszenie i to tak ciasno dopiął, że już niestety było widać, że nie wytrzyma do końca. To było tak wpięte, że to tam dało się wytrzymać 2-3 sekundy, byłoby odpłynięcie. I niestety dla mnie i dla Białegostoku musiał odklepać Kalenik, ale no gratulacje dla Olecha tutaj. No popisał się dobrym fight IQ w tym momencie. No tego... mega dobrym, tak jest. Bartek Kowalczyk pisze, że Olech super, super talent, no zgadza się, naprawdę super, super talent, wygrywa przed czasem w pierwszej rundzie z solidnym i silnym Kalenikiem, także rzeczywiście super talent i zażarta, ciężka walka. No szkoda, że Kalenik nie był tutaj też w takiej optymalnej formie, no wyszło to, ale wielki szacunek dla niego i bardzo dobra walka. Kto nie widział, niech zobaczy. Ogólnie cały fen, jeżeli ktoś tak, nie widział, to polecamy nadrobić, bo to naprawdę był dobry event. Potem mieliśmy właśnie pojedynek Damiana Rzepeckiego z Krzysztofem Dobrzyńskim, no i tutaj presja, agresja Rzepeckiego. Próby sprowadzeń, jak już się udało sprowadzić, to zadusił Dobrzyńskiego. Damian Rzepecki wciąż niepokonany. No jest to zawodnik, na którego też warto zwrócić uwagę. No on dostał ten bonus za poddanie wieczoru, niemniej jednak no, w mojej prywatnej opinii ja bym jednak Wyroślakowi ten bonus przyznał, ale Rzepecki jak najbardziej na duży plus w tym pojedynku z Krzysztofem Dobrzyńskim.
No nic nie ujmując Rzepeckiemu, to też mi się wydaje, że tutaj powinien iść bonus do Wyroślaka, moim skromnym zdaniem. Aczkolwiek ta walka też 70 kg, tam czy był catchweight jakiś lekki? Nie, 70. 70 było, no to też... Bo Dobrzyński chyba wagi nie zrobił, stąd... Aha, właśnie wiedziałem, że coś tam... Minus jeden punkt miał w pierwszej rundzie w ogóle, to też dobra praktyka. Bardzo dobra. Ze strony Fenu, nie robisz wagi, minus punkt... To też duży plus, pewnie pomysł Kuby Borowicza oczywiście. No i to bardzo dobry pomysł, to już od dawna się o tym mówiło, zaczęli to wreszcie robić i tak ma być. Nie miało to większego znaczenia, no bo tutaj nie czekał sobie Rzepecki na decyzję, tylko zrobił swoje. Kto był twoim faworytem przed tym pojedynkiem? Rzepecki. Bo tam właśnie się zdziwiłem, bo część osób jednak na Dobrzyńskiego obstawiała. Byłem zdziwiony, natomiast wszyscy spodziewali się, że stójka będzie dla Dobrzyńskiego, parter dla Rzepeckiego, a nie do końca tak było. Na początku rzeczywiście Dobrzyński sobie w tej stójce bardzo dobrze radził. Nie wiem, czy nas nie zlagowało. Poczekaj, bo tam może być problem, ja zobaczę tutaj. Nie, jesteśmy. Jesteśmy, to przepraszam. No w każdym razie bardzo sobie Dobrzyński na początku w tej stójce radził, ale potem Rzepecki, kiedy szedł po te obalenia, widział, że nie może obalić, poszedł na wymiany w stójce i cały czas nawet te wymiany w stójce coraz lepiej mu zaczęły iść. Także to też był bardzo dobry pojedynek. Rosła ta pomału, wyrównywała się ta stójka, a potem miałem wrażenie, że to nawet Rzepecki tą walkę w stójce prowadzi, ale ostatecznie sprowadza i poddaje, no i to robi po profesorsku tą akcję w parterze bardzo pewnie, z pełną kontrolą, także kolejny mega dobry pojedynek i no, niepokonany Rzepecki. Ciekawe, co z nim będzie teraz dalej, bo no, zaczyna to wyglądać u niego bardzo, bardzo dobrze. Ja myślę, że Kuba znajdzie mu przeciwnika. No i tą serię podań zakończyła nam walka Rzepeckiego właśnie z Dobrzyńskim i potem mieliśmy decyzję. Najpierw Warczyńiec Bartnik no, porozbijał Bartłomieja Dragańskiego. O ile w pierwszej rundzie jeszcze Dragański próbował coś tam ubrać, atakował, tak druga i trzecia runda to już totalna dominacja Warczyńca Bartnika. No, to też kolejny Ankosiak, zawodnik dobrze przygotowany i pod kątem defensywy zapaśniczej i dobrze kopał na łydkę, także tutaj Warczyńiec Bartnik jak najbardziej na duży plus w tym pojedynku z Bartłomiejem Dragańskim. No tak jak powiedziałeś, kolejny Ankosiak, no po prostu Ankos miał swoją noc, no szli jak burza od zwycięstwa do zwycięstwa i tutaj dobre warunki jak na tą kategorię, bo to było 77 kg półśrednia, widać, że naprawdę spory i silny chłop. Te ostatnie pojedynki, pomimo że dobre, to mamy 3 przegrane z rzędu, ale też i z mocnymi przeciwnikami i tak tam niewiele brakowało w tych pojedynkach i pomimo, że tutaj chyba był nawet Bartek był chyba tutaj faworytem, no to ja spodziewałem się, że jednak tutaj wygra Bartnik i rzeczywiście Bartnik wygrywa, tak jak powiedziałeś, ta pierwsza runda, tu taki mocny opór był ze strony Dragańskiego, który trenuje chyba w Dragon Fight Sochaczew, nie? Dragański trenujący w Dragonie. Fajnie to brzmi, natomiast tu rzeczywiście w pierwszej rundzie postawił na te mocne wymiany stójkowe, ale nie przestraszył się tej stójki w ogóle Bartnik. Tam niektórzy spodziewali się, że tu będzie gwałt ze strony Dragańskiego, a nic takiego nie było. No, bardzo ładnie walczył w tej stójce oczywiście Dragański, ale spokojnie przeczekiwał sobie to Bartnik, nie ustępował, kontrował, kopał, tak jak powiedziałeś. I przede wszystkim cały czas był konsekwentny i żelazna kondycja, bardzo dobra wytrzymałość, trzymał to tempo, a potem zaczęło się dziać coraz bardziej dramatycznie, rosła dramatycznie przewaga Bartnika. Ja byłem w pewnym momencie przekonany, że ta walka już do końca nie dojdzie, jak zaczął rozbijać nogę Dragańskiego, to Dragański charakternie naprawdę bardzo, ale no piekło musiał przejść tam, jeżeli chodzi o tą nogę, no była pokopana straszliwie, no szacunek wielki, że dotrwał do końca, ale genialne zwycięstwo w wykonaniu Ankosiaka, no i tu kolejne bardzo ładne zwycięstwo, idzie do Poznania, no kurczę, będzie znowu Ankos klubem roku? No ma ku temu, ma na to papiery, ale jak to się potoczy dalej, to zobaczymy, bo no bo jeszcze jest Marcin Tybura w mocnym starciu z Tomem Aspinalem. Będzie pewnie jeszcze pojedynek Czarka Aleksiejczuka, Michała Aleksiejczuka w drugiej połowie roku, więc jeżeli gdzieś tam mocne skalpa mówi się o tym za kulisowo, że Czarek Aleksiejczuk będzie brał udział w Dana White Contender Series, więc gdyby tak grubo Dana White dostał się do UFC, no to będzie mocna karta w talii Ankosu w tej rozgrywce międzyklubowej.
No ale tak czy siak, chodzi o to, że no, tyle zwycięstw na jednej i to bardzo dobrej gali, no to jest naprawdę, no, wiadomo, że dopiero połowa roku jest, właściwie nawet jeszcze nie ma połowy roku, ale prawie, no ale po prostu na razie Ankoz jak taran idzie, no na razie deklasuje konkurencję strasznie. No właśnie, mieliśmy potem pojedynek, w którym również kolejny z Ankosiaków, czyli Bartek Szewczyk, deklasował przez dwie rundy Łukasza Klingera. Aż byłem zdziwiony, że nie porozbijał go wcześniej. Łukasz Klinger, charakterystyczny obrazek, który rzucił mi się z Galifen, to ten, w którym próbował być polskim Joelem Romero, ale nie do końca mu to wychodziło. Mówię o tej przedziwnej gardzie, którą trzymał w pewnych momentach Łukasz Klinger. Czemu przedziwnej? No, tak jakoś ją trzymał. Kojarzysz ten fragment? Tak, kojarzę i bardzo dobrze robił. To nie było przedziwne. To mu życie ratowało, ja bym powiedział. To było bardzo, bardzo rozsądne. No, ale zaraz mi się Joel Romero przypomniał z tymi swoimi różnymi przyruchami. Natomiast pojedynek wyglądał mniej więcej tak, że był toczony w większości w stójce. Bartek Szewczyk, mimo że Łukasz Klinger szedł do przodu, no to był zawodnikiem, który trafiał częściej. I mimo tego, że w trzeciej rundzie Łukasz Klinger zadawał też trochę więcej ciosów, ale dalej swoje przyjmował i ja mam trochę problem z tym pojedynkiem, bo ja trzecią rundę też dałbym Bartkowi Szewczykowi, w mojej opinii, i dwóch sędziów się nie popisało, trzeci się nie popisał z liczeniem. Ale w trzeciej rundzie doszło również do sytuacji, w której sędzia Cezary Wojciechowski odejmuje punkt Bartkowi Szewczykowi za, jak to ładnie ktoś tu opisał, nie wiem, kto robił wyniki na Indycase, zaraz sobie sprawdzę, Grzesio. Jak to ładnie Grzesio opisał za naganne zachowanie trenera Andrzeja Kościelskiego. I to zachowanie polegało na tym, że Andrzej Kościelski zwracał uwagę sędziemu Wojciechowskiemu, iż Łukasz Klinger wpada z głową, skracając dystans na Bartka Szewczyka i chyba trzykrotnie wpadł z tą głową. I teraz tak. Czy Klinger wpadał z głową? Tak. Czy sędzia Wojciechowski powinien zareagować? Tak. Czy Andrzej Kościelski powinien namawiać do tego sędziego? Nie. Czy powinien się zreflektować po upomnieniu przez Cezarego Wojciechowskiego? Tak. I teraz moja opinia, podkreślam, moja prywatna opinia jest taka. Między tymi panami jest pewna zaszłość, która dotyczy jeszcze pojedynków Borysa Mańkowskiego. Pamiętacie? Nie wiem, czy ty będziesz kojarzył taki słynny wywiad, jak Borys mówił. Cezary, co ty chłopie robisz? To chyba się odnosiło do punktowania którejś z walki Borysa Mańkowskiego. To jeszcze było za czasów Ankosu MMA. To nie kojarzę. Wiem, że coś tam było, bo to o tym mówił Andrzej Kościelski, ale nie wiem, o jaką sytuację chodzi. W każdym razie, może nieświadomie obaj panowie, w ferworze jakichś emocji, ale wydaje mi się, że ta zła krew została trochę przeniesiona, bo tak. Gdyby tam sędziował inny człowiek, to podejrzewam, że Andrzej Kościelski by w ten sposób nie zareagował. Ale że w klatce był Czarek Wojciechowski, no to Andrzej Kościelski się odpalił. I teraz, tak jak mówiłem, Klinger wpadał z tą głową. Czarek Wojciechowski nie zareagował tylko dlatego, że kazał mu to zrobić albo próbował wywrzeć na nim presję Andrzej Kościelski, bo to był właśnie Andrzej Kościelski, który gdzieś go tam już podszczypywał wcześniej. Nie mówię, że to było jakby zamierzone i celowe, ale w całym tym ferworze jeden drugiemu chciał zrobić na złość. Natomiast już do brzegu zmierzając, to trener Andrzej Kościelski nie powinien i został ukarany słusznie, bo dał mu ostrzeżenie Cezary Wojciechowski, słusznie odjął mu punkt, bo wychodząc do walki, trener jest jakby jednością z zawodnikiem i jego zachowanie rzutuje na zawodnika. Przegrana zawodnika rzutuje na trenera, to jest... Tego się nie da rozłączyć, więc tutaj w tym wypadku zadziałał na niekorzyść swojego zawodnika trener Andrzej Kościelski. Czy miał rację? Miał rację, ale nie powinien tego w ten sposób przedstawiać i tyle. Mnie bardziej razi punktowanie, bo mimo wszystko nie wiem, czym podyktowali się sędziowie punktowi. Ja bym jednak dziesiątkę zapisał przy nazwisku Bartka Szewczyka i po odjęciu jednego punktu wynik przedstawiałby się 29-27. Nie tak jak zapisał to sędzia Maciej Motylewski, który zapisał 29-28 po odjęciu tego punktu, więc odjął Szewczykowi, dodał Klingerowi. Tak wychodziło z jego punktacji, więc tutaj sporo baboli w tym pojedynku z przeróżnych stron, natomiast sama sytuacja niepotrzebna wydaje mi się i może warto by było rozważyć taką sytuację, jak to miało w przypadku KSW sędziego Brondera
i Michała Kity, żeby Czarek Wojciechowski nie sędziował w klatce pojedynków, w których jest Andrzej Kościelski, po to, żeby takie sytuacje w przyszłości się już nie działy. No, Andrzej Kościelski ma nauczkę, że nie warto gdzieś tam krzyczeć z narożnika, bo może tylko narobić problemów. Bo już upominał choćby na KSW też Łukasz Posadzki, narożnik Andrzeja Grzebyka za niecenzuralne słowo. Warto się kulturalnie zachowywać w narożniku. Wszyscy chcemy, żeby ten sport był postrzegany jako sport, a nie jako jakąś tam rozgrywkę dla patusu, więc warto też o to dbać. No a jak ja tą walkę widziałem, więc właściwie to był mecz stójkowy, bo owszem, tam były sporadyczne próby obaleń z jednej i z drugiej strony, ale wszystkie były nieskuteczne, nie było ich za dużo, więc o ocenie tego pojedynku zdecydowanie będzie decydował efektywny striking, a tam strikingu nie brakowało. I teraz o samej walce. Tutaj Szewczyk reprezentował lepszą pracę na nogach, dużo lepszą pracę na nogach, lepszy dystans, trzymał dystans, chodził genialnie, bił ciosy proste i prezentował mega dobry celownik. Z kolei Klinger pokazał arcy charakter, mega twardą głowę, walczył nieładnie. Uwaga, nieładnie to nie znaczy nieczysto, chociaż tam jakieś faule też się zdarzały, do czego dojdziemy. Nieładnie walczył, ale mimo wszystko momentami bardzo skutecznie. I teraz, jak ktoś nie widział tej walki, niech zobaczy, kto widział, niech zwróci uwagę. Tutaj Szewczyk dokręcał ciosy, chodził sobie, trzymał dystans, dystans należał absolutnie do niego, te ciosy były dokręcane czy z dystansu, czy z klinczu. Coś tam próbował oczywiście Klinger uderzać z dystansu, ale tutaj nie miał szans, natomiast często odpalał zombie mode, pchał się do przodu po prostu, robił od pierwszej rundy, robił takie bokserskie kiwki na boki, co będzie ważne w trzeciej rundzie, kiedy dojdziemy do tych uderzeń głową, ale widać było, że on konsekwentnie to od pierwszej rundy robił, był przygotowany na to, że ma długie ręce, jego rywal i dobrze walczy z dystansu, jego celem ewidentnie, gameplanem na tą walkę było po bokserskich kiwkach skracać dystans i bić z bliska, wchodzić w wymiany ciosów i pomimo, że te ciosy były pchane, nie były dokręcane w ogóle, tam techniki bokserskiej, takiego kunsztu bokserskiego powiedzmy, no ciężko się dopatrywać u Klingera, to jednak te ciosy w tej trzeciej rundzie zwłaszcza, one były dosyć skuteczne, w takim sensie, że one dochodziły często do zdziwionego Szewczyka, który chciał go stopować tymi prostymi ciosami i to nie bardzo, o ile to działało genialnie w drugiej rundzie, dobrze działało w pierwszej, to w trzeciej w ogóle nie działało. I teraz pierwsza runda, no to widać było, jaki jest plan obu na walkę i w tym lepiej radził sobie zdecydowanie Szewczyk. Trzymał dystans, bił te proste ciosy, tutaj często pojawiła się już ta garda u Klingera, taka podwójna, sporadycznie łapał to na podwójną gardę, co czasami było rozsądne, no bo zbierał te ciosy na głowę, dużo ich przyjął na tą podwójną gardę. Sam próbował skracać, coś tam obaj panowie w tej pierwszej rundzie popróbowali kopnięć, tutaj pojawiły się kontrowersje, jeżeli chodzi o kopnięcie w instrybutor, bo poszło tam chyba pierwsza akcja rozpoczynająca ze strony Szewczyka, to było wewnętrzne kopnięcie i zasygnalizował Klinger, że to kopnięcie poszło w instrybutor. Na powtórce, szczerze mówiąc, to nie wydawało mi się, żeby to poszło. Nie, a byłem zdziwiony na przykład komentarzem Andrzeja Janisza, który jeszcze nawet kiedy ta noga nie zetknęła się z ciałem Klingera, to Andrzej Janisz, weszło, weszło. Tak. No, ogólnie, jeżeli chodzi o komentarz, z całym szacunkiem dla pana Janisza, to w tej walce komentarz właśnie jest bardzo mylący. Dużo osób, on w trzeciej rundzie bardzo dużo osób zmylił, bo tutaj panowie, no obydwaj właściwie, komentowali, no zaklinali troszkę rzeczywistość tym komentarzem. To jest moje opinie, tam bez urazy panowie, no ale tam było troszeczkę inaczej to wyglądało niż oni komentowali. Jeżeli ktoś się skupił na komentarzu, to może mieć zły obraz trzeciej rundy, ale do tego dojdziemy. Ta pierwsza runda, no tu jakieś pojawiły się kontrowersje z tym kopnięciem, no ale okej, może tam gdzieś zahaczyło sobie, nie poszło w kulki, tylko przycięło gdzieś tam delikatnie przez suspensor, coś takiego się może stało. No ale na pewno nie, to widać, że to nie było na pewno żadne intencjonalne kopanie. W ogóle uważam, że w tej walce żadnych intencjonalnych fauli nie było. Pomimo, że pojawiały faule, one nie były intencjonalne. I tą pierwszą rundę, tą pracą na nogach, tym właśnie bardzo dobrym dystansem, wygrywa w mojej ocenie Szewczyk jednym punktem. Przychodzi druga runda i tutaj się odpala Szewczyk i teraz
wygląda trochę podobnie do pierwszej, tylko dużo więcej ciosów ze strony Szewczyka, dużo więcej zombie modu ze strony Klingera, ale takiego mało skutecznego, kilka gdzieś tam razy dochodzi takimi pchanymi ciosami, na takiego młotka z góry próbuje, te ciosy źle wyglądają, w ogóle jeżeli już nawet trafiają, to widać, że są takie pchane, nie robiące krzywdy. I teraz ta runda w mojej opinii powinna iść dwoma punktami dla Szewczyka. Ja nawet nie widzę, jak mogłaby iść jednym, bo przypominamy, jak się, dlaczego kiedy się daje, no wygrana bezwzględnie Szewczyka, tu się wszyscy zgadzają, a jak wygrana jednym punktem, to dlaczego teraz powinna być według mnie dwoma? Dlatego, że mieliśmy dominację, dominował przez całą rundę Szewczyk. Czas dominacji też był dla Szewczyka, no tam było ponad 4 minuty dominował w tej rundzie. Te sporadyczne ataki Klingera, gdzieś tam te pchane ciosy, no tam niewiele zmieniały, więc tutaj cały czas był, to była ta szczęka wypadająca po ciosach, dostawał w szczękę, wypluwał ją, no i wybijał mu właściwie z ust Szewczyk Klingerowi tą szczękę. Musiał co chwila sędzia Cezary Wojciechowski wkładać tą szczękę z powrotem do ust zawodnika, żeby ratować mu zęby. Czekał na okazję i zaraz go przerywał, wkładał. Nawet go tam ochrzanił za wypadanie tej szczęki i to troszeczkę pomogło. Ale no nie zmienia to faktu, że te ciosy wchodziły, pomimo że dużo tych ciosów zebrał na tą podwójną gardę, o której mówiłeś, pomimo że próbował tych uników, przepuścił trochę ciosów, to wchodziło, a jeszcze do tego bardzo fajnie dodał ciosy na tułów Szewczyk. Jak widział, że dobrze się broni podwójną gardą, to prawego na tułów. Jak trafił prawym na tułów, to lewym przechodził mu przez gardę tą podwójną i wybijał mu tą szczękę, ochraniacz na zęby z ust. Także to była runda i było dominacja, był czas dominacji, a zniszczenia też de facto były. Może kogoś zmyliło, że nie miał pokolorowanych tam oczu, nie miał porozbijanych, ale te ciosy wchodziły bardzo często na szczękę. To o czym świadczy ten wybijany ochraniacz na zęby. Zresztą kiedy zaczęła się trzecia runda, to wtedy już widać było, jak ta twarz charakternego Klingera, ale ona zmienia kolory mocno. Także dla mnie tam było wszystkie trzy przesłanki, czyli dominacja, czas dominacji i długi czas dominacji i zniszczenia. A jeżeli są trzy przesłanki, to przepisy mówią, że błędem jest nie przyznać rundy dwoma punktami. Więc w mojej opinii, zaznaczam, oglądałem to sprzed telewizora, nie na żywo, ale w mojej opinii no nie ma tutaj innej możliwości za bardzo, jak tą rundę dwoma punktami ocenić dla Klingera. Za to trzecia runda... Dla Szewczyka. Przepraszam, dla Szewczyka oczywiście, bo już myślałem o trzeciej rundzie. Za to trzecia runda mogła iść w obie strony. Ja ją dałem minimalnie dla Szewczyka, ale absolutnie rozumiem, jeżeli ktoś ją dał dla Klingera. Szewczyk, tutaj Klinger nagle zmienił, był zmęczony mocno, ale pokazał diamentowe cojones naprawdę. On już czasami nie miał siły trzymać rąk i zaczął bujać tym tułowiem. Te uniki zrobiły się takie trochę już takie coraz bardziej nachalne, niekontrolowane i to w ostatniej minucie doszło do tych zderzeń głowami przez to. Przy czym to wynikało ze zmęczenia, ale pchał się mocno do przodu, a troszeczkę zaczął mieć już problemy z pracą na nogach Szewczyk. On owszem chciał trzymać ten dystans, ale tutaj nawet brał na głowę ciosy w pierwszym momencie Klinger, skracał dystans i z tego dystansu takimi sztywnymi ciosami zasypywał mocno zdziwionego, zaskoczonego, bo tego się po prostu nie robi, nie? No, kiedy atakujecie, ktoś tego trafiasz uderzeniami, to ten ktoś się po prostu cofa. A tutaj Klinger postanowił pokazać, że on ma gdzieś to, że jest trafiany z dystansu, wpadał w pół dystans i zasypywał tymi ciosami. I teraz oczywiście sędziowie spod klatki lepiej widzą, czy te ciosy wchodzą, bo tutaj w telewizji widziałem, że to są pchane ciosy, ale uwaga, pchane ciosy z pół dystansu też potrafią krzywdy narobić. I jeżeli dwóch sędziów spod klatki oceniło tą rundę dla Klingera, to mogą mieć rację. Ja przed telewizorem wydawało mi się, że jednak Szewczyk, ale minimalnie. I teraz jeżeli mogę sobie wyobrazić, że to rzeczywiście jest taka runda, która spod klatki inaczej wygląda niż przed ekranu. O ile pierwsze dwie rundy to można równie dobrze oceniać moim zdaniem sprzed ekranu, to tutaj przy tej trzeciej rundzie kopii nie będę kruszył, mogła iść w obie strony. No, ale nawet jeżeli ktoś ją dał Klingerowi, to mamy jeden punkt przewagi, trzy punkty przewagi po pierwszych dwóch rundach, czyli dwa punkty przewagi po trzeciej rundzie i odjęcie punktu, no to i tak jednym punktem dalej tą walkę wygrywa
Po twojemu wygrywa Szewczyk, po mojemu też wygrywa Szewczyk. Szewczyk tak, niezależnie od tego, no, który z nas ma rację, no to powinien wygrać Szewczyk, nawet łącznie z tym odjęciem punktu. I teraz o samej sytuacji z odjęciem punktu, to się tak rozstrzygnęło w ostatniej minucie, kiedy już naprawdę w takim arcy-zombie mode już nacierał Klinger, już z opuszczonymi rękami często i zaczął robić te uniki i chyba tam pierwszy kontakt z głowami by miał miejsce w czwartej minucie, siódmej sekundzie tej trzeciej rundy, kiedy zaatakował najpierw unikiem, poszedł na swoje lewo Klinger, a Szewczyk był akurat w tym momencie w mańkucie i kiedy wracał z tego uniku, zderzyli się głowami, poszła głowa na głowę i to spowodowało nawet rozcięcie nad lewym łukiem brwiowym u Szewczyka, co było później widać. I kolejne dwa uniki to już były takie wynikające ze zmęczenia, one nie były na boki, tylko były takie w dół, do przodu i do góry i raz trafił schodząc do dołu, raz trafił podnosząc głową do góry i to było pierwsze było w czwartej minucie 31 sekundzie, a drugie, trzecie, przepraszam, w czwartej minucie i 40 sekundzie, czyli to były w krótkim okresie czasu, w ciągu jednej minuty z około 10-sekundowymi przerwami te uderzenia głową, które sędziował, no, taki zaskoczony i zniesmaczony Szewczyk sygnalizował to sędziemu. No i zaczął to też sygnalizować narożnik, czyli trener Andrzej Kościelski. I trener Andrzej Kościelski no, trochę w słowach nie przebierał, tam użył słów powszechnie uznanych za niecenzuralne, czyli tych z łaciny wziętych na K. I to nie był dobry pomysł ze strony Andrzeja Kościelskiego. Ja go oczywiście trochę rozumiem, nie usprawiedliwiam go, ale rozumiem, dlatego że sam byłem nieraz w podobnej sytuacji co on. Powstrzymałem się tam od wulgaryzmów i wyklinania sędziemu. Regulamin mówi, że narożnik ma się nie zwracać bezpośrednio do sędziego. Ja też ten błąd zrobiłem, jak pamiętam, co najmniej dwa razy i nawet na dobre to wyszło, bo sędzia, zwróciłem uwagę sędziemu na coś, czego sędzia nie zauważył, nie ze swojej winy. No i sędzia nawet wziął to pod uwagę, pomimo, że nie powinienem tego robić, za co przepraszam, no ale tak wyszło, że no, wyszło akurat na dobre, ale no, też nie wymyślałem, nie wyzywałem. Też zostałem kilka razy ochrzaniony przez sędziego, na przykład raz się siatki złapałem w ten sposób, chociaż wiedziałem, że nie wolno, no ale to nerwy. Raz wstałem, zacząłem zasłaniać, no to sędzia też kazał mi tam się, no ale to nigdy nie polemizowałem, siadałem, no. Sędzia ma, no nie można dyskutować z sędzią w takim wypadku, cokolwiek by się nie działo. I tutaj Cezary Wojciechowski, tak jak to powiedział w tym wywiadzie, on rzeczywiście nie odjął punktu od razu. On podszedł do narożnika, powiedział, tam kazał się uspokoić Andrzejowi Kościelskiemu i zakazał polemizowania ze sobą. I powiedział, jakie będą konsekwencje. Powiedział, jakie będą konsekwencje. I wydawało mi się, że w pierwszym momencie coś tak jakby się zgodził z nim Andrzej Kościelski, ale potem znowu dodał to słowo na K i zaczął znowu krzyczeć coś tam. To niepotrzebnie zrobił i tutaj no, ten odjęcie punktu no, jest zasadne. No, odjął punkt tak jak należało. Owszem, ja też jestem, wiem dlaczego Andrzej Kościelski to zrobił. Wszystko byłbym po stronie Andrzeja Kościelskiego, gdyby nie to, że wyzywał i rzucał tą łaciną. No, nie powinien wyzywać sędziego, bo ja nie wiem co tam dokładnie między nimi jest. No, tam może jakaś stara, zaogniona sytuacja, może się nie lubią. Okej, okay, no, to są ludzkie rzeczy. Ale no, ogólnie ten pojedynek do końca doprowadził dobrze Wojciechowski. I teraz jeżeli Andrzej Kościelski uważał, że nie wiem, te faule są celowe, a sędzia ich celowo nie widzi, to ja się chyba troszkę z tym nie zgadzam, bo na pewno nie były te faule celowe, a sędzia dwóch uderzeń mógł rzeczywiście nie widzieć głową. Jedno wydaje mi się widział, natomiast no, po jednym jeszcze mógł nie reagować, a dwa były takie, że ja to jak oglądałem, to też widziałem tylko, że sygnalizuje zawodnik, a trzeba było się dokładnie przyjrzeć, żeby te dwa uderzenia zobaczyć. To takie, to trzeba by na powtórkach generalnie oglądać. Natomiast no, rozumiem pretensje ANKOS-u, czyli Andrzeja Kościelskiego, no, bo zawodnik jest faulowany, sędzia nie rozumie, a jak to powiedział później w wywiadzie ANKOS, czyli Andrzej Kościelski, on jest zawsze za swoim zawodnikiem i ma być, ale też nie może sobie pozwalać na wyzywanie, wyklinanie. Ja też się nieraz nie zgadzałem z decyzjami sędziowskimi, natomiast nigdy się nie posunąłem aż do tego, żeby tam wyzywać, wyklinać, no, to nigdy nie rozwiąże sytuacji. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Oczywiście
Andrzej Kościelski to już była któraś jego walka w narożniku. On już był na pewno i zmęczony, i w tym stresie, w emocjach. Jedna walka bardzo męczy trenera, tak emocjonalnie, możecie mi wierzyć. A tutaj była walka za walką, był co chwila, więc ja go jak najbardziej rozumiem. Zdarzyła się taka niedobra sytuacja. No, wydaje mi się, być może masz rację, że to było tak, że tutaj już sędzia chciał podjąć jakąś interwencję, ochrzanić zawodnika. Ale na przekór. Ochrzaniał, a tutaj nawet nie, że na przekór, ale po prostu końcówka walki, ktoś na mnie zaczyna wywierać presję, ja muszę panować i nad zawodnikami, i nad tym narożnikiem, więc to nawet niekoniecznie musiało być na przekór. To też ruch, co by nie zrobił w tej sytuacji Cezary Wojciechowski, byłoby złe. Bo gdyby zareagował, byłoby, że tak, narożnik mu kazał i on to zrobił. Tak, a nie zareagował, no, jest źle, bo wyszło, że zrobił na przekór. I dlatego tutaj no, po prostu niepotrzebne było ta presja na sędziego, te wyzwiska w jego stronę. Bo a to wiadomo, że to było, no, to było niepotrzebne. I to właśnie wydaje mi się, że no, no, cholera wie, co by było. No, nie, może, nie jesteśmy jasnowidzami, nie możemy tego tam jakoś przewidywać, antycypować, ale... Ale no, kurczę, no, no niepotrzebna ta cała historia, no wiadomo. Moja teoria jest taka, że no, obaj panowie zagrały u nich emocje u jednego i u drugiego, w takim sensie nie panowali trochę nad tym, nie zrobili tego celowo, ale... To znaczy, czy nie panował nad tym sędzia, to ja nie wiem, na pewno nie panował Andrzej Kościelski, jego poniosło, nie? Do czegoś no. Potem przyznał się do tego i było mu przykro z tego powodu i to bardzo dobrze. Ale... A Cezary Wojciechowski był postawiony w takiej sytuacji, no oba rozwiązania złe. No. Ale fakt faktem, że miał wybrać to, które powinno być słuszne, powinien zareagować na te faule mimo wszystko, nawet jeżeli odjął punkt, już pomijając fakt, że Andrzej Kościelski został słusznie ukarany, bo tego nie powinno być i okej. Okay. Ale po tej całej sytuacji powinien zwrócić uwagę Klingerowi, jeżeli nie widział tych uderzeń głową w klatce i jakby ze względu na to, że próbował wymóc na nim to Andrzej Kościelski i on tego jakby nie wyeksponował w klatce, że do czegoś takiego doszło, to w mojej opinii zamiótł to pod dywan w tym momencie. A niekoniecznie zamiast pod dywan, bo on widział, że tam, załóżmy, że widział wszystkie trzy te główki, nie? Ale widział, że kończy się już walka, one nie wpływają już na wynik walki, no nie są punktowane ani nic. Zostało 10 sekund do końca po tej trzeciej główce, widział, że zawodnik nie jest podłączony przez tą. To też... A ja nie mówię, że miał go karać punktem, no tak, ale... ale powiedzieć mu, słuchaj, nie możesz wpadać tak głową, po to jest sędzia, żeby uczulić zawodnika. Zbagatelizował to całkowicie. Kurczę, zbagatelizował, nie zbagatelizował. No, jest 10 sekund do końca, widać tam, on nie wiem, czy wszystkie trzy główki widział, na pewno nie były celowe. Oj, czekaj, bo chyba dostaliśmy do to. Jak na nowy sprzęt. My po sobocie będziemy mówić. Port się obronił. Na nowy sprzęt, czy po sobocie będziemy mówić, sport się obronił, czy raczej dyskutować o pomyłkach sędziowskich lub absurdalnych rozstrzygnięciach. 23,78 Idziak. Dziękujemy za donata. Kto to dał? Idziak. Dzięki bardzo, Idziak. Natomiast chodzi mi o to, że to by się trzeba, kurczę, szkoda, że sędzia nie dał wywiadu żadnego. Znaczy tam... ja słuchałem studia z ale nie dał wywiadu. Czarkiem Wojciechowskim w trakcie, ale nie, odnieś... nie odpowiedział na żadne pytanie. No właśnie, nie, ale tam nie był pytany też o to. Znaczy tak, nie było trudnych pytań, nie? Tak, także no, trzeba by tak, kurczę, no, trzeba by pogadać z sędzią tak, żeby opowiedział, jak on to widział, bo Andrzej Kościelski powiedział, jak widział, przeprosił za swoje zachowanie i okej, okay. Natomiast no trzeba by pogadać z sędzią, jak widział, ale no, kurczę, no no ja bym tutaj nie wieszał gromów. No trzeba, najlepiej by się wypowiedział Czarek Wojciechowski, jak to było z jego z punktu widzenia, ale kurczę, no ja się zastanawiam, jak ja bym to sędziował i tam by były te główki, ja bym widział trzy główki, to bym może krzyknąłbym, żeby nie uderzaj głową, ale na pewno bym nie przerywał, nie odejmowałbym punktu, bo w mojej opinii, teraz wiadomo, mi się łatwo gada, bo ja sobie to oglądając przed telewizorami, tam nie było na miejscu, ale no tak... Na ile mogę wejść w skórę sędziego w tym pojedynku, zastanawiam się, kto wie, czy nie zrobiłbym podobnie. Natomiast no, gdyby nie te wyzwiska z narożnika, no to nie byłoby całej tej afery na pewno. Znaczy afera by była, ale punktowa, bo teraz tutaj jest pytanie od Dawsona. Trenerze, czy takie podliczanie punktów w wykonaniu sędziego Motylewskiego 29-28 można uznać za błąd proceduralny, który można podłożyć pod protest? No jeżeli sędzia źle policzył punkty i ze względu na wyszło mu jedno, a podliczył źle, no to się zdarza czasami. No. Tylko to nie podliczył źle sędzia Motylewski, bo to była karta zbiorcza, na którą wpisuje ktoś, kto zbierał te karteczki, tak. Więc to nie sędzia Motylewski, chyba że ktoś przepisał bezmyślnie
to, co zapisał sędzia Motylewski, ale to ten, który zbierał te karty punktowe, tak, chyba także to wpisał. Nie będę mówił, kto to źle policzył, bo nie wiem, czy to źle zapisał sędzia Motylewski, czy zapisała to osoba spisująca, ale jeżeli ktoś źle policzył punkty, to oczywiście jest to 100% błędu proceduralnego, który wpływa na wypaczenie wyniku i od którego można się odwołać. Teraz mamy, wiem, że to jest ile to mamy, chyba we FENie jest 24 godziny na złożenie odwołania, albo 48 godzin, tego nie jestem pewien. No czas już minął, tak czy siak. No czas minął, może zostało złożone odwołanie, nikt nie powiedział, natomiast złe zliczenie punktów jest absolutnie błędem proceduralnym. Jeżeli... Tam ogólnie karta miała nawet złą datę, był 20 dzień maja zapisany na karcie, więc no tutaj A jak sporo to się błędów. Stało, to... Bo to było na wydrukowanych kartach, tak. Rozumiem. To krecha dla FENu, jak można wydrukować ze złą datą karty, to jest... To chyba nie po raz pierwszy. Oj, no to jest niedobrze, nie? Zliczanie kartek, punktów na FENie jest nie po raz pierwszy, jakieś błędne wydrukowanie też jest nie po raz pierwszy. Tu chyba akurat to nic wina sędziów, bo to nie oni drukują chyba te karty. Nie, to nie wina sędziów. Także to wina FENu i tutaj krecha. No, muszą zawsze jakieś takie babole się pojawić na takiej bardzo dobrej gali i trochę popsuć. Błędów sędziowskich, czy tam jakieś... Czekaj, nie mów stamtąd, bo cię nie słychać, nie? Filip mówił, że jakby nie ma takich błędów sędziowskich, to jest słaba gala, a jak są błędy sędziowskie, to jest mega dobra gala. No to jest tak pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście taka korelacja się robi. No kurczę, jestem zdziwiony, że nie było odwołania od tego, jeżeli taki ewidentny błąd proceduralny, no ale no może to właśnie te emocje zaszkodziły przy tym, że tego odwołania nie było. No szkoda, że tak się stało, natomiast nie zmienia to faktu, że bardzo fajna walka, dramatyczna trochę. Na pewno Klinger zawalczył w sposób taki kosztujący go mnóstwo zdrowia. To nie jest dobrze walczyć w ten sposób, on naprzyjmował na głowę, no nie tylko na głowę, na tułów też, ale te ciosy przyjęte w głowę, no będą mu wychodzić potem, bo to naprawdę nic fajnego nie jest, tam będzie go łeb bolał przez miesiąc. Oczywiście życzę mu dużo zdrowia. W mojej opinii, pomimo że Klinger stawał charakternie, robił co mógł, to i tak powinien wygrać tą walkę Szewczyk, to jest moje zdanie. Dlaczego to już wyjaśniłem, natomiast po prostu jakkolwiek ten zombie mode to nie jest dobre z punktu widzenia zdrowia zawodnika, to oglądałem naprawdę z szeroko otwartymi oczami, bo było to no, niesamowite. Wytrzymywać te ciosy, atakować, skracać, bić i trzymać się do końca, nie dać się skończyć przed czasem, no to naprawdę mega wytrzymały chłop. No a Szewczyk tam, któryś z kolegów pisał wcześniej, że zrobił regres w Ankosie, to się z tym nie zgadzam. To Szewczyk w Ankosie cały czas konsekwentnie się rozwija. Myślę, że tempo trzeba trochę podkręcić, a i też na walce Marcina Wójcika nie ma co za dużo rozmawiać. Marcin Wójcik po takiej badawczej pierwszej rundzie, w drugiej zrobił to, co powinien, czyli wprowadził Ednaldo Oliveira, który miał 10 dni na przygotowanie do tego pojedynku, czyli praktycznie żadnych przygotowań. Przylot z Brazylii. Został tam rozbity, jak to ładnie Grzesio opisał, jestem fanem opisów w takich sytuacji ze strony Grzesia. Ogrom ciosów w parterze i tak to mniej więcej wyglądało, kiedy rozpłaszczył na brzuchu Marcin Wójcik Ednaldo Oliveira i dopisał kolejne zwycięstwo do swojego rekordu i teraz jest wolnym graczem. Jestem ciekaw, gdzie potoczy się jego droga, no bo tam pewnie Wojek zaciera już ręce, a i Marcin myśli pewnie troszkę o wojażach zagranicznych. Ja bym też dwa słowa powiedział o tej walce. Co było ciekawe, ta pierwsza runda według mnie, nie znam kart punktowych, ale chyba Brazylijczyk wygrał tą pierwszą rundę, bo to Marcin Wójcik próbował walczyć w stójce, a Brazylijczyk tam kondycję miał w tej pierwszej rundzie, mega fajnie trzymał dystans i zaskoczył Wójcika. Wójcik też był chyba przygotowany na to, że jak skraca dystans i trafia uderzeniami, to że będzie tutaj przechodził do coraz większej defensywy, kulił się za podwójną gardą Brazylijczyk, a Brazylijczyk spychany nawet jak był pod siatkę, to przyjmował ciosy i oddawał ciosy, a był dużo wyższy, miał dłuższy zasięg i to widziałem kilka razy, mocno zdziwiło Wójcika, który trafiał, spodziewał się, że będzie mógł sobie przejść do wykańczania, a tu nagle wchodziła kontra i te wymiany i według mnie szły na konto Brazylijczyka, to w końcówce pierwszej rundy, a po środku rundy atakował owszem Wójcik, ale trzymał konsekwentnie dystans Brazylijczyk i on też często zaczepiał, także ta pierwsza runda według mnie była dla Brazylijczyka i tu byłem mocno zdziwiony, postawił się charakternie i wyglądało to dobrze z jego strony. Natomiast no, w drugiej rundzie no, już nastąpiło to skończenie i tutaj
Podobało mi się, jak komentujący pan Andrzej Janiszt zarymował, albo tak nawet prawie zarapował, bo tam właśnie zaczął mówić o Brazylijczyku, że zwinny, gibki i nawet szybki. Tak ładnie to zrymował. No i mi się to skojarzyło od razu z tym klasycznym polskim filmem, komedią Chłopaki nie płaczą, kiedy tam tłumaczy ten Cezary Pazura, nie pamiętam jak się jego postać, Fred. Fred tłumaczy do Gruchy, nie do Gruchy, tylko do tego Milowicza, nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie takiego nieudanego syna gangstera obalił. Tak, 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 mu tłumaczy. A ty myślisz, że to łatwo złapać zwinnego murzyna, szybkiego zwinnego murzyna na jego terenie? I tam wtedy Bolec Stolec odpowiada, no chyba nie, no jasne, że nie. A tutaj Wójcik pokazuje, że jednak bardzo łatwo, bo kiedy Andrzej powiedział, że jest zwinny, gibki, nawet szybki, to w tym momencie został zagoniony pod siatkę i obalony i to był początek końca. Fakt, że nie na swoim terenie, bo akurat to było pod narożnikiem Wójcika dokładnie, no ale klatka jest taka sama, więc złapał go w siatkę, można powiedzieć, tak jak to Fred gadał, bo pod siatką go złapał, obalił, jeszcze tam chwilę się bronił, próbował wstawać, ale został znowu posadzony z tej akcji i ostatecznie skończony na parę sekund przed końcem rundy. Sędzia musiał przerwać te ciosy, bo po profesorsku go Marcin Wójcik rozpłaszczył, skontrolował biodrami i wykończył ciosami, także ta druga runda w wykonaniu Wójcika naprawdę znakomita, ale też szacunek dla Brazola, że w tej pierwszej rundzie się pokazuje całkiem fajnie. A pan Andrzej Janisz chyba musiał oglądać ten film przed tą galą, bo pomylił również Pawła Derlacza i nazwał go tak, jak nazwał się aktor grający w tym samym filmie pana Psikuta bez S i nazwał Pawła Derlacza Pawłem DeLongiem. DeLongiem. Także chyba był grany poranek Kojota przed galą FEN 46 w wypadku pana Andrzeja Janisza. Możliwe, że tak, panie Andrzeju, z całym szacunkiem dla pana. Nie, no to śmieszne było. Na walce wieczoru Piotrek Kuberski brutalnie znokautował Kamila Wojciechowskiego, no i kurczę, Piotrek Kuberski to jest taki poczciwy chłop, dzień dobry na klatce mówi, pomoże każdemu jak trzeba, cichy, spokojny, ale jak zamykałem się drzwi klatki, to jakiś potwór w niego wstępuje, bo naprawdę jest niezwykle brutalnym zawodnikiem. I tutaj Kamil Wojciechowski, o ile na początku jeszcze tam trafiał Piotrka Kuberskiego, ale okopał mu Piotrek Kuberski nogę, a potem jak naruszył w tym klinczu prawym podbródkiem i zasypał gradem ciosów pod siatką, no to Kamil Wojciechowski wyjechał z klatki na noszach, zatańczył sobie Piotrek Kuberski, a potem wrócił. Jak zamknęły się drzwi klatki, z drugiej strony znajduje się Piotrek Kuberski, to znowu jest tym cichym, spokojnym gościem, który nawet się na wywiadach trochę rozklei, ale w klatce naprawdę duży potwór. No i trochę się zawiodłem, bo wydawało mi się, że Kamil Wojciechowski będzie w stanie pokazać trochę więcej. A tutaj były momenty, ale to było za mało. No ja bardzo liczyłem na Kamila, kibicowałem mu bardzo mocno. No, to był trzeci z moich tych typów, znaczy typów. Wiedziałem, że jest underdogiem, ale liczyłem, że da radę wygrać. I miałem nadzieję, że Kamil pójdzie w zapasy od początku, bo że wygra w stójce z Kuberskim, to nie wierzyłem w to w ogóle. Chyba że najpierw go wymęczy zapasami, a Kamil Wojciechowski naprawdę, pomimo że on ma warunki jak striker, to ma genialne zapasy. No niestety nie użył ich, nawet miał okazję raz użyć, ale nie zdecydował się. Tak jak powiedziałeś, na początku korzystając z tego zasięgu, ta pierwsza akcja w ogóle Wojciechowskiego była bardzo fajna, zaskoczył Kuberskiego krzyżowym. Dzięki temu, że ma długie ręce, pierwsza akcja zamiast lewego klasycznie zaczął nagle krzyżowym, trafił przez gardę, tak między rękami przeszedł Kuberskiemu, co wyraźnie tam zdziwiło, zdeprymowało Kuberskiego, ale szybko doszedł do siebie. No i tak jak powiedziałeś, to Kamil stoi szeroko na nogach, korzystając z tego całkiem ma dobry dystans, ale tutaj piekielnego, mocnego loła zebrał i to miałem wrażenie, że to już trochę ustawiło ten pojedynek, bo na chwilę Kamil stracił tą pracę na nogach taką dobrą. Jeszcze trafił jakimiś tam ciosami, ale tutaj już łapał wiatr w żagle Kuberski i kontrował coraz mocniej. Te wymiany pomału szły na jego konto i prawie w połowie pierwszej rundy no nastąpił, no w połowie, dokładnie w pierwszej rundzie to się wszystko skończyło, ale to w takich okolicznościach, że właśnie trafiając tam jeszcze na tułów, mocno trafił Kamila niestety i zagonił go pod siatkę. I był taki moment, że Kamil spod tej siatki zrobił taką akcję, poszedł po nogę na wysoko, zrobił taki ruch, zszedł rękami, złapał tą nogę, chciał ją poderwać do góry i nagle odpuścił i zaatakował ciosami rękami. Bardzo ładna akcja, w tym sensie, że dzięki temu wsadził tą kombinację rękami, ale
według mnie powinien iść po tą nogę na wysoko i obalać, bo może by obalił, był już naruszony, gdyby obalił, to mógłby sobie w parterze dojść do siebie, a może nawet skończyć w parterze, kto to wie, o ile by obalił, ale przy zapasach Kamila była na to duża szansa, przynajmniej miałby szansę, a tutaj no kiedy poszedł tymi ciosami, falnął mocnego sierpa, ale ten sierp nie wszedł w szczękę, tylko tak obtarł sobie Kuberskiego, no to Kuberski nie zwrócił na to uwagi. Kuberski lewą ręką złapał za kark Kamila i zaczął go prawą ręką karcić. Tam napił chyba sierp, hak wszedł, to podłączyło Kamila, puścił, jeszcze walnął krzyżowy. Jak Kamil się cofał już mocno, taki naruszony, to jeszcze doskoczył z lewym sierpem. No i to niestety był koniec walki, ciężko znokautowany Kamil. Jak jechałem, to słyszałem, jak mówiłeś, ale on nie pojechał do szpitala, on w szatni już później doszedł do siebie. W każdym razie jeszcze na roszach. Tak, tak, no niestety nie wyszedł o własnych siłach z oktagonu, ale tam z tego, co wiem, to z nim wszystko dobrze. No wiadomo, że będzie łeb go bolał, no, no to po takim nokaucie nie ma siły, ale obyło się bez szpitala, doszedł do siebie. Szkoda bardzo, no w sensie oczywiście nie mam nic złego do Kuberskiego, tak samo po prostu no, kibicowałem mocno Kamilowi, dlatego Kuberskiemu gratulacje za no, fenomenalny pojedynek, znakomity występ. No a Kamil, no co, no, pierwsza porażka w karierze przy 8 zwycięstwach, to dopiero pierwsza porażka i to naprawdę no, z mocnym zawodnikiem, ma już walkę o pas. Teraz tylko dojść do siebie, zadbać o zdrowie i pomału robić dalej swoje. Zajdzie jeszcze mega daleko, znaczy już zaszedł daleko, a będzie jeszcze lepiej. No, no, to był najmocniejszy przeciwnik w jego karierze. Nie wyszło. Może zacznie potem więcej z tych zapasów korzystać, na pewno sobie coś tam przemyśli. No, trzymam kciuki za niego. Niech wraca Kamil do zdrowia i niech idzie dalej konsekwentnie po swoje, no, bo ma wszystko, żeby no, być takim topowym zawodnikiem i ta jego kariera rozwija się bardzo fajnie, pomimo tej przegranej. A dla Kuberskiego no, wielkie brawa i wielki szacunek, bo no, wyglądał w tej walce genialnie. Ja zapytałem Kubę ostatnio, jak tutaj był, czy fen nie jest już trochę za ciasny dla Piotrka Kuberskiego jeszcze przed tym pojedynkiem, biorąc jakby zakładając, że może wygrać z Kamilem Wojciechowskim. Wydaje mi się, że zrobił się trochę fen za ciasny dla Piotrka Kuberskiego. Przyznam szczerze, że nie wiem, z kim miałby się Piotrek Kuberski zmierzyć. Ja bym chciał Piotrka Kuberskiego zobaczyć w KSW, tak samo jak Piotrka Wawrzyniaka, Piotrka Kuberskiego. I to są zawodnicy, o których Wojek powinien powalczyć. Piotrek Kuberski ma ważny kontrakt do 2023 roku. Być może stoczy jeszcze jedną walkę, ale wydaje mi się, że fen, z całym szacunkiem dla fenu, zrobił się do niego trochę za ciasny i Piotrek Kuberski powinien spróbować swoich sił gdzie indziej. To była dobra gala w Pile, a my przeniesiemy się do tego, co wydarzy się w Warszawie na Stadionie Narodowym już najbliższą sobotę, ale zanim przejdziemy do tego, to kto nie zostawił jeszcze łapki w górę, niech uczyni to teraz. To 42 osoby na czacie, a tylko 49 łapek, tak być nie będzie. Chociaż do 80 dojedźmy przed końcem podcastu, żeby było fajnie. Zaraz będzie typowanie po łebkach, Sonia. A czemu zakładasz już tak pesymistycznie, źle? Masz trochę racji, Sonia. Znaczy, pewne pojedynki będą po łebkach, co wytłumaczyłem na początku. Kto nie słyszał, to powtarzam, że nie będziemy wróżyli z fusów w walkach, o których pojęcia nie mamy. To też jest dobry moment, jeżeli ktoś ma ochotę i takie możliwości, żeby wrzucić na MMA Śląskim Okiem 2.0 jakiegoś donata, czyli na nowy sprzęt do streamingu, bo na to dzięki uprzejmości całej redakcji The Catch będzie przeznaczony ten cel z donatów, bo zawsze kończysz o północy. No, może przeciągniemy trochę po północy dzisiaj. Także Sonia, spokojnie, może nam się przeciągnąć. Jeżeli tak wyjdzie, to przeciągniemy dla Was. Pomimo, że mamy tajną misję do wykonania jeszcze dzisiejszej nocy, to posiedzimy tyle, ile będzie potrzeba. Po łebkach, no dwie walki na pewno ja zrobię po łebkach, dwie freakowe walki, no będę miał z nimi problem. W trzeciej walce no postaram się coś powiedzieć, ale też będę miał problem. Ale to musicie to zrozumieć, bo po prostu ta karta jest dziwna, no i dlatego tak to wyjdzie. Natomiast ja Wam puszczę teraz to, co na wstępie nagrał Grzesiu, bo Grzesiu jest dzisiaj z Odwiki. Chciał być w tym typowaniu, ale go nie ma z nami, więc nagrał te... Zanim puścisz, to czekaj, Ty apelowałeś o jakieś wsparcie, ja poproszę o łapki w górę. Dajcie jakąś łapkę w górę, Grzesia z nami nie ma, ale narobił się, nagrał dla Was typowania, przyłożył się do tych typowań zresztą dużo bardziej niż ja, więc dajcie, jak nie dla mnie, to dla Grzesia tą łapkę za to, jak się postarał. Bęk. Musimy założyć słuchawki, żeby słyszeć, co ma Grzesiu do powiedzenia. Nie będziemy mogli mu zadać pytań.
Niestety nie dałem rady dzisiaj być na żywo, ale poczytałem sobie wasze komentarze i zdecydowałem, że wezmę udział w tym typowaniu, bo bardzo mi miło, że niektórzy sugerują się moimi typami i doceniają moją pracę, także przygotowałem swoje własne analizy, które będą tutaj wypuszczone na łamach dzisiejszego podcastu. No niestety nie odpowiem na pytania z czatu, ale jeśli ktoś będzie miał jakieś pytanie odnośnie któregoś z moich typów, to śmiało można pisać w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć jak najszybciej i myślę, że wyczerpię w miarę temat w tych analizach, także, ale mimo wszystko, jeśli ktoś będzie chciał o coś dopytać, to proszę się nie krępować i chętnie odpiszę i podyskutuję w kulturalny sposób w komentarzach pod podcastem. To był wstęp od Grzesia. I znów pierwsza walka to jest coś, na czym za dużo się nie skupimy, bo tutaj dwóch debiutantów w kategorii ciężkiej, były pięściarz Krzysztof Głowacki kontra Patryk Tołkaczewski, czyli popularny Gleba, zawodnik wywodzący się z walk na gołe pięści. Mógłbym coś o tym powiedzieć i was tutaj okłamywać, że wiemy, ale jedyne, co mi pasuje do tej walki, to to, że wygra ten, który więcej przyłożył się do treningów MMA, a według tej wiedzy, którą gdzieś tam można wyciągnąć po social mediach, chyba wychodzi na to, że młodszy Patryk Tołkaczewski, czyli Gleba, bardziej przykładał się i dłużej do tych treningów MMA, niżeli Krzysztof Głowacki, także gdybym ja miał postawić, to raczej na Tołkaczewskiego, ale to żaden pewnik i to zakrawa już trochę o wróżenie z fusów. Czy ty, Tomek, coś chcesz dorzucić, czy mam puścić analizę Grzesia? Wiesz co, dostałem SMS-a od Piotra Jarosza, czyli sędziego głównego Gali Fan. On się odniósł do moich słów. Zliczone złe punkty nie miały wpływu na werdykt końcowy. Był to błąd ludzki. Zamiast 29-27 napisał 29-28. Jeżeli miałoby to wpływ na werdykt końcowy, byłby to błąd proceduralny. Czyli jest to błąd, ale nie wpływający na wynik walki według tego zliczenia. Więc to tutaj koryguję to, co powiedziałem w tej materii. To nie zmienia oczywiście mojego punktowania tego pojedynku, ale oczywiście poprawiam się, jeżeli chodzi o to, gdzie się pomyliłem. Także dzięki Piotrek za Pozdrawiamy SMS-a. sędziego Piotrka Jarosza, który pełnił funkcję sędziego głównego podczas tej gali. Myślę, że to zmiana akurat na plus dla tej organizacji. Znaczy to, a teraz będzie puszczał o Glebie i o Głowackim. Tak. Więc ja nie typuję tej walki, dlatego że wybaczcie, ja nie znam tych chłopów. Oni nie walczyli w MMA, nie oglądam Grondy, nie interesuję się boksem. Gdyby mieli jakieś walki w MMA, to obejrzałbym te walki i wtedy bym się mógł odnieść. To jest taki freak fight. Z szacunkiem dla nich, oni są z innych dyscyplin zupełnie. No nie miałem się w ogóle na czym odnosić. No mnie nie interesują tamte sporty. Dwóch amatorów MMA stoczy swoją pierwszą zawodową walkę. Pewnie no, do dwóch dobrych sportowców, charakternych chłopaków. Z całym szacunkiem dla nich, no ale ja ich nie znam, nie interesuję się ich dyscyplinami, więc nie jestem kompetentny, żeby typować ich walkę. O, Mateusz Żorek pisze, mówicie o opcji wspierać, czy jakiś donate, Filip, powiedz co i gdzie i jak dla niewtajemniczonych. To już mówię. Link do ewentualnego wsparcia macie zaraz. Przepraszam, bo teraz zapętliło. W opisie tego podcastu przez Tipeo można wpłacać na nowy sprzęt dla naszego streamingu, także kto chce i może, to zachęcamy, a ja puszczam to, co Grzesiu ma do powiedzenia na temat tej walki. Ja będę ukrywać, że ta walka jakoś szczególnie mnie nie interesuje. Nie interesuje się za bardzo polskim boksem, tak samo jak i nie interesuje się walkami na gołe pięści. Dlatego nie będę tutaj jakoś szczególnie rozgadany co do tego typu i szczerze mówiąc, nie sądzę, żebyście powinni sugerować się tym typem. Ale z tego, co udało mi się zebrać, jakie informacje uzyskać, to wydaje mi się, że to może być całkiem niezły pojedynek stójkowy. Gleba generalnie niby jest zawodnikiem bijącym się na gołe pięści, ale to też gość, który stoczył mnóstwo walk amatorskich w boksie i myślę, że technicznie, boksersko jest całkiem dobrze usposobiony. Wiadomo, że nie będzie miał podjazdu, jeśli chodzi o samą technikę bokserską do Głowackiego, natomiast uważam, że nie będzie jakoś szczególnie odstawał w tej płaszczyźnie. Problemem Gleby jest przede wszystkim to, że wypuszcza naprawdę bardzo mocne i obszerne sierpowe, które często drenują jego kondycję, szukając nokautu za wszelką cenę.
Bywa tak, że zawodnik znany z gromady wypompowuje się dość szybko i myślę, że to może właśnie zaważyć, przez co Głowacki później powinien przejmować stery walki w swoje ręce, jeśli nie da się ustrzelić jakimś mocnym ciosem i rozbić. A też wiemy, że zwykle Głowacki słynął z mocnej szczęki, był naprawdę odporny i wytrzymały. Także uważam, że po prostu doświadczenie tutaj z walk na największych ringach bokserskich weźmie górę. I po prostu metodycznie i technicznie Głowacki będzie rozbijał przez dwie rundy Glebę, a choć pierwszą rundę może po prostu oddać właśnie, żeby jego przeciwnik się wystrzelał. Nie wykluczam też, że w trakcie jednej z tych szarż zostanie złapany po prostu na kontrę, bo otwiera się troszeczkę mocno w tych szarżach Gleba. No i myślę, że jego przeciwnik, który jest naprawdę bardzo dobrym pięściarzem, jest w stanie to wykorzystać, tak, ale jeśli miałbym stawiać, to postawiłbym na Głowackiego przez decyzję i myślę, że przynajmniej dwie z trzech rund powinien wygrać i to właśnie tym doświadczeniem, metodyką, balansem i innymi atutami, które wyniósł z ringu bokserskiego. Jeśli walka trafi do parteru, to myślę, że tam Gleba może mieć trochę przewagi, bo jak zapewniał w wywiadzie, no to chyba od 2 lat trenował parter. Nie wiadomo na jakim poziomie, nie wiadomo co on tam robił i jak się w tym odnajduje, natomiast uważam, że to on prędzej poszuka tutaj obalenia, aniżeli mistrz świata w boksie. Także myślę, że Głowacki wygra tę walkę decyzją, ale tak jak powiedziałem, nie sugerujcie się za bardzo tym typem, bo ja nie śledziłem jakoś szczególnie kariery tych zawodników. To tyle od Grzesia na temat tego pojedynku. A w drugiej walce, i to jest starcie, na które ja czekam bardzo, na pojedynek Maćka Kasieczko z Leo Brichtą, i tutaj walka przeniesiona z gali majowej na czerwiec. I stylowo naprawdę dobrze zestawiony pojedynek. Tutaj Wojek naprawdę dobrał Brichcie na debiut zawodnika, który pójdzie z nim w taką dobrą waleczkę, bo Leo Brichta jest zawodnikiem, który daje dobre pojedynki, jest takim eksplozywnym strajkerem, który potrafi również wplatać w swoje poczynania kickbokserskie zapasy, dobrze kopie, kopie z wykrocznej nogi, high kicki, o czym przekonał się choćby twój podopieczny Daniel Hodor. W parterze miewał lata temu problemy, że był skontrolowany, ale już na przestrzeni lat wyeliminował te błędy, bo choćby właśnie w wspomnianym pojedynku z Hodorem, aczkolwiek tam pomogłem przeprosty w łokciach, bo Daniel Hodor ciągnął balachę i ciężko było mu ją wyegzekwować. Natomiast jak ten pojedynek może wyglądać? Maciek Kasieczko ma tendencję do bicia się w stójce i to może być woda na młyn dla Leo Brichty, bo jest naprawdę groźnym zawodnikiem. Potrafi wpaść właśnie z taką kombinacją kickbokserskim, zakończyć to jeszcze wejściem w nogi i sprowadzeniem. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zasięg, to panowie będą mieli na podobnym poziomie. Jeżeli w taką grę będzie chciał grać Maciek Kasieczko, to Leo Brichta wygra ten pojedynek decyzją, porozbija go po prostu, zaznaczy te rundy jeszcze tymi sprowadzeniami. Ja bym tutaj szukał raczej właśnie schodzenia po nogi, nurkowania pod ciosami Leo Brichty i wymęczania go parterowo, bo tam jest, kiedy jest na plecach, jest najsłabszy Leo Brichta. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, jak walczy Maciek Kasieczko i problemy robił mu Francisco Barrio i był w stanie nim wstrząsnąć, to Leo Brichta jest dużo, dużo sprawniejszym strajkerem aniżeli Francisco Barrio i takim bardziej nieprzewidywalnym, więc tutaj jeżeli miałbym postawić pieniądze, to Leo Brichta decyzją. Zasięg to ma Kazieczko na pewno lepszy od Brichty. To i to tak sporo będzie miał lepszy zasięg, pomimo. Wzrostowo są chyba tacy sami. Proszę? Jeżeli chodzi o wzrost, to tacy sami będą, tak mi się wydaje. Wyższy jest na pewno Kazieczko i na pewno ma dłuższe ręce. Brichta nie jest małym zawodnikiem, jak na Ale 7-0 jest ręce też ma duży. długie. Też ma długie, ale Kazieczko to ma jak Boeing 209, ten rozpiętość skrzydeł, ją naprawdę ma duże. Przy czym, kurczę, teraz Ankosiaki fenomenalnie wyglądają, teraz mają mega dobrą passę, tylko akurat to jest ta Ankosiaki rządzą teraz w tych wagach wyższych, średnia w górę, a to będzie waga lekka i no tutaj nie wiem, znaczy nic nie ujmując, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Według mnie faworytem jest jednak Leo Brichta. Widziałem obydwu panów na żywo w akcji. Według mnie stójkę ma lepszą Brichta. Poprawił bardzo mocno zapasy i poprawił też takie kontrujące techniki typu gilotyna na jakieś próby obaleń.
Bardzo dobre mordercze ground and pound, ma taki instynkt zabójcy i Kazieczce nic nie ujmując, bo to też jest mocny zawodnik, ale jednak według mnie wygra tutaj Brichta i nie stawiałbym, czy to będzie przed czasem, czy ten, bo to może być na punkty, a może być przed czasem, także i kto wie, czy to nawet nie będzie, jak, nie może być przypadkiem poddania, bo jeżeli będzie przegrywał w stójce Kazieczko i pójdzie tak po to obalenie trochę tak nachalnie, no to może się wrąbać tą gilotynę, którą ostatnio Brichta mega podszlifował, więc ja bym po prostu dał tutaj, jeżeli ktoś chce puszczać kupon, po prostu na wygraną Leo Brichty. A zobaczymy, co ma do powiedzenia Grzesiu na temat tego pojedynku. Szukam sobie pliku Leo Brichta, Kazieczko mam. Słuchamy. Walka Maćka Kadzieczki z Leo Brichtą to naprawdę bardzo interesujący pojedynek i w sumie to się cieszę, że została przełożona akurat na to wydarzenie, bo myślę, że gdyby odbyła się w studiu miesiąc temu niecały, no to raczej byśmy o niej nie pamiętali, a tu może być jedną z ciekawszych konfrontacji, tego że obaj zawodnicy specjalizują się głównie w walkach stójkowych i tak naprawdę obaj mają bardzo bogaty arsenał i kopnięć, i technik, i różnych jakichś innych akcji typu obrotowe bekfisty, brazylijskie kopnięcia. Także będzie to na pewno bardzo interesujące starcie. Leo Brichta to głównie kickbokser, który czasami ma tendencję do paniki w parterze i tam zdarza mu się popełniać różnego rodzaju błędy, które Maciej Kazieczko może oczywiście wykorzystać, jeśli zdecyduje się przenieść walkę do parteru. Uważam, że jeśli którykolwiek z zawodników miałby się tutaj pokusić o sprowadzenie swojego rywala, to będzie to właśnie Polak, dlatego że Brichta nieczęsto korzysta z obaleń, ale jeśli to robi, no to wychodzi mu to dość sprawnie, głównie z clinchu. Natomiast no myślę, że głównie ta walka będzie się toczyła w stójce i tak szczerze mówiąc, ciężko jest tutaj upatrywać wyraźnego faworyta, dlatego że obaj zawodnicy mają papiery na to, żeby to starcie wygrać. Generalnie uważam, że Maciej Kazieczko będzie troszeczkę bardziej skuteczny przez to, że on bardzo często kopuje nogi swoich rywali, odbierając im mobilność. I te niskie kopnięcia mogą tutaj grać decydujący faktor tak naprawdę w tej walce. Leo Brichta również kopie, choć on głównie kopie wysoko, kopie też middle kicki, też i low kicki z obu nóg, tak naprawdę jest bardzo utalentowanym kopaczem pod kątem MMA. No jest to na pewno zawodnik, który sprawi trochę problemów Kazieczce i tak szczerze mówiąc nie zdziwi mnie jego zwycięstwo ewentualne, ale stawiam delikatnie na Maćka, myślę, że rozbije właśnie nogę wykroczną swojego rywala i Czech będzie nieco ograniczony mobilnością, z której no dość często jednak korzysta, bo ma tak zwane dobre doskoki, tak często właśnie, może nie rusza się jakoś szczególnie na tych nogach, ale odskakuje i doskakuje z ciosami, także to będzie na pewno dla niego utrudnienie, jeśli ta wykroczna noga mu zostanie w cudzysłowie zabrana, a to też jest zawodnik, który nie zmienia pozycji w ogóle w walce tak naprawdę, więc jak mu Kazieczko okopie nogę, no to albo ją zmieni pozycję w sensie i nie będzie za bardzo umiał z niej walczyć, albo po prostu no, narazi swoją wykroczną nogę na kolejne kopnięcia. Ponadto uważam też, że Maciej Kazieczko bije zdecydowanie mocniej i myślę, że jest szansa, że po prostu naruszy też swojego rywala i może go później dobić czasami w parterze, jeśli ten padnie na deski, ale to bym upatrywał ewentualnego nokautu gdzieś w okolicach trzeciej rundy, chociaż też nie wykluczam decyzji, no ale wstępnie taki typ, że Maciej Kazieczko wygra tę walkę, myślę, przez TKO w trzeciej rundzie, natomiast tak jak mówię, żaden wynik mnie tutaj jakoś szczególnie nie zaskoczy. No, niestety nie ma z nami Grzesia, więc nie mogę z nim podyskutować, ale tylko powiem, nie zgadzam się z jego tezą, że Kazieczko bije mocniej. Zdecydowanie to Brichta bije mocniej. Przede wszystkim Brichta z takiego luzu bije, a Kazieczko wsadza dużo siły, to jest taki, on chce każdym ciosem urwać głowę. Tak, a Brichta ma na wstecz, no, on ma też ten Jak Andrzej Grzeby. trait Andrzeja Grzebyka, chciałem dokładnie to powiedzieć, on potrafi high kicka z bliskiego dystansu kopnąć na wstecznym i to zrobić skutecznie. I naprawdę widziałem obu, nic nie ujmując Kazieczce, który bije całkiem mocno, Brichta bije naprawdę mocniej, nie? To tutaj dam sobie za to coś tam uciąć. O, jak dacie jeszcze 20 łapek, to będziemy dyskutowali, co trzeba uciąć.
Ja przepraszam, musiałem wziąć łyka, żeby mój głos trochę był lepszy. W kolejnej walce mamy kolejne świetne zestawienie Rutkowskiego z Soldajewem. I tutaj na dzień dobry nasuwa się pytanie, czy Adam Soldajew jest już gotowy na takie wyzwanie, jakim jest pojedynek z Danielem Rutkowskim. Może ma talent, że tam jest potencjał, to wiemy. Ale czy już to jest ten moment, żeby mierzyć się z człowiekiem, który jest wysoko uplasowany w kategorii piórkowej? Obaj, może nie stylowo podobnie, ale na przykład Soldajew to może być kompia Lomalego z Kijewa, tylko pewnie lepsza w stójce w wypadku walki z Danielem Rutkowskim. I gdybym ja miał upatrywać szans Soldajewa w starciu z Rutkowskim, to, że Rutkowski czasem bywa łatwym celem do trafienia. I o ile krzywdy nie zrobił mu tam Lomali z Kijew trafiając, to Adam Soldajew krzywdę już może zrobić, bo naprawdę ma cięcie z ręki, ma smykałkę do tego, żeby przepuścić jakiś cios, jak to było w starciu z Pascalem Chincenem i skontrować. Natomiast Rudek jest zawodnikiem, który potrafi iść do przodu jak czołg, potrafi wplatać zapasy, które ma genialne, ma dobre kardio, a tego brakowało Adamowi Soldajewowi. I o ile wieść gminna niesie, że poprawił swoje problemy, jeżeli chodzi o kardio, no to ja dalej wychodzę z założenia, że jesteś tak dobry jak twój ostatni pojedynek i na ten moment bazuję na tym, co widzieliśmy ostatnio. Więc jeżeli miałbym tutaj na kogoś postawić, to Daniel Rutkowski przez decyzję, ze względu na to, że będzie w stanie przez 3 rundy na jednym tempie walczyć i w pewnym momencie na zmęczonego Soldajewa po prostu nabije sobie punktów, nawet jeżeli przegra pierwszą rundę, o ile nie zostanie w tej pierwszej rundzie ustrzelony, a takie ryzyko również ze strony Adama Soldajewa istnieje, więc jakbym miał tutaj stawiać, to Daniel Rutkowski decyzją. Tomek. A teraz kolej Grzesia, żeby był pierwszy. Grzesiu, oddaję Ci głos, tylko muszę znaleźć. No, tam ostra dyskusja. Oczosinko i Asia Kuba. Cześć, Asia. Dobra dyskusja. Bardzo podoba mi się zestawienie Daniela Rutkowskiego z Adamem Soldajewem. Mimo że rankingowo może ono nie mieć za bardzo sensu, to zostało naprawdę fajnie dobrane, bo będzie to trochę takie zderzenie stylów, dlatego że Daniel Rutkowski, pomimo wielu startów w boksie, no to jest generalnie przede wszystkim zapaśnikiem, który jednak nie obala za często, zwłaszcza w ostatnich pojedynkach. Ale niewykluczone, że na poczet tej walki akurat szlifował mocno zapasy i to będzie jego główny plan na ten pojedynek. Adam Soldajew to przede wszystkim dość dobry stójkowicz, który na pewno bije mocno, ma smykałkę do kontr. I jest na pewno skuteczny w tym, co robi, dlatego że potrafił sprawić wiele problemów swoim przeciwnikom, głównie łapiąc ich właśnie na kontry. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę jego ostatni pojedynek z Aleksim Poliszczukiem, gdzie no, za wszelką cenę szukał nokautu i nie był w stanie go znaleźć, co sprawiło, że pakował się tam w kilka niedogodnych sytuacji i pozycji, z których ciężko mu było wyjść, i też było widać trochę braków kondycyjnych, które myślę, że u Rutkowskiego nie dają o sobie znać, i to szczerze nie przypominam sobie żadnej walki Daniela. Toczył wiele pojedynków pięciorundowych, jeszcze w Babilonie czy na Fenie, i nie było tam widać oznak zmęczenia. Także kondycyjnie myślę, że Rutkowski będzie tutaj przeważał. Jeśli chodzi o technikę bokserską i ogólnie stójkę, to myślę, że Soldajew będzie w niej lepszy. I nie wykluczam, że złapie na jakąś kontrę Rutkowskiego. Zależy o wszystko od planu na walkę, jaki wniesie do klatki Rutek, bo jeśli zdecyduje się sprowadzać, to myślę, że ma duże szanse, żeby ten pojedynek wygrać. Być może w niezbyt widowiskowym stylu, ale uważam, że skoro Oleksii Poliszczuk był w stanie sprowadzać walkę z Soldajewem do parteru, no to lepszym na pewno zapaśnikiem jest Daniel i myślę, że też powinien to zrobić, choć obrona obaleń Soldajewa też jest na wysokim poziomie. To oczywiście mu nic tutaj nie ujmuje. Natomiast uważam, że Rutek jest w stanie przynajmniej utorować sobie drogę do klinczu, tam go trochę wymęczyć i ewentualnie później sprowadzić walkę do parteru. Soldajew oczywiście nie jest totalnie bez szans, natomiast uważam, że będzie miał bardzo duże schody z Danielem Rutkowskim. Nadal uważam go za jednego z lepszych zawodników tej kategorii w Polsce. Także nie będzie to łatwe zadanie. Nie skreślam absolutnie Soldajewa, bo być może troszeczkę za bardzo przez pryzmat tej ostatniej walki się na niego ostatnio spogląda, ale no nie ulega wątpliwości, że jeszcze z takim zawodnikiem jak Daniel Rutkowski się nie mierzył. Ma natomiast dość mądry sztab, który na pewno coś ma przygotowane na Daniela, ale uważam, że jeszcze nie na ten moment jest ta walka dla Soldajewa, choć on o nią zabiegał i był pewny zwycięstwa. To mam wrażenie, że po prostu doświadczeniem i
No, taką troszeczkę większą wszechstronnością też Daniel Rutkowski tutaj wygra ten pojedynek na punkty. Jeśli Soldajew miałby wygrać, to myślę, że właśnie musiałby to skończyć i raczej nie ma szans, żeby wygrać decyzją, choć oczywiście i taki scenariusz wchodzi w grę, więc na kupon postawiłbym po prostu wygraną Daniela Rutkowskiego. Natomiast nie zdziwi mnie też tutaj kompletnie, jeśli walka pójdzie w drugą stronę. Na pewno jest to bardzo elektryzujące starcie. A, czyli Filip i Grzesio obstawiają Daniela Rutkowskiego decyzją. I teraz, no tutaj ja się zgadzam z Grzesiem, że tu bardzo dużo zależy od tego, co postanowi zrobić Daniel Rutkowski, bo obaj mają background zapaśniczy, przy czym lepszym zapaśnikiem jest jednak Rutkowski. Nic nie ujmując zapasom Soldajewa, ale oceniam, że lepsze są zapasy Rutkowskiego, przy czym Rutkowski z jakiegoś powodu pokochał boks i chce walczyć w stójce ostatnimi czasy. Owszem, robi to skutecznie. Owszem, potrafi do tego dodać jakieś zabójcze high kicki nagle w niespodziewanym momencie. Jest tym bardzo groźny, jest eksplozywny, bije mocno. Ale odkąd zaczął się bawić ten boks, stracił mocno na wszechstronności, a MMA wygrywa bardziej przekrojowy. Jeżeli mamy dwóch zawodników, z których jeden jest lepszy w stójce, lepszy w parterze, czy należy w zapasach, ale nie ma wszystkiego idealnie, ładnie grającego, poskładanego do kupy, to drugi zawodnik, pomimo że ma te poszczególne płaszczyzny słabsze, ale jest bardziej zgrany w całość, to ma on przewagę. I teraz ostatnimi czasy Rutkowski walczył, no nie chcę mówić mało przekrojowo, bo on oczywiście jest przekrojowym zawodnikiem, ale za bardzo fiksował się na jednej płaszczyźnie, na tej stójce, za dużo o tym myślał. I teraz Rutkowski ma wszystko, żeby wygrać ze Soldajewem. Ma lepszą stójkę w mojej opinii, chociaż nie chcę też ujmować stójce Soldajewa, ale Soldajew bardziej poluje na pojedynczy cios, na dobry moment, a potrafi chodzić na takie mocne wymiany, nie dawać sobie robić krzywdy i wypracowywać nokautujący atak z takiej wymiany. Rutkowski. No, lepsze zapasy też ma według mnie Rutkowski. Co do parteru, to tutaj trochę ciężko coś powiedzieć o Soldajewie, ale tu nie spodziewam się, żeby były jakieś młyny parterowe, takie na grappling czysty. Tutaj bardziej kto będzie z góry, ten będzie wygrywał ciosami, bo obaj mają bardzo dobre ground and pound. Do tego Rutkowski ma lepszą kondycję, zgadzam się z Grzesiem, więc to teoretycznie by predysponowało Rutkowskiego do wygranej, ale mnie niepokoi ten brak tej takiej w ostatnich walkach przekrojowości u Rutkowskiego, bo owszem, on to umie, on jest przekrojowy, tylko z tego jakoś nie korzysta. I teraz jest taka zasada: wygrywa zawodnik bardziej przekrojowy, i pomimo, że jest to bardzo wyrównany pojedynek, i nawet może i Filip, i Grzesio mają rację, że lekko stawiają na wygraną Rutkowskiego, to ja postawię na kuponie, obstawię Soldajewa, dlatego że no i tutaj jest to ryzyko, że jak się za bardzo zakręci na tych akcjach bokserskich Rutkowski, no to może i zostać obalony w pewnym momencie, tak jak Saladin Parnas po prostu Rutkowskiego. Fakt, że on tam zachodził mu łatwo za plecy, ale to zajście za plecy było możliwe dlatego, że zapamiętał się w tych wymianach. I teraz też bardzo dobrze z kontry ciosami walczy Soldajew. Ma bardzo fajną pracę na nogach, a Rutkowski przeważnie przód, tył robi na tych nogach. Soldajew lepiej z kolei właśnie cofa się i kontruje. Pomimo, że on nie idzie na wymiany, to akurat to jest dobra wiadomość dla niego, jeżeli on zdołał utrzymać dystans i uniknąć tych wymian, a właśnie walczyć sobie na ten taki, podpuścić go na jakąś kontrę albo zaatakować, zmylić i trafić, to uważam, pomimo że Rutkowski ma mocną szczękę, no to jest wiadomo, nie ma ludzi nie do trafienia. Może znokautować Rutkowski, oczywiście, że tak. Może znokautować też Soldajew, może to pójść na decyzję, ale to jest jednak, jak mamy równą walkę, obstawiajmy bardziej przekrojowego. I tutaj, tak jak powiedział Filip, patrzymy przez pryzmat ostatnich walk, dlatego ja uważam, że minimalnie faworytem jest Soldajew. I znowu, nie stawiam na kuponie, nie postawię, jak on to wygra, bo tu może być, no poddania raczej nie będzie w tym pojedynku, natomiast to może być i decyzja, i TKO. Zarówno po dominacji, po obaleniu zapaśniczym i ciosach z góry, jak i po podłączeniu w stójce do biciu w parterze, a może to spokojnie pójdzie na punkty. Jeżeli pójdzie na punkty, to raczej
raczej to Rutek wygra przez tą lepszą kondycję, chociaż tutaj, no i Grzesio ma też rację, że tutaj może pierwsze dwie rundy wygrać Soldajew na punkty, potem przetrzymać trzecią, oddać trzecią, ale tylko ją przetrzymać. A może być faktycznie, że Soldajew poprawił kondycję i się zdziwimy, co nam pokaże w tym pojedynku. To jest według mnie najmniej prawdopodobne z pewnych to przyczyn. Jest MMA. Oczywiście, że tak, to jest możliwe, ale jest to najmniej prawdopodobne. Przy czym no, ja tutaj no, minimalnie będę faworyzował i na kuponie obstawię na Soldajewa, ale jeżeli wy będziecie puszczali kupony, to przemyślcie dokładnie, przesłuchajcie, co powiedział Filip, przesłuchajcie, co powiedział Grzesio, potem przesłuchajcie, co ja powiedziałem i sami się zastanówcie, co wam najbardziej podchodzi, bo to jest bardzo równy pojedynek i tutaj to może, to jest na żyletki, więc tutaj przemyślcie to bardzo dobrze. No, moje zdanie znacie, zdanie Grzesia i Filipa znacie, wy to bardzo dobrze przemyślcie, bo to naprawdę równa walka. Jeżeli już kombinujecie nad jakimś takim kozackim kuponem, to wtedy ryzykujcie, że wygra jeden albo drugi przez TKO. Poddania tu się tutaj nie spodziewam, ale zastanówcie się dobrze, nasze zdanie znacie i trzymam kciuki, żeby te kupony wam wlazły. W kolejnym pojedynku zmierzył się Szymański Roman z Mircią Valeriu i to jest rewanżowe starcie. W pierwszym pojedynku Mircia doznał złamania ręki, w pierwszej rundzie był robiony do jednej bramki, do drugiej nie wyszedł. Po tym odgryzł się nokautem na Gracjanie Szadzińskim i Borysem Bańkowskim, ale wychodzi do rewanżowego starcia. Wydaje mi się na Romka Szymańskiego, który jest w piku swojej formy, który błyszczał w ostatnich pojedynkach, choćby poddanie Raula Tutarauliego i choćby nie wiadomo jak Tutaraul mi się dwoił i troił, mówiąc, że miał szczęście Romek Szymański, to po prostu tam zagrały umiejętności Szymańskiego, który wiedział, że nie będzie w stanie bronić obalenia Tutarauliego, ależ złapie go na poddanie. Ale wracając do pojedynku rewanżowego, Mircia to jest kozacki zawodnik i obdarzony mocnym ciosem, ale Romek Szymański, poza tym, że ma czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu i jak wiemy poddawać potrafi, to wywodzi się z boksu i potrafi boksować, potrafi dobrze pracować na nogach. I tak jak powiedziałem, jest w piku swojej formy. Trenuje w Czerwonym Smoku, w którym pomimo tego, że ma sporo kolegów grapplerów z Mateuszem Gamrotem na czele, to raczej tam ustawiają ich kickboksersko i wydaje mi się, że na pełnym dystansie Romek dobrą pracą na nogach, schodzeniem z linii ciosów, kontrowaniem, będzie w stanie wygrać pojedynek z Valerią Mirczą decyzją i po raz drugi to on wyjdzie zwycięsko ze starcia tych dwóch panów. Tomek. Valeriu Mircia jest zdecydowanie niedoceniany u nas, ale też nie można go przeceniać. Ja uważam, że tą walkę wygra Szymański. Tak jak powiedziałeś, ma background bokserski, trenuje w mega mocnym kickbokserskim klubie Czerwony Smok w Poznaniu. Do tego ma ten czarny pas w BJJ-cie i przekłada ten czarny pas na MMA. Także to będzie na pewno ciekawy pojedynek, ale zdecydowanie faworytem jest Szymański, więc może i to przed czasem wygrać, to znowu będzie pojedynek, którego nie obstawię jak, bo tutaj może i pójść przed czasem. Wiadomo, ta pierwsza walka no, skończyła się jak się skończyła, ale decyzja jest bardziej prawdopodobna, ale ja tam widzę, jak to Szymański kończy w trzeciej rundzie przed czasem, czy to ciosami, czy poddaniem, więc według mnie, pomimo że Valercia pokaże się mocniej niż to sugerują kursy bukmacherskie, to jednak wygra to zdecydowanie Romek Szymański. Oczywiście to teraz jest wróżenie z fusów, ale wydaje mi się, że obok starcia Kazieczko z Brichtą, to Szymański, Mircia i pewnie Rutkowski Soldajew, te trzy starcia, które są jedno po drugim, mogą między sobą konkurować o walkę wieczoru, o bonus za walkę wieczoru, bo w tych starciach może być takie właśnie dużo, w tych starciach może być dużo akcji i nie wiem, czy gdybym ja teraz miał nie stawiać pieniędzy na to, kto dostanie bonus, to czy nie postawiłbym bliżej walki właśnie Szymańskiego z Mirczym, że to oni skradną show jako walka wieczoru tejże gali. A posłuchamy, co ma do powiedzenia Grzesiu, także jeszcze nie ta myszka. Chciałem zrobić fajnie, że oddaję głos do Wałbrzycha, tylko znowu muszę znaleźć, gdzie jest ten pojedynek. Szymański Mircia jest. Nie będę ukrywać, że nie podoba mi się zestawienie rewanżowe Romana Szymańskiego z Valerią Mircią. Tak naprawdę pierwsza walka nie pozostawiła żadnych wątpliwości, może poza faktem tej kontuzji ręki, której nabawił się zawodnik z Mołdawii. Natomiast uważam, że
jej przebieg się za bardzo nie zmieni i po raz kolejny to Roman Szymański będzie w stanie zwyciężyć pojedynek z Mircią. Myślę, że jednak Valerio się troszeczkę bardziej postawi, ale tak szczerze mówiąc, to nie jestem w stanie za bardzo wyobrazić sobie, w której płaszczyźnie miałby z Romanem wygrywać, dlatego że w stójce wyraźnie przegrywał, nawet jeszcze przed kontuzją. No, po prostu każdy cios Romana robił na nim wrażenie i siał spustoszenie w jego głowie. Od tamtej pory wygrał oczywiście dwa pojedynki przez ciężkie nokauty, ale uważam, że Roman Szymański jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż był Borys Mańkowski w walce z Mircią, czy Gracjan Szadziński, który ostatnio też przechodzi przez trudny okres w swojej karierze. Dlatego nie sugerowałbym się za bardzo tym, w jaki sposób wygrywał Mircia. Oczywiście było to imponujące, natomiast no, w tej walce nie będzie to miało za dużo przełożenia. To jest przede wszystkim Stójkowicz, który na pewno ma cięcie w łapie i potrafi też korzystać z różnych technik. Na przykład to kolano, którego złapał Borysa, naprawdę było bardzo fajne i w tempo wyprowadzone, także na pewno warto go za to tutaj docenić, ale uważam, że Roman Szymański się naprawdę bardzo mocno rozwinął i już nie popełnia głupich błędów w walkach, o których często mówiłem. Zazwyczaj Roman Szymański prowadził pojedynki, ale popełniał jakiś błąd, który omal nie kosztował go przegranej w walce i tak naprawdę można wymienić bardzo dużo pojedynków, w których robił głupie błędy i ostatecznie przechodził przez trudne momenty w walkach, które generalnie bardzo dobrze prowadził. Ale od pewnego czasu widać, że popracował mocno nad tym aspektem i teraz już ciężko jest Romana Szymańskiego złapać w coś, wykorzystać po prostu jakąś sytuację, w której on odpuści albo straci koncentrację czy czujność na chociażby na moment. No uważam, że zdecydowanie bardziej wielopłaszczyznowym zawodnikiem jest Szymański. Jeśli stójka nie będzie mu wychodziła, to śmiało będzie mógł przenieść pojedynek do parteru i tam albo ubić ciosami, albo kontrolować, albo nawet poddać swojego przeciwnika. Jest naprawdę bardzo dobrze boksersko usposobiony Roman Szymański i cieszę się, że w końcu zaczął z tego korzystać, bo na początku w swoich walkach w KSW więcej odwoływał się do swoich zapasów, które też miał na wysokim poziomie, ale ta jego stójka przez wiele lat była niedoceniana, a ja zawsze zauważałem, że ma naprawdę bardzo dużo atutów w walce na nogach. Przede wszystkim świetnie pracuje boksersko, kapitalnie kontruje, jest w stanie naprawdę wyprowadzać bardzo dobre kombinacje, fajnie pracuje na balansie, dobrze trzyma dystans, także no, generalnie nie widzę tutaj za bardzo możliwości, w jaki sposób Mircia miałby wygrać, no chyba, że po prostu złapie po raz kolejny swojego przeciwnika na jakiś cios i odetnie prąd po prostu Szymańskiemu. Natomiast uważam, że jednak ta wszechstronność, ten taki większy luz w stójce i pewność siebie, bo Roman mam wrażenie po prostu w każdej walce teraz idzie po swoje. No zwycięży po raz kolejny z Mircią i szczerze mówiąc walka może być efektowna, ale wydaje mi się, że tutaj raczej wszyscy zgodnie wiemy, kto ten pojedynek wygra. No myślę, że od tego rewanżu też minęło jednak za krótko, żeby Mircia się tak mocno poprawił w aspekcie umiejętności, żeby był w stanie odwrócić losy kolejnej walki. Dlatego stawiam na Romana Szymańskiego i tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tym razem wygra tą decyzją, ale możliwe, że wejdzie też jakieś skończenie w parterze, bo chyba drugi raz nie powtórzy tego, co zrobił wcześniej, czyli generalnie no, było mnóstwo knockdownów w tej pierwszej walce, ostatecznie skończyła się przez przerwanie narożnika, ale można powiedzieć, że generalnie głównie stójką wygrał ten pierwszy pojedynek. Obszerna analiza od Grzesia, a ja tylko wspomnę o tym, że mamy już 81 łapek, 162 osoby, także no do setki jeszcze 20 kciuków w górę. To jest dobry pomysł, żebyście wrzucili choćby za to, że Grzesiu, mimo tego, że nie mógł być, to bardzo ładnie się tutaj przygotował, bo trzeba przyznać, nawet tutaj zauważył ładny głos. Grzesiu ma iPhone'a i pewnie nagrywał to na słuchawkach z iPhone'a i dlatego tak to ładnie brzmi. Inaczej jest potem przy połączeniu Skype też ucina, czy tam Discord, na którym się łączymy, ucina trochę jakoś. To jeszcze idzie potem przez OBS-a, z którego ja wysyłam sygnał do YouTube'a, więc dlatego tak to wygląda, a nagranie. Ktoś zauważył, że Grzesio ma ładny głos i też ktoś zauważył, że ty wbijasz testosteron, bo Tak, ci głos się zrobił taki wjechałem na gruby. cyk. Tak, dokładnie. U Izy Badurek byłem o porady. Tak śmieszkując trochę a propos głosu. Wracając do KSW Koloseum, to następne w kolei mamy starcie, które będzie jednym z największych mismatchów, mam wrażenie, na tej karcie walk, o ile poza tym pierwszym zestawieniem to Kasiaczko Brichta, Rutkowski Soldajew i nawet Szymański Mircia, mimo tego, co powiedział Grzesiu, dla mnie to są walki, na które będę czekał.
to wykładacz Werelson Martins już nie bardzo, aczkolwiek no to też nie wina organizacji, bo posypał się pojedynek z Zuriko Dżudżułą, który wypadł z powodu kontuzji. Wydawało się, że tutaj będzie Patryk Surdyn, który mamy blisko 12, to mogę powiedzieć, gwałcił Werelsona Martinsa i wbił się na to kolano. No i jest Werelson Martins. I to nie jest zbytnio skomplikowane. Jeżeli Patryk Surdyn robił praktycznie dziecko Martinsowi w klatce, to Jakub Wikłacz zrobi mu to dziecko. Takie w cudzysłowie po prostu zgniecie, zwinie w precla, podda i obroni swój mistrzowski pas Kuba Wikłacz. Oddaję głos do Grzesia tym razem, bo jego kolej, więc już odpalam. Wikłacz, gdzie to jest? Wikłacz Martins, Grzesio. Wielka szkoda, że nie dojdzie do długo wyczekiwanego starcia Jakuba Wikłacza z Dżedżułą. Prawda, ostrzyłem sobie zęby na ten pojedynek, który może nie byłby jakoś szczególnie widowiskowy, ale na pewno byłby na wysokim poziomie technicznym, jeśli chodzi o chwyty. No w tej walce tego raczej nie uświadczymy, dlatego że Jakub Wikłacz jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem od Wernersona Martinsa. Trzeba oddać jednak Martinsowi, że na pewno ma charakter, na pewno ma czym przyłożyć i na pewno wyciąga wnioski w trakcie walki. Nie wiem, czy taki był plan, który sam sobie wymyślił na walkę z Patrykiem Surdynem, czy w narożniku uzyskał taką podpowiedź, natomiast zadziałało to kapitalnie, no to, ale uważam jednak mimo wszystko, że Wikłacza na coś takiego nie będzie w stanie złapać. I tak szczerze mówiąc, śmiem twierdzić, że jeśli Wikłacz sprowadzi ten pojedynek do parteru, a to nie powinno być jakoś szczególnie trudne, no to tam już do jednego sprowadzenia ta walka może się tak naprawdę skończyć, dlatego że Wikłacz jest naprawdę wirtuozem parteru. A skoro Sebastian Przybysz był w stanie poddać Wernersona Martinsa, oczywiście nic nie ujmując Sebastianowi Przybyszowi, bo to też jest kapitalny zawodnik, bardzo wszechstronny, to uważam, że Wikłacz tym bardziej będzie w stanie to zrobić i to jeszcze szybciej niż zrobił to Osebić. Także wydaje mi się, że ta walka nie potrwa za długo. Szacun oczywiście dla Martinsa, że wziął ten pojedynek w zastępstwie po raz kolejny, zresztą wchodzi za Jojoę do walki mistrzowskiej. I myślę, że no jednak uważam, że nie wykorzysta tej szansy, dlatego że po pierwsze niedawno walczył i tak naprawdę miał 3 tygodnie, żeby utrzymać. Poczekaj, Grzesiu. Trenerze. Za tydzień debiutuję jako sędzia na gali MMA. W jaki klej trener poleca się zaopatrzyć? Jakiej ilości go przyjmować? O, Wilku Teść 60 44 setne złotego. pisze, że za tydzień debiutuje jako sędzia na gali MMA i pyta, w jaki klej się zaopatrzy. Dorzucił nam też 6,44 do naszego nowego sprzętu do streamingu. A jaki klej polecasz? Dzięki Wilku za donate'a. Jeżeli chodzi o klej, żeby naprawdę zrobić babole, to by trzeba pogadać z amerykańskimi sędziami. Herb, Oni znają jesteś się na czacie. lepiej. Herb, Ten może potrzebna Herb to porada. będzie. Herb się ostatnio ogarnął, ale doświadczenie duże ma. I teraz, no ja, wydaje mi się, że najlepsze babole sadzili po tym, jak najpierw wywąchali 3 tubki Butapremu, poprawili potem wspólnie butelką rozpuszczalniku, a na koniec jeszcze tam sobie prywatnie podwąchiwali benzynę z kanistra. To był taki najlepszy zestaw chyba. Oczywiście tak w żartach, nie? Poszatkujący zestaw sędziego. Tak jest, także powodzenia Wilku na tym sędziowaniu. Trzymam kciuki, żeby wszystko dobrze poszło i dzięki za donate'a. Ale to jak za tydzień sędziuje, to chyba na Koloseum od razu wyjeżdża z grubej rury z debiutem Wilku. Powiedz jeszcze, gdzie sędziujesz Wilku, bo to ciekawe. Ale powodzenia i trzymamy kciuki, żebyś bez kleju porządnie posędziował, żebyś wypłynął na szersze wody, bo polscy sędziowie to dobrzy sędziowie. Tymczasem Wulfstan narzeka, że stypa na czacie ostatnio średnio jeden wpis na 5 minut. To chyba dlatego, że wszyscy teraz uważnie słuchają i sami myślą, na kogo obstawić, ale na Wulfstana można liczyć. On robi Boruta awanturę na czacie, sapie do wszystkich, wyzywa wszystkich, także, ale tak z kulturą oczywiście, więc ruch na czacie jest. Trzymać wagę i jeszcze dociąć te kilogramy do kategorii mistrzowskiej. No i do tego Wikłacz jest teraz naprawdę na fali wznoszącej. Myślę, że nikt nie jest w stanie go zatrzymać w KSW na ten moment. Także uważam, że Wikłacz sprowadzi szybko walkę do parteru w pierwszej rundzie i tam od razu spróbuje poszukać jakiegoś poddania. Ostatecznie myślę, że to się skończy maksymalnie w drugiej rundzie, ale obstawiam pierwsza runda poddanie na korzyść Jakuba Wikłacza, który udanie obroni pas przed ogromną publicznością na gali Koloseum 2.
No co tu dodawać? No wiadomo, posypała się pierwotna walka, fajnie, że znalezione zastępstwo, ale Kuba Wikłacz wygra to przez poddanie, no chyba nikt nie typuje inaczej. Byłaby sensacja, gdyby skończyło się inaczej. Gdyby Wikłacz przegrał, to naprawdę to by była sensacja, ale nie przegra, wygra przez poddanie. Amen. No i w kolejnej walce Michał Materla zmierzy się z Radkiem Paczuskim. I to jest pojedynek, z którym mam problem, bo pewnie Michał Materla ma dobry game plan ułożony z Piotrem Bagińskim i pewnie nawet może go i przetrenował, ale w walce go nie zrealizuje. Bo mówiliśmy, co powinien zrobić Michał Materla w walce z Mariuszem Pudzianowskim, zrobił kompletnie odwrotnie. Nie wiem, czy miałeś okazję słuchać wywiadu Szymka Kołeckiego. Tak. Szymek Kołecki mówi, że jeszcze rozmawiał z nim chyba tydzień przed walką i znał game plan i uważał, że ten game plan powinien wystarczyć na Mariusza Pudzianowskiego, a No, tu się zgadzam z Szymkiem w tej wdał kwestii. się w bójkę z Pudzianem, co było najgorszym rozwiązaniem w przypadku Michała Materli i podejrzewam, że tu również w tą bójkę z Radkiem Paczuskim się wda i skończy się to podobnie, bo bicie się z Radkiem Paczuskim nie jest dobrym pomysłem, bo po pierwsze dysponuje dobrym technicznie boksem, a właściwie kickboxingiem, bo i kopnięcia tam przecież są bardzo dobre, dobrze dokręca te ciosy, generuje sporą siłę, potrafi znokautować, a wiemy, że szczęka Michała Materli nie jest najmocniejsza. Ale jeżeli Michał Materla postanowiłby sprowadzić Radka Paczuskiego, oczywiście Michał Materla też nie jest nie wiadomo jaki zapasiek, tam jest super kontrola w parterze, ale zapasy ofensywne to nie jest jego konik. Natomiast wydaje mi się, że dalej są lepsze niż defensywne Radka Paczuskiego, więc gdyby zdecydował się pójść po obalenie, to kto wie, jakby ten pojedynek wyglądał. Jeżeli znajdą się na ziemi, to raczej Materla już nie wypuści stamtąd Paczuskiego. Natomiast no, przeszłość nauczyła nas, że Michał Materla, nawet jak ma dobry game plan i go przetrenuje, to i tak pójdzie w bitkę, a ta bitka źle się dla niego skończy i wygra to Radek Paczuski przez TKO. Tomek. No, niestety nie podoba mi się to zestawienie. Michał Materla to oczywiście legenda MMA w Polsce. Powinien jeszcze walczyć, ale znajdować mu przeciwników nie młodych wilków idących do przodu jak burza w arcyniewygodnym stylu, najgorszym z możliwych dla niego, bo striker z dobrym dystansem, długim zasięgiem, fajnymi tymi takimi obronami. Ja nawet nie chcę ujmować ofensywnych zapasów Materli, bo on potrafi obalić. Tak, To, że rzadko to robi, to jest inna ale sprawa. nie jest Tym jakimś razem super zapasiorem, nie? no, też nie jest jakimś super jeszcze doświadczonym zawodnikiem Pamiętasz, MMA jak Paczuski. Mo Salimbo obalał na EFM, biegł z nim przez całą Tak. klatkę i też tam miał problem, żeby go obalić, Ale nie? to Mous Rimbo to był taki, po pierwsze ma Mous dobre zapasy defensywne, po drugie kawał silnego tura i teraz Paczuski, oczywiście to też jest silny facet, ale u niego ta siła to jest taka siła strikera, ale tutaj koszmarem dla Materli będzie to, nawet jeżeli on pójdzie od początku po obalenie, to pokazał się, że świetnie chodzi na nogach, po pierwsze korzysta z tego dystansu, nie zaniedbuje wstawania. Tam słyszę dobre rzeczy o tym, jak on na treningach wstaje, co na treningach, to na treningach, w walce niekoniecznie tak musi być. A wiemy, że Michał potrafi zabetonować jak mało kto i skończyć ciosami tam z bocznej czy z krucyfiksa. Natomiast chodzi o to, że żeby kogoś mieć w bocznej w 10 sekund, jak Marcin Najman, który może mieć każdego, to trzeba się do niego jeszcze ciasno zbliżyć. A tutaj to będzie piekielnie ciężkie, bo pomimo, że to jest nowy zawodnik w MMA Paczuski, to tam trenując sobie w Uniku u trenera Szyszki, on jest świetnie przez trenera Szyszkę ustawiony, jeżeli chodzi o to czucie dystansu, chodzenie, kontrowanie, nie wdawanie się w niepotrzebne wymiany, no genialnie to u niego wygląda. I tutaj dla Michała Materli, on powinien walczyć z jakimiś grapplerami teraz. Powinni mu brać, tak jak pamiętasz, tą walkę ze słynnym urywaczem nóg Torquinho, kiedy go wziął i znokautował, wiesz, była fajna walka, walczy naprawdę Materla, który jest jaki jest, legenda polskiego MMA, z dobrym parterem ze wszystkim, dostał chłopa, który wszystkim urywa nogi i znokautował go. To są fajne walki, takie właśnie walki Jeszcze takich tą legend. taką charakterystyczną akcją Michała Materli, lewa ręka w górze i prawy, on jest bity, to taki nie łokieć buła, ale kołowrotek. Bo Michał Materla zaczyna tego cepa z dołu, ciągnie go tak i właśnie tak trafiał tych swoich przeciwników. To jest taka charakterystyczna akcja Michała Materli.
No ale dlatego w takich walkach bym widział Materla. To jest koszmarnie zły przeciwnik dla już rozbitego mocno Michała Materli. Jeżeli Michał Materla spróbuje bawić się w stójkę na początku, to już nie zdąży potem zrobić nic innego. Jeżeli pójdzie od początku po obalenie, to jakieś tam szanse ma, ale faworytem jest zdecydowanie przez KO, TKO Radek Paczuski, no, który rozwija się świetnie. No, w tym robi mega progres, no i po prostu no Unik to jest, tak jak wcześniej mówiłem o tym znakomitym klubie kickbokserskim Czerwony Smok w Poznaniu, no to tutaj Unik to jest klub, który kickbokserów no genialnie ustawia na zawodników MMA i pomimo tego małego doświadczenia obawiam się właśnie, że tutaj zdecyduje styl i wygra przez KO, TKO. Obawiam się dlatego, że no po prostu nie życzę Michałowi kolejnego ciężkiego nokautu, ale wszystko się na to zapowiada. Niemniej jednak fajnie, że w końcu będzie mu dane zawalczyć na Narodowym, ale to może być dla niego niezbyt miły wieczór. A co ma Grzesiu do powiedzenia? Posłuchajmy. Michał Materla podejmie Radka Paczuskiego na gali Koloseum i przyznam szczerze, że jest to troszeczkę taka walka z tytułu zmiany warty, dlatego że no troszeczkę na pożarcie Radkowi Paczuskiemu został rzucony Michał Materla, natomiast trzeba też mu oddać, że on wielokrotnie już miał być weryfikatorem takich młodych zawodników, którzy dopiero gdzieś tam przebijają się do czołówki. No i był w stanie wielokrotnie popsuć ich plany i troszeczkę ich zatrzymać w rozwoju sportowej kariery. Chociażby Damian Janikowski był takim przykładem, który też miał Materlę wtedy pokonać. Niektórzy tak uważali, chociaż większość też uważała, że to był mismatch na korzyść Materli, który jeszcze wówczas znajdował się w dobrej formie. Natomiast teraz no, ta forma pozostawia już wiele do życzenia, mimo że Michał jest bitny, na pewno umiejętności posiada. No to widać już u niego po prostu oznaki dużego przebiegu, jeśli chodzi o karierę sportową, także wieku i rozbicia. No Michał Materla już od dawna nie trzymał ciosu i po prostu był jednym z najbardziej rozbitych zawodników w organizacji KSW i w polskim MMA, dlatego uważam, że będzie to dość jednostronny pojedynek i Radek Paczuski po prostu szybko rozbije i rozprawi się ciosami z Michałem Materlą. Nie wykluczam natomiast, że Materla spróbuje poszukać sprowadzenia i być może nawet uda mu się je uzyskać, chociaż wydaje mi się, że też jego ambicja nie pozwoli mu na to, żeby od razu w pierwszych sekundach nurkować po nogi Paczuskiego i będzie chciał się sprawdzić w stójce, jak to on zwykle robi. Natomiast w tej stójce, mimo że potrafi uderzyć i ma z czego na pewno palnąć, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, miewa problemy z zawodnikami, którzy mocno biją. I właśnie takim zawodnikiem jest Radosław Paczuski, który świetnie markuje niskie kopnięcia, który naprawdę bardzo dobrze wyprowadza ciosy, kombinacje uderzenia, więc złapać go na kontrę wcale nie będzie łatwo, a wiemy dobrze, że Michał Materla to głównie kontruderzacz, który potrafi w tempo uderzyć swojego zawodnika, gdy ten wyprowadza cios. Natomiast uważam, że jednak stójkowa maestria Paczuskiego to będzie za dużo dla Materli. I jeśli nie poszuka szybko sprowadzenia, no to nie będzie miał żadnych szans w tej walce. Jeśli znajdzie to sprowadzenie i uda mu się dojść do krucyfiksu, to być może ten pojedynek wygra. Natomiast też warto odnotować, że nie możemy z góry zakładać, że Radosław Paczuski nie ma kompletnie obrony przed sprowadzeniami. Jest to zawodnik, który już od wielu lat szlifuje tę płaszczyznę i wydaje mi się, że on wcale nie będzie mocno odstawał od Materli, jeśli chodzi o zapasy. W sensie oczywiście Materla na pewno będzie miał lepsze zapasy i ofensywne, i defensywne, aczkolwiek uważam, że Paczuski mocno się w tej płaszczyźnie rozwinął i myślę, że nie będzie się dawał tak łatwo sprowadzać na matę. Dlatego wydaje mi się, że to jest taki pojedynek, który no, dość przykry sposób Michałowi Materli odbije się na karierze, oby nie na zdrowiu, bo naprawdę szkoda zaliczyć kolejny knockout. Natomiast no, nie widzę tutaj jakoś za bardzo szans dla Materli. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, powtórzę się po raz kolejny, że może poszukać sprowadzenia, ale po pierwsze nie będzie to łatwe do zrobienia, a po drugie nawet jak to sprowadzenie uzyska, to też niekoniecznie będzie w stanie od razu ten pojedynek tam skończyć. I też ta ambicja Materli, żeby bić się na pięści ze swoimi rywalami, weźmie tutaj pewnie górę, co niestety może się dla niego źle skończyć. Typuję zatem Radosława Paczuskiego przez nokaut w pierwszej rundzie. Michał. To tyle od Grzesia na temat tego pojedynku. Tutaj jesteśmy zgodni. Kolejna walka to znów wróżenie z fusów Arek Brzosek, Bogdan Stoika. No i tutaj ewidentnie rywal ściągnięty pod Arka Brzoska.
No i znów zasada, kto trenuje dłużej MMA, wygra ten pojedynek. Arek Brzosek dłużej trenuje MMA, Bogdan Stoika, z tego, co udało mi się dowiedzieć od ludzi interesujących się kickboxingiem, wybitnym kickboxerem nie jest. Dużo lepiej wygląda to u jego brata, który też tam jakieś pojedynki MMA miał. Więc Arek Brzosek przez morderstwo prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, ale to znów zakrawa o wróżenie z fusów, Tomek. Nie wiem, kto to, znaczy pewnie wygra to Radek Płaczuski, pewnie to Wrzosek oczywiście wygra, ale ja nie znam tego drugiego zawodnika, nie interesuję się kickboxingiem specjalnie, coś tam widziałem, jakieś walki, Wrzoska w kickboxingu tak jednym okiem, o Wrzosku można niewiele powiedzieć w MMA, o jego rywalu jeszcze mniej, prawdopodobnie no, jest lepszy w stójce Wrzosek, dłużej ćwiczy parter, więc pewnie wygra, ale ja nie podejmuję się typowania tego, bo to znowu nie jest walka dwóch zawodników takich pełnowymiarowych MMA. Znaczy, jeden stawia pierwsze kroki w MMA, drugi jest jeszcze kompletnie zielony. Zapewne wygra Wrzosek, ale mnie ten pojedynek mało interesuje. Z całą sympatią dla Wrzoska, ale jako to za, no, ta walka jako z walka MMA, no to jest taki freak fight typowy, żeby przyciągnąć kibiców na stadion. Pewnie spełni swoje zadanie, natomiast mnie ona nie interesuje i nie wiem. Zanim odpalimy Grzesia, to korzystając z tego, że wciąż jest tak dużo osób, a jest 10 minut po północy, to dobijmy do tej setki 7 łapek. Została 173 osoby, a tymczasem odpalamy. Co ma Grzesiu do powiedzenia na temat tego pojedynku? Nie będę ukrywać, że nie interesuje mnie za bardzo kickboxing, dlatego też nie mam zbyt wielu informacji o Bogdanie Stoice. Bogdan Stoika to przede wszystkim taki typowy kickboxer, który walczy dość agresywnie, z tego co udało mi się zobaczyć i znaleźć. Jest to zawodnik, który bardzo często szuka latających kolan, obszernych sierpów, jest w stanie kończyć pojedynki, no, w kickboxingu. I generalnie bardzo dużo tych skończeń miał, chociaż też często dochodził do decyzji, albo tak rozbijał swoich rywali, że nie wychodzili do kolejnych rund, więc na pewno jest to zawodnik, który walczy bardzo widowiskowo, na pewno jest to zawodnik, który też ma charakter do walki i który nie przyjedzie tutaj tylko po wypłatę, tylko przyjedzie dać naprawdę show i fajerwerki w klatce KSW przed dużą publicznością. Jeśli chodzi o Wrzoska, no to już trochę wiemy, jak sobie radzi w MMA. Jest to zawodnik, który nadal walczy mocno kickboksersko. Jest to zawodnik, który często odwołuje się do tej swojej firmowej kombinacji, czyli 1, 2 i wysokie kopnięcie. Jest to też zawodnik, który masakruje wręcz wykroczne nogi swoich przeciwników, o czym przekonał się Tomasz Moźny w ostatniej walce. I myślę, że w tej walce także będzie mocno okopana ta noga Stoiki. I uważam, że prędzej czy później Wrzosek złapie go albo właśnie low kickami, albo jakimś kopnięciem na głowę i jego przeciwnik padnie na deski. Nie wykluczam tego, że ta walka i tak skończy się decyzją, dlatego że Wrzoska pojedynki, mimo że tak naprawdę w każdej sekundzie mogą się skończyć, no to są to walki, które jednak często dochodzą do pełnego dystansu, choć oczywiście też Wrzosek dysponuje tym tak zwanym finishing ability. Dlatego nie wykluczam, że tu będzie jakiś knockout. Nie wykluczam też, że zawodnik, który tutaj przyjeżdża i jest w cudzysłowie rzucony na żar Polakowi, który walczy przed swoją własną publicznością, może sprawić niespodziankę. Dlatego, że Wrzosek ma tendencję do tego, że oddaje te walki i w dwóch swoich poprzednich pojedynkach był zagrożony, leżał na deskach, był znokdaunowany. I nawet w tej walce z Możnym, którą prowadził do jednej bramki, no to trzecią rundę oddał i był bliski tego, żeby zostać ubitym przez zawodnika, który praktycznie już nie miał nogi i przez zawodnika, który był okrutnie steroryzowany przez Wrzoska przez poprzednie dwa starcia. Także w walkach Wrzoska naprawdę nie można mrugać, dlatego że są to walki, które mogą się z minuty na minutę obracać w drugą stronę. Zawodnik z Warszawy ma tendencję do tego, żeby tracić trochę czujność i koncentrację, przez co właśnie popełnia błędy, które rywale są w stanie wykorzystać, czyli złapać go na jakiś cios. Trochę za dużo nonszalancji też było już w tej walce z Możnym i myślę, że to go trochę zgubiło. Mam nadzieję, że tutaj będzie skupiony i będzie realizował po prostu swój plan, bo tak stricte jest zawodnikiem nieco lepszym. Nie wykluczam też, że
będzie w stanie tutaj poszukać parteru i odwołać się do swoich zapasów, o których wspominał w wywiadzie, więc można wywnioskować, że coś tutaj takiego Wrzosek planuje zrobić, żeby pokazać, że jest już pełnoprawnym zawodnikiem MMA. A jak dobrze wiemy, takim zawodnikiem nie jest i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie. Natomiast no, jest to starcie, które może być efektowne i tak szczerze mówiąc, nawet mnie ciekawi, jak się potoczy. Wydaje mi się, że jednak Wrzosek nie powinien tutaj mieć większych problemów, żeby tę walkę wygrać. Natomiast tak jak mówię, na pewno zostawi uchylone okienko swojemu rywalowi, żeby jakiś jego błąd wykorzystał. I pytanie tylko, czy Stojka zdoła to zrobić i skończyć Wrzoska, bo szczękę na pewno ma mocną, choć często pada na deski, ale wydaje się, że on raczej nigdy nie jest mocno podłączony. Po prostu jest knockdownowany, ale jest w pełni świadomy. Także stawiam tutaj na Wrzoska i myślę, że wygra tę walkę decyzją. To tyle od Grzesia. Kolejna walka to pojedynek Pawła Pawlaka z Tomkiem Romanowskim. Świetne starcie. Z jednej strony Romanowski, który był przez wszystkich skreślany i tak doszedł do tego mistrzowskiego poziomu. Wiemy, co jest jego najmocniejszą bronią, czyli to skracanie dystansu, bardzo dobry boks. Z kolei Paweł Pawlak, zawodnik, po którym nie wiadomo czego się spodziewać. Chaotyczna stójka, nie wiadomo czy strzeli frontem, czy jakimś łokciem. Ale jest, wydaje mi się, zawodnikiem bardziej przekrojowym i jeżeli zaprzęgnie do działania zapasy, to będzie w stanie ten pojedynek wygrać i wygra go decyzją, nie wdając się w wymiany z Tomkiem Romanowskim, bo to jest najgłupsza rzecz, jaką może zrobić rywal Tomka Romanowskiego. Schodzenie, cofanie się w linii prostej na siatkę to też jeden z błędów, którego Paweł Pawlak nie może popełniać, ale wcale nie wykluczam, że cofając się właśnie będzie gdzieś stopował frontkickami swoimi firmowymi Tomka Romanowskiego i to może być taki game changer tego pojedynku. Niemniej jednak, gdybym ja miał postawić, to wygra tutaj bardziej przekrojowy zawodnik, którym jest w mojej opinii Paweł Pawlak i to on zostanie mistrzem kategorii średniej po sobotniej gali. Tomek. Nie, Grzesia teraz Ale pierwszy. ty nie mówiłeś nic o Wrzosku Jak to Grzesiu nie prawie mówiłem? 4, ponad 4 minuty, więc. Ja też mówiłem, tylko mniej. A tak teraz do tej walki. No to jest mega ciekawy pojedynek. Jeden z kilku, które mnie najbardziej na tej gali interesują. Mega dobry. I faworytem zdaje się jest Romanowski u większości ludzi i u bukmacherów. No i Romanowski no, jest mega groźny, bo tak, on ma ofensywny styl zapaśniczy, zagania, walczy z mańkuta, walczy, żeby zagonić pod siatkę i tam wykańczać, pomimo tych swoich krótkich rąk, no to skraca skutecznie dystans i ci ludzie z dłuższymi rękami mają problem i potrafi ich tam wykończyć. Pokazał się bardzo fajnie w walce z Paczuskim, który no znakomity striker, dłuższy zasięg od niego, bardzo dobrze poruszał się na nogach. Nie zdołał go skończyć Romanowski, ale zdołał wywierać tą presję, przechodzi ten jego zasięg i trafiać skutecznie. Po bardzo dobrej walce wypunktował go. Natomiast ma do tego bardzo dobre defensywne, znaczy bardzo dobre, no solidne defensywne zapasy ma. Na jego najsłabszym punktem jest, wbrew jego zapewnieniom, no jednak jest parter jego najsłabszą stroną. I teraz Pawlak. Powiedziałeś, że on ma taką chaotyczną. Według mnie on nie ma chaotycznej. Ma taką niewygodną, ale to nie jest chaotyczna stójka. Nie wiem, dlaczego ludzie mówią, że jest chaotyczna. Jest kilku zawodników z chaotyczną stójką. Pawlak ma taką, bym powiedział, połamaną, ale połamana, chaotyczna to są dwie No, różne może masz rzeczy. rację. I teraz Pawlak jest, wiadomo, Paczuski to klasa kickbokser, który robi olbrzymie postępy w MMA, ale jednak Pawlak siedzi dużo dłużej w MMA i według mnie na nogach porusza się lepiej od Paczuskiego. Do tego w tej stójce niewygodnej Pawlaka jest jedna koszmarna rzecz dla takich zawodników jak Romanowski, frontkick. Frontkick, który no wbrew prawom fizyki, on czasami go bije, on wchodzi jak złoto, on potrafi naprawdę dystansować w połączeniu z pracą na nogach Pawlaka, ten taki robiący i ma dłuższy zasięg Pawlak, będzie chodził, będzie dystansował się frontkickiem, kiedy nie będzie mógł samym pracą na nogach porobić, do tego też potrafi bardzo niewygodnie boksować, także u niego ten styl jest mega niewygodny i na poukładanych zawodników robi problemy. Romanowski jest bardzo poukładanym zawodnikiem, oczywiście bardzo skutecznym i to nie jest tak, że ja to skreślam Romanowskiego, bo to jest bardzo wyrównany pojedynek, ale dla mnie faworytem jest tutaj Paweł Pawlak, do tego jeżeli
Romanowski nie sprowadzi Pawła Pawlaka, bo Romanowski nigdy nie sprowadza, nawet nie próbuje. Paweł Pawlak nie będzie miał łatwo sprowadzić Romanowskiego, ale jest w stanie to zrobić. Jeżeli sprowadzi Romanowskiego, to go zakatuje łokciami. Paweł Pawlak ma bardzo dobre ground and pound, ale nawet nie tyle pięściami, co łokciami. On potrafi robić straszną krzywdę łokciami w parterze i tutaj wydaje mi się, że Romanowski będzie nawet może wstawać w stanie spod Pawlaka, tylko że on nazbiera tyle łokci, że będzie poniszczony, porozcinany i będzie naprawdę ciężko tutaj. I teraz Dario pisze na przykład, Pawlak tylko decyzja. Otóż nie, nie tylko decyzja, jeżeli właśnie będzie znokdaunuje, sprowadzi Romanowskiego, co jest możliwe, to go jest w stanie wykosić łokciami, zrobić TKO albo lekarskie przerwanie przed czasem. Teraz obaj mają bardzo dobrą kondycję i nie spodziewam się, że któryś z nich tam spuchł, więc to będzie walka pełny młyn, będzie pełny ogień. Romanowski oczywiście może zagonić skutecznie pod siatkę Pawlaka i go znokautować, chociaż to nie będzie łatwe. Może wygrać decyzją, ale to działa tak samo w drugą stronę. Dodatkowo tutaj jeszcze ten aspekt parterowy, zapaśniczy. Romanowski jest no królem, kiedy stoi na nogach, robi presję i boksuje, ale tu znowu wygrywają bardziej przekrojowi zawodnicy w MMA, a Pawlak jest na tyle niewygodny, na tyle doświadczony i to jego poruszanie się plus te jego fronty, te wyjścia na boki tutaj będą robiły mega dobrą robotę. Dynamiczny, szybki Janikowski miał duży problem, żeby sobie zaskoczyć, jakoś tam skutecznie skrócić, co zrobić, a tutaj Romanowski, on nie bazuje na takim gwałtownym doskoku dynamice, tylko powoli, konsekwentnie idzie do przodu, tak zaganiając i zapychając na siatkę, wykańczając, a to jest dobra wiadomość dla Pawlaka, który no bardzo fajnie pracuje sobie tym dystansem, więc no stawiam, że wygra tą walkę Pawlak, prawdopodobnie na punkty, chociaż jeżeli mnie diabeł mnie podkusi, to postawię, że będzie przed czasem dla Pawlaka, ale bardziej prawdopodobne jest, że na punkty. W każdym razie dla mnie faworytem, niewielkim, bo to bardzo dobry pojedynek, ale jednak zdecydowanym w tej walce jest Paweł Pawlak. A zobaczmy, co ma do powiedzenia Grzesio na temat tego pojedynku. O, naprawdę ciekawy pojedynek Pawlaka z Romanowskim i przyznam szczerze, że jest to jedna z niewielu walk, które naprawdę mam problem, żeby wytypować na tej karcie walk. Jest to na pewno pojedynek na samym szczycie tej kategorii wagowej w Polsce i myślę, że obaj zawodnicy swoją karierą zasłużyli na to, żeby na takim evencie się zmierzyć i jeszcze, żeby na szali ich konfrontacji był pas mistrzowski. Co ciekawe, obaj byli ze sobą zestawiani już dwukrotnie na galach Babilonu, natomiast nigdy do ich starcia nie doszło. To też jest w pewnym sensie ciekawe, że wtedy mieli walczyć tak naprawdę przed znikomą publicznością, czy nawet nie pamiętam, czy to miało być wtedy w studiu, jak była pandemia, czy to było jeszcze przed pandemią, mniejsza o to, a teraz spotykają się na największej możliwej gali, która organizowana jest w tej części świata, także jest to w pewnym sensie bardzo interesujący fakt. Do rzeczy natomiast, Paweł Pawlak jest zawodnikiem przekrojowym, jest to zawodnik, który często odwołuje się do swojej stójki, w której jest bardzo niewygodnym zawodnikiem, w którym jest w tej stójce naprawdę, tak jak jego pseudonim mówi, jest bardzo plastyczny i wyprowadza naprawdę sporo takich uderzeń czy kopnięć, których się przeciwnik najczęściej nie spodziewa. Paweł Pawlak kręci często obrotówki, korzysta z backfistów, jest bardzo lotny na nogach, jest też w pewnym sensie podatny na uderzenia w pierwszych rundach, dlatego że mam wrażenie, że właśnie Pawlak musi dostać mocny cios, żeby się troszeczkę bardziej obudzić i wejść w pojedynek. To widzieliśmy chociażby w jego konfrontacjach z Adrianem Błeszyńskim, gdzie w drugiej walce Błeszyński był bardzo bliski skończenia Pawlaka mocnymi ciosami w parterze, w którym znalazł się właśnie po prawym ciosie Błeszyńskiego i był naprawdę mocno podłączony. Natomiast Romanowski to zawodnik głównie stójkowy, który jest troszeczkę niedoceniany nadal w naszym kraju, choć myślę, że po ostatnich zwycięstwach się to nieco zmieniło. Ja zazwyczaj, jak dobrze pamiętacie, typowałem często Romanowskiego w poprzednich pojedynkach i często, kiedy był underdogiem. W tej walce natomiast no, mam naprawdę problem, żeby wytypować tutaj zwycięzcę, bo Romanowski posiada świetną stójkę,
Ma też bardzo dobrą obronę przed sprowadzeniami. Niech sugerujecie się tym, że Kincel go sprowadził i ubił, ale sprawdźcie, ile razy Kincel próbował tego sprowadzenia, aż w końcu mu po prostu wyszło. Stójce nie był w stanie sobie poradzić ze Romanowskim i to też było wtedy dla mnie spore zaskoczenie, bo myślałem jeszcze wówczas, że Romanowski wcale taki dobry nie jest, ale już od tamtej walki i kolejnych kilku mocno w niego uwierzyłem. Dlatego też w tym pojedynku naprawdę nie wiem, czy wskażę faworyta, dlatego że jest to bardzo bliska walka. Myślę jednak, że Romanowski jest nieco lepszy w tej stójce, jest na pewno skuteczniejszy. No skoro takiego asa stójkowego jak Paczulski był w stanie rozmontować w jego płaszczyźnie i dać naprawdę bardzo wyrównany bój z nim, to myślę, że w stójce z Pawlakiem też będzie dominował. Pawlak oczywiście może poszukać sprowadzenia, natomiast pytanie, czy będzie w stanie tak łatwo sobie je uzyskać, bo zapasy Pawlaka też nie są jakieś bardzo mocne, oczywiście są dobre, ale nie wiem, czy wystarczy to na bardzo dobrą defensywę zapaśniczą Romanowskiego. I wydaje mi się właśnie, że jeśli walka będzie utrzymywana w stójce, no to tam Romanowski będzie rozdawać karty tym swoim niewygodnym boksem, będzie starał się zamykać Pawlaka na siatce, tam będzie starał się wyprowadzić mocne, obszerne uderzenia. Będzie też kopał pewnie po nogach, choć to Pawlak będzie królem kopnięć w tym pojedynku, ale ostatecznie, jeśli miałbym już naprawdę z nożem na gardle wskazać, kto wygra tę walkę, to postawiłbym na Romanowskiego decyzją. Natomiast też wygrana Pawlaka wchodzi tutaj jak najbardziej w grę i szczerze mówiąc, najlepiej na kuponie to chyba omijałbym to starcie, taka moja rada, bo tutaj może się naprawdę wszystko wydarzyć. Jest to świetny pojedynek, na który mocno sobie ostrzę zęby. O, to tak już dodam. No szkoda, że nie mogę popolemizować z Grzesiem, ale to ja bym prędzej ominął Eskijewa z Rutkowskim. Tam jest, tam. Soldajewo. Soldajewo, oczywiście, cały czas o Eskijewie Ale myślę. Tak, podobieństwo jest stylowe jest. stylowe i nawet z wyglądu podobieństwo jest. Natomiast ja bym tamtą walkę pominął zdecydowanie. Czekaj, donate. Tak jest. Konopnicka, to ja pysznie zjadłem 6 kanapek z musztardą, pomidorkiem i polędwicą ze świniaka tuszonego. Robiłem krening w garażu, a wy nadal siedzicie i gaworzycie. Nie macie litości, 9,33 złotego. Dziękujemy, zacne kanapki. Dzięki, Konopniska, ale mi narobiłeś smaka, bo ja jestem po treningu, jeszcze nic nie zjadłem, już mieć saw w żołądku, a my jeszcze jedziemy z tajną misją, będziemy musieli pojechać na stację benzynową, bo to jest jedyne miejsce, gdzie coś do jedzenia jeszcze kupię, bo mi tymi kanapkami teraz narobiłeś smaka, Konopniska. Ale dziękujemy Dzięki za za donata. donata. A my, to taki podtytuł tego podcastu, MMA Śląskim Okiem bez litości. Tak jest, natomiast nie, ja tutaj... Tam Grzesiu powiedział, że jakiś low kicków się spodziewa ze strony Romanowskiego. Nie będzie żadnych low kicków, nie dojdzie na zasięg low kicków, a jeżeli zagoni na siatkę, to nie będzie się bawił w lowy, tylko rozkręci piąchy. No jest bardziej przekrojowy Pawlak i znowu pamiętajcie, wygrywa bardziej przekrojowy. Nie ustępuje mu Pawlak wcale w stójce mocno. Jest na tej presji, może jest minimalna przewaga Romanowskiego, ale Pawlak ma naprawdę dobrą stójkę. W parterze jest lepszy Pawlak, zapasy takie całościowe ma lepsze Pawlak. Premiujcie zawsze tych bardziej przekrojowych zawodników. Z całym szacunkiem dla Romanowskiego, który jest bardzo mocny, ale tutaj, no tak, decyzja dla Pawlaka to. Znaczy, Pawlak spokojnie, a można spróbować decyzję. Szpilka Pocianowski to kolejny pojedynek. No i tutaj, no, jakby nie jest. Nie wiadomo, co może się wydarzyć, bo Mariusz Pudzianowski wrócił do Armiego Szamajewa, trenuje w WCA, podobno zasuwa na wszystkich zajęciach, nie, to jak, nie jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast Armii mądry chłop i odpowiednio Mariusza pod Artura Szpilkę ustawi, czyli łapać, rzucać i zamęczyć. Artur Szpilka z racji tego, że panowie reprezentowali jeden klub, na te przygotowania zmienił swój sztab szkoleniowy. No i z tym mam problem. Brak wartościowych sparring partnerów, brak porządnego trenera od MMA nie będzie premiował Artura, a wręcz dodawał tylko boostował Mariusza Pudzianowskiego. I o ile Mariusz potrafi w swoich szarżach biec do przodu i może nadziać się na cios Artura Szpilki, co by Arturze nie mówić, to technicznie dobry bokser i będzie, bazując na tym swoim odchyleniu, w stanie gdzieś tam ustrzelić Mariusza Podzianowskiego. Do tej pory go nikt nie skończył i Szpilka mógłby być tym pierwszym.
to daje na to bardzo małe szanse i uważam, że Mariusz sprowadzi i ubije szpilkę, który jak już będzie położony na plecach, to raczej spod Mariusza nie wstanie. Domek. No, już dawno temu, kiedy tą walkę ogłoszono, jeszcze się wtedy nic nie pozmieniało, to mówiłem, że tą walkę wygra Szpilka i wtedy byłem tak przekonany, tłumaczyłem dlaczego, dlatego, że no, wtedy Mariusz był poza WCA, gdzieś tam bujał się przed tym pojedynkiem z Kalidowem, z jakimiś kolegami gdzieś trenował, Szpilka z kolei trenował w WCA, gdzie świetnie Mariusza znają i gdzie dobre game plany układają. No ale nagle Mariusz przeprosił się, wrócił do WCA, a Szpilka no, z tego WCA poleciał, bo nie będą się szykowali w jednym klubie. Także tutaj i od tego czasu Szpilka zrobił bardzo duży błąd. Powinien iść do innego porządnego klubu, obojętnie gdzie. Mógł sobie jechać do Łodzi, mógł sobie jechać do Poznania, ileś tam innych klubów by znalazł. Natomiast on postawił na. Wziął sobie head coacha, który nie jest trenerem MMA w ogóle, jest trenerem od samej stójki, co jest głupotą, dlatego że stójka w tym pojedynku będzie należała bezwzględnie do Szpilki, więc po co szlifować to, co i tak ma się lepsze i co już nic więcej nie pomoże. Pudzianowski nie będzie wdawał się w wymiany, on zrobi to, co lubi najlepiej, będzie sobie trzymał dystansik. Jeżeli Szpilka pójdzie do przodu, to on też poleci do przodu na aferę w obalenie. Jeżeli się będzie cofał Szpilka, to tam może spróbuje jakiegoś low kicka, ale potem też rzuci się, żeby obalić. To będzie ewidentnie plan na tą walkę Mariusza Pudzianowskiego. I Szpilka, gdyby był dobrze przygotowany, to miałby wszystko, żeby ten pojedynek wygrać, dlatego że jeżeli pamiętacie walkę z Różalem Pudziana, to tam wyglądało trochę podobnie. Pudzian się strasznie bał stójki Różala i słusznie, że się bał strasznie stójki Różala. Wtedy jeszcze Różal był w formie i mocno bił, mocno kopał i Pudzian za wszelką cenę leciał po obalenie. Różala ani dobrego parteru, ani dobrych zapasów nie miał i nie ma, więc Pudzian to obalenie w pierwszym rzędzie wyegzekwował. Na ziemi, jako że Pudzian nie ma dobrej technicznej kontroli, wszystko robi na spinie, na pełną siłę, no to zamiast docisnąć go kolanami, łokciami, sobie kontrolować, odpoczywać, wymęczać punkty, trzymał go na takiej spinie, że aż posiniał od trzymania, przy tym nie mógł nic zrobić, a parteru na pewno nie poprawił od tamtego czasu. Więc gdyby tak trzymał Szpilkę, to spompowałby się tym trzymaniem, tak jak spompował się z Różalem i odklepał wtedy w drugiej rundzie przy wejściu w nogi, odklepał tą gilotynę, nawet nie, przepraszam, nie odklepał. Po latach się okazało, że odklepał, no, niewpięte nogi z motylej gardy gilotynę i tutaj mniej więcej byłoby podobnie, tak uważałem, ale sytuacja się zmieniła, dlatego że Szpila trenuje sobie z jakimś strajkerem, ma jakiegoś kolegę niby zapaśnika, z którym coś tam się przepycha, trenują na jakiejś sali gimnastycznej, pojechał na sparingi do Arachionu Olsztyn, ale tam sparował z jakimiś chłopakami po tam, nie wiem, 90 parę, 100 kilogramów, dużo lepszymi technicznie, ale dużo lżejszymi, słabszymi i innymi stylowo niż Pudzian. To są żadne sparingi, nie ma head coacha z MMA. Nawet robił sparingi z Mamedem, ale co sparing z Mamedem mam mu dać w walce z Pudzianem? No dokładnie, mamy co prawda rozjechał Pudziana jak karakana, no ale to on rozjechał go takimi technikami, których Szpilka nie zrobi. I teraz no w związku z tym, ja kibicuję Szpilce w tym pojedynku, ale nie widzę jego zwycięstwa niestety. Mało mnie ta walka interesuje, odkąd poszedł. No będzie po prostu, no Pudzianowski zrobi swoje, czyli będzie łapał i rzuca, łapał i rzuca. Jeżeli spróbuje się bić w stójce, czego nie zrobi, no to przegra, ale nie zrobi. A Kumaty, bardzo trener mądry, Arbisz Amajew, który zna dodatkowo Szpilkę, bo trenowali razem, przygotuje go. Szansa jeszcze może być tylko taka, że Pudzian się spali przed tym pojedynkiem, tak samo jak spalił się przed pojedynkiem z Mamedem, tylko, bo będzie pamiętał, ile razy dostawał KO na wątrobę od Szpilki, bo to w kuluarach krążą te opowieści, jak robili stójkę, dostawał na wątrobę i padał Pudzianowski od Szpilki. Natomiast tutaj bardzo dobrze o tym będzie Arbi wiedział, nie pozwoli zrobić tego Szpilce. Pudzian sobie pójdzie. Te problemy z głową w poprzedniej walce też trochę chyba wynikały z braku Arbiego w narożniku, no wiedział, że walczy przeciwko Arbiemu i to zniszczyło mu głowę. I tak by przegrał z Mohamedem według mnie i tak, ale nawet gdyby miał Arbiego wtedy, ale na pewno wyglądałoby to lepiej. Nie byłoby tego odklepania ciosów, nie byłoby tego takiego kulenia się, oddania rzutu. Próbowałby coś zrobić i teraz będzie wyglądał lepiej psychicznie, pójdzie, będzie obalał.
i obawiam się, że wygra to Mariusz Pudzianowski. Obalam się dlatego, że nie lubię Pudziana, jak wszyscy wiecie, i nie kibicuję mu. Konopniska, już słyszę ten głos Arbiego, prawy cholerny hak. Cholierny. Cholierny. Nie, nie będzie tak krzyczał Arbi, dlatego że nie będzie wdawania się w bijatykę, próby wymieniać ciosami ze Szpilką. Jeżeli bardzo szybki, dynamiczny, obszernie bijący Denis Załęcki nie mógł ani razu dosięgnąć Pudziana, machał tymi cepami, no to nie dosięgnie go tym bardziej Pudzian, który nie idzie na wymiany, tylko szuka sobie pojedynczego Szpilkę. Luja, przepraszam, Szpilkę nie będzie, nie, Pudzianowski, który szuka tylko pojedynczego Luja, ogłuszacza, karpia, to tym bardziej nie będzie go w stanie trafić Pudzianowski, Szpilka będzie tylko się odchylał i kontrował, ale Mariusz nie będzie chciał tego robić, będzie obalał, no i trenujący sobie z trenerem Rogalą, pewnie bardzo dobrym trenerem od stójki, no ale nie trenerem od MMA, bez takich sparring partnerów podobnych do Pudzianowskiego, no to Szpilka to niestety przegra. Zobaczymy, co do powiedzenia ma Grzesio. O walce Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką nie będę za dużo mówić, bo myślę, że jest to dość klarowne zestawienie, które zostało troszeczkę tak jakby naciąganie, podpromowane jako jedna z największych walk, jaką można zrobić na polskiej ziemi. No jeśli chodzi o medialność, to pewnie tak jest, natomiast jeśli chodzi o poziom sportowy, no to na pewno nie jest to nawet w top 50. Dlatego, że oczywiście Artur Szpilka to były pretendent do pasa mistrzowskiego w boksie. Natomiast Mariusz Pudzianowski, no to zdecydowana legenda, jeśli chodzi o polską ziemię. Można go lubić lub nie, ale na pewno jest to zawodnik, który tutaj swoje 5 groszy dorzucił do rozwoju tej pięknej dyscypliny w naszym kraju. Ale do rzeczy, no jest to takie typowe zestawienie grapplera ze Stójkowiczem i to można powiedzieć, że w tej sytuacji też doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, dlatego że dla Szpilki będzie to tak naprawdę pierwsza, no w zasadzie druga walka, powiedzmy, w MMA, bo tego wyskoku do innej organizacji ciężko tak naprawdę nazwać pojedynkiem. W pierwszej walce Artur oczywiście pokazał, że też pracuje nad parterem i że jest w stanie sam inicjować sprowadzenia i być może nawet nie byłoby to głupie, żeby poszukać tego obalenia w walce z Mariuszem Pudzianowskim i go zaskoczyć w ten sposób. Choć myślę, że Artur Szpilka ma znacznie więcej atutów w stójce, co oczywiście nie jest żadną tajemnicą. Myślę, że Pudzianowski nie będzie chciał za bardzo wymieniać ciosów ze Szpilką i po pierwszej wymianie zanurkuje po prostu po nogi Artura. Szpilka nie będzie w stanie wybronić tego sprowadzenia, dlatego że Pudzian, jak już wjedzie taranem w swojego przeciwnika, no to zazwyczaj jest w stanie to sprowadzenie sobie zdobyć. Tym bardziej, że jest na pewno też silniejszy fizycznie od Szpilki, więc nawet takie siłowe, stricte sprowadzenie tutaj powinno wystarczyć. Jak Pudzianowski znajdzie się z góry, to porozbija łokciami i ciosami Szpilkę. I myślę, że ta walka może skończyć się już w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że będzie to pojedynek troszeczkę podobny, jak walka dojdzie do parteru, jak z Tyberiuszem Kowalczykiem, z którym mierzył się też na gali Koloseum swoją drogą. Po prostu brutalnie, chamsko porozbija Szpilkę i sędzia przerwie pojedynek. Myślę, że Pudzianowskiego naprawdę ciężko jest skończyć ciosami w stójce. Wielokrotnie pokazał, że ma twardy łeb i też kilka razy wyłapał naprawdę mocne uderzenie od swoich rywali, a jednak nawet nigdy się nie przewrócił. Także Szpilka będzie miał naprawdę ciężkie zadanie do wykonania. Jest oczywiście szansa, że upoluje jakiś podbródkowy w kontrze na obalenie Mariusza, bo on się naprawdę mocno odsłania przy tych sprowadzeniach. Ale wydaje mi się jednak, że nie będzie w stanie przeskoczyć tego doświadczenia w MMA, jakie ma Pudzianowski, Szpilka, i skończy po prostu ubity ciosami w parterze w pierwszej rundzie. Oj, coś czuję, że polemizowałbyś z Grzesiem o tak, odporności. Tak, już nie, no, odniosę się, nie ma tu Grzesia, no więc ja sobie mogę dyskutować, ale odniosę się, więc tak, nie zgadzam się z Grzesiem, że Szpilka jest, że Pudzian jest odporny na ciosy. Absolutnie nie jest. Owszem, on nie został nigdy znokautowany, ale to dlatego, bo on się panicznie boi ciosów. On trzyma sobie dystans i albo leci po obalenie, jak wie, że to jest dobry striker, albo jeżeli to wie, że to jest jakiś grappler, tak jak było z Gracie, no to szuka sobie, żeby walnąć Luja ogłuszacza, tak samo było z Materlą. Natomiast właśnie on nie potrafi przyjmować ciosów, przecież on padał na kolana po liściu od Popka. Jak się Popek cofał, gdzieś tam machnął tą ręką, tak całkowicie niegroźnie, to Pudzian dostał, aż przyklęknął po tym, co tam się działo z Kołeckim. No, to, nie,
Ja nie kojarzę ani jednej walki, gdzie Pudzian przyjął mocny cios i ustał. Uważam, że Pudzianowski zasłania się tymi grubymi łapskami, bo ma duże łapy i zasłania się nimi szczelnie, żeby nie dać się trafić. Szarżuje po obalenie i to jest jego plan na walkę. Nie przyjmować żadnych ciosów. Jeżeli Pudzian przyjmie mocny cios, to się skuli i będzie po Pudzianie. Taka jest prawda i dlatego ze Szpilką, jeżeli no, musi cały czas wywierać tą presję zapaśniczą, obalać. Grzesio się powołał na walkę, jeżeli chodzi o ground and pound Pudziana. Ja się nie zgadzam, że Pudzian ma jakieś mocne ground and pound. On ma daremne ground and pound. No, okładał jak bestia Marcina Najmana w ich pierwszym pojedynku. No to nie jest żaden wyczyn naprawdę. Ja wiem, że to był pierwszy pojedynek 13 lat temu, ale nie, no bez przesady. Ja w żadnym pojedynku nie widziałem mocnego ground and pound. W tym pojedynku, o którym Grzesiu mówi z Tyberiuszem Kowalczykiem, to tam Tyberiusz Kowalczyk odpuścił walkę po low kicku, w ogóle się nie bronił i odklepał, zanim Pudzian zdążył skutecznie tam uderzyć. Tam był dosiad, nie było żadnego ground and pound. Po prostu Tyberiusz Kowalczyk no nie popisał się naprawdę. Pokazał całkowity brak charakteru i odklepał dosiad. Czy ty potrafisz, Filip, przywołać jakąś walkę Grand and Pound, gdzie Pudzian robił z takimi zawodnikami jak bezradny, całkowicie kulający się słynny promotor Gary Mosin, kiedyś zresztą bardzo dobry zawodnik, ale tylko dopóki był w stójce, nie został sprowadzony, albo objazdowy cyrk Boba Sapa, no to na takich zawodnikach pokazywał jakieś Grand and Pound i ono wcale nie było mocne, bo nikomu krzywdy nie zrobiło. To były tak zawodnicy, którzy no po prostu z pleców byli jak robaczki, a zawodnicy nawet tacy jak Marcin Różalski, który no z pleców jest, nie obrażając Marcina, ale jest daremny z pleców, to oni potrafili przetrzymywać sobie te ataki Pudziana i tam nie było jednego skutecznego ciosu w tym parterze, tylko jakieś takie nie wiadomo co. Także nie zgadzam się, że Pudzianowski ma dobre ground and pound, bo nie ma. Jeżeli Pudzianowski skończy w parterze przed czasem Szpilkę, to impetem obalenia. Szpilka jest kolesiem, który ma no, bardzo wysoki poziom w tym boksie i ma motorykę ustawioną pod boks. I co prawda robi MMA od jakiegoś czasu, ale ta i mobilność w stawach, i ten tonus mięśniowy nie są przyzwyczajone do takich gwałtownych, dynamicznych obaleń. Jak się obala strikera, który dopiero niedawno robi MMA, a Pudzianowski obala siłowo, to może sobie coś tam skręcić, uwalić. To jest największe ryzyko, że jak będzie wbijał się w Szpilkę, to mu skręci nogę, albo Szpilka, nie wiem, podeprze się ręką, coś takiego się stanie. To, że wykończy ground and pound Szpilkę, to prędzej tam Szpilka mógłby się zajechać tymi obaleniami, zmęczyć, bo może być problem u niego z kardio w tych zapasach, bo teraz nie robi takiej przekrojowej walki w tych przygotowaniach, zdaje się. Ale nie, tu Grzesio się uważam myli, jeżeli chodzi, przecenia strasznie Pudzianowskiego. Ground and pound Pudziana no praktycznie nie istnieje, chyba że robi to na Najmanie, no to tam to chyba ground and pound, kurczę, każdego by tam dobrze wyglądało na Najmanie. No nie, będzie obalał, leżał, żeby wyleżeć i przeleżeć, no zobaczymy jak zagra głowa Szpilki w takim tym. I dla mnie szansą Szpilki właśnie było, też właśnie wcześniej mówiłeś o tym wywiadzie z Szymkiem Kołeckim. Szymek Kołecki mówił, że zapasy, siła przez pół roku. Według mnie nie, właśnie zapasy, siła, no siłą i tak nie dorówna Pudzianowskiemu. On właśnie miałby robić strategię taką, że chodzić, kłuć sobie dystansem w parterze, wymuszać pasywność, żeby się Szpilka pompował i po Pudzian. Powrocie do stójki, żeby się Pudzian pompował i po powrocie do stójki znowu konsekwentnie tak pracować, w końcu zajechany, zataczający się ze zmęczenia jak w walce z Różalem, no to znadziałby się na jakiś cios, po którym by się skulił, byłby koniec, bo Pudzian nie ma głowy do czegoś takiego. Przy czym tak się pewnie nie stanie, bo Szpilka nie jest przygotowany do tego pojedynku, zdaje się, ku mojemu rozczarowaniu, no i to będzie wyglądało tak, jak wyglądało, ale no, nie wierzcie w Grand and Pound Pudziana. Teraz już faktycznie będziemy musieli tempo podkręcić, bo o ile o 12 nie zakończyliśmy i to nie było zrobione na odwalsie, to już dobiega pierwsza noc krótka. To warto jeszcze się pochylić mocno nad pojedynkiem Mariana Ziółkowskiego z Saladinem Parnasem, bo tu też dyskutowaliśmy mocno o tym nie raz i nie dwa. I zmienialiśmy trochę swoje typy na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy. Ja nie.
No nie, powiedziałeś, że jeżeli będą się bili w kategorii danego zawodnika, czyli Parnasa A, Wyzykana. dobra, nie, ja przypomniałem, że teraz, przepraszam, bo ja myślałem, że mówisz już Nie. o tym, o Mamedzie z Askanem. Ziółkowski Parnas, ale po tym, co Saladin Parnas zrobił z Sepkiem Rajewskim, no to optyka się diametralnie zmieniła. I o ile ja naprawdę bardzo cenię Mariana Ziółkowskiego, nie bez przyczyny jest mistrzem kategorii lekkiej, jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, to wydaje mi się, że Saladin Parnas będzie tutaj dużo, dużo lepszy. Przede wszystkim stójka, szybkość, timing, czutka z prowadzenia i o ile Saladinowi Parnasowi łatwo znaleźć zawodnika, który odwzoruje Mariana, to Marianowi znaleźć zawodnika, który odwzoruje Saladina, było piekielnie ciężko i nie sądzę, że kogokolwiek znalazł, kto będzie się tak poruszał, tak pracował jak Saladin Parnas. Także tutaj, w mojej opinii, Saladin Parnas, nie wiem jak, bo ma szansę zakończyć też pojedynek przed czasem, może to być decyzja, ale wydaje mi się, że Saladin Parnas faworytem. Ale tu mówisz, że tak wyraźnie faworytem. Znaczy, może nie takim, to nie będzie demolka, ale przeciągnie przynajmniej 3 z 5 rund na swoje konto. A nawet może się pokusić z prowadzeniem swoją firmówką i poddać Mariana Wilkowskiego. To też by mnie nie zdziwiło. Więc tak, to co do tej walki, to rzeczywiście powiedziałem kiedyś, że jeżeli to będzie w 7-0, to wygra Marian, jeżeli będzie w 6-6, to wygra Saladin. I tutaj zmieniłem zdanie, dlatego że tak patrząc sobie na ich treningi, na wszystko, Saladin dobrał wagi, robił ze sparring partnerami właśnie 70 kg. I teraz, tylko to będzie równy pojedynek. Tutaj to równy pojedynek. Marian jest mega mocnym zawodnikiem, fajnie trzyma dystans, dobrze walczy z kontry, próbuje, no nie daje się łatwo obalać klasycznymi takimi zapaśniczymi problemami, obaleniami, broni to bardzo dobrze. W parterze jest mocny, przy czym tutaj Saladin Parnas jest dziki, to znaczy taki dziki, ale poukładany i absolutnie niestandardowy. Tak jak obalał sobie Rutkowskiego, to nie obalał jakimiś klasycznymi rzeczami, tylko wjechał mu w takim ślizgiem za plecki, tym swoim takim rozjechaniem wskoczył. Przy tym się piekielnie ciężko bronić. Ja wiem, że Ziółkowski to jest mądry chłopak i przygotowuje się na to, ale nie ma się jak na to przygotować dokładnie, bo nie znajdzie sparring partnera, tak powiedział Filip, który będzie naśladował Parnasa. Uważam, że Parnas jest trochę szybszy od Ziółkowskiego, niewiele, ale jednak i to zrobi robotę. Ziółkowski ma lepszy zasięg, ale tutaj też będzie i dobrze pracuje na nogach, ale jednak Saladin pracuje lepiej. Jeżeli się Ziółkowski będzie cofał, to te fronty, dropy, inne kopnięcia Saladina, obrotówki, high kicki będą robiły robotę. Jeżeli będzie napierał, to z kolei będzie się otwierał na to wejście w ślizg za plecy. Oczywiście Ziółkowski, kumaty chłopak, już to wcześniej, przed ich pierwszą walką, do której nie doszło, mówił, że on jest na to przygotowany, że przerabiają to, ale znowu, z kim on to przerabia? Bo to nie jest taka standardowa akcja jak po nogę, że znajdzie 10 chłopaków, którzy to będą robili podobnie. Ja nie znam nikogo w polskim MMA, kto by umiał zrobić taki wślizg jak Parnas. To w ogóle na całym świecie ze świecą szukać takich zawodników, więc jest koszmarnie ciężko znaleźć kogoś takiego jak Saladin Parnas. Teraz też nie chcę ujmować Ziółkowskiemu. Uważam, że to będzie bardzo równy pojedynek. Jest możliwe to poddanie, jeżeli on już za to plecy zajdzie, zrobi tego wślizga, to oczywiście to poddanie jest możliwe, chociaż pamiętajmy, że Ziółkowski ma mega dobry parter. Zdarzyło się ta porażka Saladina, to było tam, można dyskutować, czy to przerwanie było za wczesne, czy nie. Natomiast no, da się trafić Saladina i można mu zrobić krzywdę, ale też pamiętajmy, że Saladin też może trafić, też może krzywdę zrobić, pomimo że on nie jest zawodnikiem nokautującym, to on tą stójkę ma piekielnie skuteczną, cały czas się rozwija, więc spodziewam się genialnej, fenomenalnej walki, ale faworytem dla mnie lekkim, acz znowu zdecydowanym jest Saladin Parnas, który to powinien wygrać na punkty, aczkolwiek na kuponie postawię tylko, że wygra. Trzymam kciuki za Mariana, chociaż Saladina Parnasa też lubię, więc teraz tu kwestie narodowe tutaj tylko sprawiają, że będę trzymał kciuki za Mariana, ale ciężkie, ciężkie wyzwanie przed Marianem. Ja wiem, że on ciężko trenuje do tego, ale tak samo ciężko trenuje Saladin Parnas. Saladin Parnas ma dużo sparring partnerów naśladujących Ziółkowskiego i w pojedynczych detalach, jak i w całości, a tutaj z tym będzie ciężko naprawdę
Mariana. No jestem też bardzo ciekaw, jaką taktykę będzie miał, bo zmienił mu się head coach, ma nowego head coacha Gutka, który dobrze ogarnia tą stójkę. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i na to trochę liczę, że zaskoczy nas nowa strategia Mariana Ziółkowskiego i coś nowego się tutaj pojawi. No ale to też nie mogę tego antycypować, no to dopiero się pokaże w walce i na ten moment po ich ostatnich pojedynkach faworytem dla mnie jest Saladin Parnas. A to też może być ciekawa zmiana, bo Gutek naprawdę dobrze rozumie szczególnie te strajkerskie Tak. aspekty i pod tym kątem może mieć nawet Saladina dobrze rozstrzelanego, tylko dalej wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego przerabiania kogoś, kto tak samo go odwzoruje. Przepraszam, i ja bardzo też trzymam kciuki za Mariana, lubię go bardzo Dlatego prywatnie, ja ale... bardzo dużo nadziei pokładam właśnie w tym, że Gutek coś zmieni, przygotuje coś fajnego, bo wiadomo, że Ziółkowski jest już takim dojrzałym zawodnikiem i tam jakichś gruntownych przemian w jego stylu nie będzie. Zresztą ten styl, który ma Ziółkowski, jest idealny pod jego warunki i on to wszystko robi super, ale ja liczę, że czasami trochę w tych walkach Ziółkowskiego ostatnimi czasy takiego, on robił cały czas to samo, zabrakło Lewy mi takich prosty, nie? konkretnych akcji pod przeciwnika. Ja liczę na Gutka, który właśnie, jak powiedziałeś, jest bardzo kumaty w tym aspekcie, że on tutaj coś przygotuje, co zaskoczy Parnasa i to będą detale jakieś oczywiście na tym poziomie, ale że to wystarczy, żeby zrobić krzywdę Parnasowi. No ale to dopiero zobaczymy i na ten moment faworytem dla mnie Parnas. Wilku pyta, czy Gutek jest hotkołożem tylko Mariana, czy tego klubu, całego klubu Tak jest. Nemesis, całej grupy zawodniczej Nemesis Tak, bo tam Pro Team. dalej jest, Joczu jest też, on, ale on tam pełni taką funkcję Jako doradca, wspierającą, tak. taką, tak, tam teraz Gutek jest head coach. Grzesio. Marian Żumkowski stanie do kolejnej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii lekkiej naprzeciwko tymczasowego mistrza tej dywizji oraz regularnego mistrza niższej kategorii wagowej, czyli doskonałego Saladina Parnasa, który moim zdaniem jest aktualnie najlepszym zawodnikiem organizacji KSW, jeśli chodzi o poziom sportowy. No i przed Marianem na pewno nie lada wyzwanie, którego jest pewnie też świadomy. Jeśli chodzi o pojedynek, uważam, że może on być niezbyt efektowny, dlatego że spodziewam się tutaj stójkowych szachów z obu stron. Zarówno jeden, jak i drugi są to zawodnicy, którzy od jakiegoś czasu czekają po prostu na akcję swojego przeciwnika. Są bardzo dobrzy w tych szachach stójkowych i są w stanie wygrywać z absolutnie każdym, jeśli chodzi o tę płaszczyznę. Natomiast no, często obaj odwołują się też do innych płaszczyzn. Marian Ziółkowski zdecydowanie rzadziej. On lubi toczyć pojedynki w stójce i ostatnio naprawdę praktycznie nie korzystał ze swoich zapasów ani z clinchu. Najczęściej to on był po prostu obalany i jeśli jest sprowadzany, no to wówczas stara się znaleźć aktywnie jakieś poddanie albo po prostu wstać pod swojego przeciwnika. Walka z Borysem Mankowskim pokazała trochę, że jeszcze jednak ten aspekt obrony z prowadzeniem Ziółkowskiego nie jest na najwyższym poziomie i da się go sprowadzić. A Saladin Parnas od jakiegoś czasu miesza płaszczyzny w swoich pojedynkach i pierwszą rundę zazwyczaj toczy w stójce, w drugiej sprowadzi, w trzeciej znowu walczy w stójce, w czwartej próbuje obalać. Także no jest to taki zawodnik, który stara się rozstrzygać swoje pojedynki w absolutnie wszystkich płaszczyznach MMA. I myślę, że w tej walce także poszuka jakiegoś sprowadzenia prędzej czy później. Uważam, że nie będzie tego robił od razu już w pierwszej rundzie, bo będzie chciał sprawdzić się z Ziółkowskim w stójce. I myślę, że tam będzie jednak mimo wszystko rozdawał karty, dlatego że Ziółkowski ma troszeczkę ograniczony arsenał swoich akcji stójkowych. Generalnie korzysta głównie z ciosów prostych i wykorzystuje swój naprawdę całkiem dobry zasięg. No i też te kopnięcia latające frontale, tak zwane, które chyba zaczerpną od Charlesa Oliveiry, one też czasami sieją spustoszenie w głowach rywali, właśnie w taki sposób złapał też Gracjana Szadzińskiego i jeśli znokdaunował Szadzińskiego, no to wszedł z nim do parteru i tam go rozbijał dalej, dlatego myślę, że w tej walce też nie będzie szukał sprowadzeń, ale jeśli zdarzyłoby się tak, że po którymś z jego ciosów Saladin Parnas spadłby na deski, to myślę, że nie będzie miał oporu, żeby po prostu wejść do parteru i tam spróbować go jeszcze bardziej porozbijać. Pytanie jednak, czy będzie w stanie na tyle mocny cios ulokować na głowie Francuza, który pośle go na deski. Wydaje mi się, że będzie ciężko trafić lotnego na nogach Parnasa, który no naprawdę jest niesamowicie szybki, potrafi świetnie się bronić przed ciosami, głównie zejściami i no też mimo wszystko pokazał w swoich pojedynkach, że jest dość wytrzymały. Wprawdzie dostał mocny cios od Daniela Torresa i padł na deski,
ale od tamtej pory nikt nie był w stanie mu jakoś szczególnie zagrozić. I zazwyczaj po prostu wyłapywał te gorsze strony swoich rywali, i w tych płaszczyznach, w których czuł, że jest lepszy od swoich przeciwników, no to właśnie tam rozstrzygał te pojedynki. Dlatego generalnie uważam, że walka nie skończy się za wcześnie, być może nawet wcale się nie skończy. Upatruję tutaj Kiedyś raczej całe się. decyzji po takim metodycznym, technicznym pojedynku. Myślę, że mogą tutaj być jakieś zwroty akcji też, ale obstawiam jednak, że to Saladin Parnas z tym swoim lepszym arsenałem, tą swoją większą wszechstronnością, jednak mimo wszystko swoim sprytem, szybkością i techniką będzie w stanie wypunktować Ziółkowskiego w stójce. I po prostu nie da się mu trafić jakimiś mocniejszymi uderzeniami, a ewentualnie może też spróbować przenieść walkę do parteru, nawet pod koniec rundy, żeby zaznaczyć przewagę, jeśli to będzie bliski pojedynek. Także myślę, że takie 49-46 może tutaj być na korzyść Saladina Parnasa. Jedną rundę myślę, że Marian może ugrać, może nawet i dwie, może to będzie bardziej wyrównana walka niż sądzę. Ale ostatecznie myślę, że to Parnas zunifikuje tutaj pas kategorii lekkiej i zostanie już takim pełnoprawnym, podwójnym mistrzem dwóch kategorii w KSW. No i walka wieczoru, tu już naprawdę szybko. Mamet Khalidow z Kodaskam w pierwszej walce zaskoczył z Kodaskam, w drugiej Mamet Khalidow. W trzeciej walce sprawa nie wygląda na specjalnie skomplikowaną, bo z Kodaskam wraca po ciężkiej kontuzji, po długim rozbracie, jeżeli chodzi o walki. I mimo, że pojechał na obóz do ATT i pomagał tam m.in. Mateuszowi Gamrotowi przed walką z Jalinem Turnerem, to mimo wszystko rdza, długi rozbrat, ciężkie powroty na te duże obroty. A Mamed jest w sztosie, po walce z Pudzianem jest w treningu, raczej mu nic nie dolega na ten moment. Także tutaj Mamed Khalidow, wydaje mi się, że w tym wypadku porozbija Scotta Askama, który. Taka jest oczywiście moja optyka i to się może w sobotę różnić, ale wydaje mi się, że po tej kontuzji straci na szybkości, na timingu, bo w tym wieku tak długi rozbrat z klatką nigdy nie wyjdzie na plus, a raczej tylko i wyłącznie in minus. Tomek. A teraz Grzesio. On teraz Grzesio? Dobra. Grzesio, teraz ty. Trylogia Mameda Khalidowa z Scottem Askamem to na pewno najmniej spodziewany pojedynek, jaki otrzymaliśmy, bo wszyscy myśleli, że będzie to Lyoto Machida, czy może Hector Lombard jako rywal Khalidowa. Natomiast jeśli chodzi o stricte sportową stronę, no to jest to na pewno najlepsze starcie ze wszystkich tych trzech, dlatego że Scott Askam nadal jest w sile wieku. I jedynym tak naprawdę problemem, który można tutaj znaleźć, jest fakt, że Scott Askam ostatnimi czasy był bardzo nieaktywnym zawodnikiem i męczył się z wieloma kontuzjami. Miał także kilkuletnią przerwę od startów i w ostatniej walce został ciężko znokautowany właśnie przez Mameda. Dlatego myślę, że te wszystkie strony, które wymieniłem tutaj, bardzo przemawiają na korzyść Khalidowa w tej walce. Tak stricte technicznie jest to starcie, które no już generalnie dwukrotnie widzieliśmy i pierwsza walka pokazała nam, że Scott Askam kompletnie sobie nie radzi w stójce z Khalidowem. Za wszelką cenę nie chciał unikać tak naprawdę wymiany ciosów z Mamedem i szedł w parter, na który nie był Mamed wówczas przygotowany, jak sam powiedział. No i generalnie jestem w stanie mu to wybaczyć i to zrozumieć, bo ja też po tych wszystkich występach Scotta Askama w KSW nie spodziewałbym się, że ten będzie szedł po nogi w każdej rundzie. Dlatego Khalidow przygotował się znacznie lepiej do rewanżu i tak naprawdę jak sobie obejrzycie pierwszy pojedynek, to już to latające kopnięcie było tam próbowane, tylko wtedy dystans był troszeczkę za duży i nie był w stanie Khalidow tego kopnięcia celnie umieścić na głowie Askama. Natomiast w drugiej walce już wyraźnie poprawił ten aspekt i zrobił to po prostu rewelacyjnie i perfekcyjnie wręcz. Idealnie w punkt trafił i nie było już co zbierać po skocie Askamie, ale no trzeci raz myślę już to nie wyjdzie i Scott Askam będzie też na to gotowy, dlatego uważam, że ten wróci do planu z pierwszej walki, który działał idealnie. Natomiast pytanie, czy Mamet nie będzie na to gotowy tym razem? Jak dobrze wiemy, Mamet Khalidow bardzo często wkręcał się po różnego rodzaju techniki z pleców. Jak jeśli był na to gotowy, jeśli wiedział, że walczy z zawodnikiem, który będzie go sprowadzał, Mamet często sam oddawał sprowadzenia, żeby później poszukać
jakichś poddań właśnie z pleców w parterze. Dlatego uważam, że właśnie w ten sposób się ta walka może skończyć. Sądzę, że generalnie Scott Askam zależy też w jakiej formie wyjdzie, choć nie spodziewam się jakiejś rewelacyjnej formy właśnie ze względu na to, że będzie to jego pierwsza walka po tak naprawdę 2,5 roku. Ponadto wraca po nokaucie, po przerwie, po kontuzjach. A Mamed Khalidow mimo wieku wydaje się, że jest naprawdę w niezłej formie, no choć wiadomo, że nie jest w stanie już mierzyć się na najwyższym światowym poziomie i chyba pytanie, czy kiedykolwiek był. No ale na pewno już jakieś atuty z wiekiem mu też uciekły. No, na pewno nie będzie już taki szybki jak kiedyś. Na pewno też będzie miał większe problemy kondycyjne, jeśli ta walka potrwa dłużej. Choć wydaje mi się, że Askam szybko sprowadzi ten pojedynek do parteru, a tam Khalidow poszuka jakiegoś poddania i myślę, że będzie w stanie złapać Askama w jakąś technikę kończącą. Właśnie w ten sposób widzę ten pojedynek. Jeśli natomiast walka będzie się odbywała w stójce, no to tam uważam, że Khalidow też będzie rozdawał karty. Natomiast nie wykluczam też, że Scott Askam będzie miał naprawdę ciasną kontrolę w tym parterze i Khalidow nie zdoła niczego wyciągnąć i w ten sposób Askam może znowu przeleżeć 3 rundy na Mamedzie i w ten sposób wygrać pojedynek. Choć wydaje mi się, że Khalidow będzie na tyle zmotywowany i na tyle przygotowany już na potencjalne próby sprowadzenia przez Anglika, że przygotuje coś fajnego i złapie w to po prostu Askama. No jest to zawodnik naprawdę nieprzewidywalny, jest to zawodnik niezwykle kreatywny, który potrafi w każdej płaszczyźnie się odnaleźć. Jedynym problemem tak naprawdę Mameda Khalidowa jest to, jak ktoś go mocno zabetonuje w tym parterze i nie jest w stanie stać po prostu spod tego zawodnika. A właśnie w ten sposób walczył Scott Askam w pierwszej walce, choć, tak jak wspomniałem, Mamed nie był wówczas przygotowany na te próby sprowadzeń. Dlatego ostatecznie, nie przedłużając, już typuję, że Mamed Khalidow wygra tę walkę przez poddanie i być może pierwszej lub nawet drugiej rundzie. Nie sądzę, żeby ta walka doszła do decyzji. Tomek? Ha, z innych powodów niż Grzesio, ale dochodzimy do tych samych wniosków. Stawiam, że wygra to Mamed i najprawdopodobniej przez poddanie, ale jeżeli chodzi o detale, inna logika nas prowadzi do tego samego rozwiązania. Mianowicie pierwsza walka, przed pierwszą walką Mamed Khalidow przygotowywał się, bał się piekielnie tego kopnięcia z tylnej nogi na wątrobę, bo tym kopnięciem wszystkich demolował i odsyłał do Walhalli Scott Askam i Mamed bardzo porządnie odrobił lekcję w stójce, żeby nie dać się zepchnąć, bo wszyscy, którzy cofnęli się, dostawali to kopnięcie, mogło to iść też na głowę oczywiście i byli miażdżeni, po prostu wątroba im wypadała tylną częścią ciała i było po nich. I Mamed Khalidow, tak jak powiedział Grzesio, świetnie się na to przygotował, wyłączył to Scottowi Askamowi i wtedy Scott Askam odwołał się do zapasów, których wcześniej niespecjalnie pokazywał, bo nie musiał, a teraz pokazał, że ma dobre, co bardzo Mameda zaskoczyło. Mamed został wypunktowany. Do rewanżu przygotował się już lepiej, docenił przeciwnika i zrobił tego swojego latającego scyzora i urwał głowę Scottowi Askamowi. Teraz Scott Askam dostał wtedy KO, nie był aktywny od tego czasu. Oczywiście jeszcze nie jest starym zawodnikiem, chociaż już trochę wyeksploatowany. Jak na tą kategorię wagową, to już tak. No też prawda, ale no mimo wszystko Mamed ma dużo starszy, jest, ma 43 ale lata. Ale jest w stosie treningowym, co działa na jego korzyść. Zaraz do tego dojdę. Chodziło mi o to, że jeszcze Scott Askam nie jest stary, więc jeszcze ten głód treningowy może mieć, chociaż jest wyeksploatowany. Mamed też jest wyeksploatowany, ale jego przewagą jest to, że cały czas walczył. Co prawda ostatnia walka była no, z żenująco dysponowanym Mariuszem Pudzianowskim, ale do tego pojedynku Mamed przyłożył się do robienia siły strasznie. I teraz nie zgadzam się z Grzesiem, że może wygrać Askam przez przeleżenie Mameda, bo Mamed, który jest po pierwsze już gotowy na to, co będzie kombinował w tych zapasach, Askam nie zaskoczy go tak, jak zaskoczył go w tej pierwszej walce, ostrzeżony, uzbrojony, a do tego zrobił siłę. Do tej walki tej siły już pewnie nie będzie robił, teraz będzie skoncentruje się na mocy, na szybkości, ale siła zostaje na długo. Walka z Pudzianowskim była stosunkowo niedawno i siła, którą wtedy wyrobił, spowoduje, że będzie ogólnie silniejszy od Askama na pewno, jeżeli chodzi o te wymiany zapaśnicze, w takim klinczu zapaśniczym,
ale ta siła spowoduje, którą zrobił, a naprawdę się przyłożył, to będzie naprawdę miał miażdżącą przewagę siły i Askam nie będzie w stanie go obalać przez to, bo tutaj siła jest potrzebna, a nawet jakby jakoś w tempo go obalił, co wątpię, żeby się udało, to sobie wstanie spod niego Mamed albo wykręci coś. I tutaj będzie duży problem dla Askama. Askam mógłby wygrać z Mamedem właściwie według mnie tylko właśnie nokautem z tej lewej nogi, że tam ustawić sobie, zepchnąć Mameda do tyłu i na wątróbkę albo na głowę, Pytanie, ale czy ta noga jeszcze tak chodzi, nie? no, zakładając, że jeszcze chodzi, bo może się okazać, że jest mocno zardzewiały, bo może tak być, jak mówisz, że on zardzewiał i to będzie cień tego dawnego Scotta Askama. O Mamedzie wiemy, że będzie w dobrej formie, a o Askamie nie wiemy w tym momencie właściwie nic, nie? I dlatego myślę, że, ale zakładając nawet, że wyjdzie w miarę dobrej dyspozycji, to musiałby zepchnąć Mameda do tyłu i trafić z tej lewej nogi, na co Mamed będzie przygotowany, to ładnie Grzesio przewinął, tu się z nim zgadzam, że no, odrobił zadanie po tym, już do pierwszego pojedynku, jeżeli chodzi o stójkę, zabrakło zapasów, teraz pewnie odrobi i stójkę, i zapasy, do tego nabrał siły, o ile tylko Mamedowi prądu nie braknie, mam nadzieję, że nie, no bo to jest takie coś, co mogłoby się ewentualnie Mamedowi przydarzyć. Ale myślę, że nie, a prądu też może braknąć Askamowi, który zawsze wyglądał kondycyjnie super, tylko że często kończył te walki przed czasem to raz, wtedy Mameda rozjechał i był lepszy kondycyjnie, ale teraz też nie sądzę, żeby to długo potrwało. Jeżeli Mamed będzie chciał obalić, to obali. Jeżeli Askam będzie chciał obalić, to prawdopodobnie nie obali, a na pewno nie utrzyma, a może zostać poddany z pleców. Mameda raczej nie zepchnie do tyłu i nie skończy tą nogą. Mamed będzie prowadził w stójce, będzie prowadził w zapasach i jeżeli obali, to bardzo możliwe, że skończy przez poddanie, tak jak powiedział Grzesio. TKO jest mało prawdopodobne, pomimo że Mamed ma bardzo, w parterze oczywiście, jest mało prawdopodobne, pomimo że Mamed ma bardzo dobre ground and pound, ale może wykręcić jakieś bardzo fajne poddanie, dlatego to jest duża szansa, że to zrobi. Może też Mamed w stójce powtórzyć wyczyn i posłać go na emeryturę jakimiś ciosami albo kopnięciem. To też jest oczywiście prawdopodobne. Może być, że zacznie w stójce i podda w parterze po tym, jak obali jakimiś ciosami czy kopnięciami. Także zdecydowanym faworytem jest dla mnie Mamed Khalidow i będę pozytywnie zaskoczony, jeżeli Askam postawi w ogóle mu jakieś równe warunki w miarę, bo spodziewam się, że to będzie gra trochę do jednej bramki. Co nie zmienia faktu, że to najlepszy z rywali, jaki był tam przewijany, tak jak wspomniał o tym Grzesio, kończymy na dzisiaj to 3 godziny 5 minut. Mateusz Szarek pyta, czy to rekord czasowy. Nie, kiedyś robiliśmy Q&A. Ja, Tomek, Jacek i Paula i 4 godziny odpowiadaliśmy i odpowiedzieliśmy chyba tylko na połowę pytań. Także to nie jest rekord czasowy, ale dzisiaj trzeba się już zbierać. Dziękujemy, bo 144 osoby mimo pierwszej godziny są z nami, także kto nie zostawił łapki w górę, to jest ten moment, abyście to uczynili. Możecie też zostawiać komentarze, a wręcz powinniście. Piszcie, kto jest waszym faworytem, dlaczego i tak dalej. W komentarzach pod tym filmem będziemy za to wdzięczni, bo to pomaga nam budować zasięgi. I tak ładne wyniki raczej będą pod tym filmem, bo już YouTube mi pokazuje 850 wyświetleń na ten moment, a live wciąż przecież trwa. Nie wiem, jak będzie z przyszłotygodniowym podsumowaniem, bo ja będę już w Szczecinie, ale jakoś się pewnie zdalnie połączymy i to dla Was zrobimy. Taką mam nadzieję. Niemniej jednak za dzisiaj dziękujemy. Tomasz Juruszka. Dzięki bardzo, panie i panowie. Wyśpijcie się i niech wam ten tydzień mija jak najszybciej. Niech nadchodzi ten weekend, a kupony niech wam wchodzą. Bang. Tak jest. Amen. Mogę tak tylko zakończyć ten 175. odcinek naszego podcastu. Filip Błachut. Dobrej nocy. Hello.